Ale czy oni nas słyszą w ogóle? No jeszcze nie wiem, czy nas w ogóle widzą, więc poprosimy o jakąś wzmiankę. Jeśli ktoś nas słyszy, prosimy tutaj, słyszymy. Słyszą! Jak audio? Słychać zajebiście, nie ma obrazu. Obraz powinien być, obraz powinien być za sekundę. No i zajebiście. Wszystko działa. To jeszcze raz. Możemy zacząć. Jesteś w stanie moderować. Dźwięk jest ok, czasie. Obraz jest. Który czat mikrofon nas zbiera teraz. Mikrofon zbiera nas ten tutaj. Tak więc, cześć, witamy. Ja jestem Dark Archon. Ja jestem Grem. To jest Grem i zajmiemy się dla was PlayStation Vita. Dzisiaj premiera tej niesamowitej konsoli, która przyszła do nas z przyszłości. Ale włosy mógłbyś umyć. Umyłem włosy. Ja mam lokaty jak Hobbit. Dobra, więc plan jest taki, że my chętnie pokażemy wam wszystko, co was interesuje na temat Vity. Pytajcie, proście, dawajcie requesty. Mamy dużo gier, pod ręką, gdzieś tam leżą. Gry. Jak chcecie zobaczyć, które jest z gier, jest druga. I jeszcze trzecia. Tak, więc mamy gry. Jakiekolwiek gry, jeśli was interesują, to proszę tutaj, bez problemu wam je pokażemy. Możemy wam też pokazać... To grać nie umiem. Możemy wam pokazać również problem z AR. Karty AR ktoś chciał zobaczyć. Z tym będzie trochę trudniej z uwagi na to, jak jest ustawiona kamera. Możecie zadawać nam pytania, my postaramy się na nie odpowiedzieć również. Ale też akcesoria do pokazania. Akcesoria mamy również. Tak, tyle słowem wstępu. Tu jest Vita Grema. Tu jest moja Vita. Więc nawet multi możemy próbować. Przywitajcie się z Vitą. Więc ta dostarczona konsola nie jest podobna do opakowań Pegasusa. O rany. To jest trudne pytanie. Ale nie jest, nie wydaje mi się. Nie kojarzę w ogóle, żeby była podobna. Pytanie, czy działa Homebrew? Homebrew nie działa. Przez którąś dziurę od PSP coś działało. Przez dziurę od PSP działają niektóre gry z PSP. Nie ma żadnego homebrew na Vita. Vita nie jest jeszcze złamana. Dajcie im trochę czasu, dzisiaj dopiero premiera. Jaka ta czwarta gra była? Mamy pod ręką Uncharted, Dungeon Hunter, Raymana, Lumines, Wipeouta i FIFA, Mod Nation Racers i to chyba w tyle. Ja mogę się też przejść i pomachać trochę moją konsolą bliżej, na planie ogólnym. W zasadzie dajcie mi sekundę, to ja przestawię kamerkę w boski sposób. Proszę, Grem. Możesz teraz im pokazać wszystko ładnie. Okej, chcieli zobaczyć spusty. Tak. Więc ciężko nam będzie trochę sfokusować na webcamie przy tym świetle. Ale spusty moim zdaniem są dużo wygodniejsze niż te z PSP. I chodzą lepiej, nie kłapią tak głośno i tak mocno. Ja spróbuję podejść tu właśnie. One się zamykają trochę pod kątem. Nie zamykają się całe, są tak jakby na... Jak to nazwać? Nie schodzą całe, po prostu. On, nie chodzi o to, że wystają, ale jak je przyciskasz, nie schodzi cały guzik w dół, tylko jego prawa strona. Jest to tak jakby na zawiasie. Dzięki temu właśnie chodzą dużo wygodniej. Lżej niż te na PSP. Więc... Gdzie gierki się odpala? Mam wsadzić jakąś grę? Chcesz pokazać? Ja mam wsadzoną. Jest kilka portów, ale grę wsadza się tutaj. Tak, gry są na kartach. Ktoś nas zapytał już, jaka jest pojemność karty. Nie mamy zielonego pojęcia. Zależą od gry prawdopodobnie, tak jak jest w przypadku 3DS-a. Tak, nie mamy pojęcia, ile miejsca gry zajmują na danej karcie. Wiemy tylko, że niektóre wymagają miejsca również na Vicie. Na przykład Uncharted potrzebuje 64 MB, jeśli się nie mylę, tylko po to, żeby działał. Oczywiście w przypadku, na pewno Uncharted, nie jestem pewien jak jest w przypadku innych tytułów, wymagane jest posiadanie karty pamięci choćby po to, żeby w ogóle grę odpalić, nie tylko po to, żeby być w stanie zapisać stan gry, ale w ogóle po to, żeby gra się uruchomiła, inaczej po prostu się nie odpali. Czy analogi są takie same jak w PSP, bo te w PSP czasem, już mi ciekło pytanie, czasem po pewnym czasie same skręcają, a ciężko nam stwierdzić teraz, jak się będą zachowywać właśnie... po jakimś czasie użytkowania, tego jeszcze nie wiemy, natomiast są zupełnie inne, ponieważ analog w PSP nie był tak naprawdę analogiem, tylko był takim slidepadem, jakiego używa właściwie 3DS. W tym wypadku mamy do czynienia z, zaraz spróbuję wam to pokazać,
Właściwie większość z Was prawdopodobnie miała już okazję wypróbować Vita i jej analogii na jakichś standach promocyjnych w hipermarketach i tego typu rzeczach, bo wiem, że w całej Polsce generalnie można było... A, jest. Tak wyglądają te analogii i ten w PSP ślizgał się po prostu w obrębie pewnej przestrzeni, która była dostępna, a te się wychylają. Wychylają się oczywiście mniej i słabiej niż te w przypadku padów od konsol stacjonarnych, natomiast można wykonywać dokładnie te same ruchy, przy czym w odrobinę mniejszym zakresie. Analogi nie stanowią guzików, czyli wciskanie analogów nie daje nam żadnych dodatkowych możliwości. Nie ma R3 czy L3. Okej, okay, pytanie, czy PlayStation Store jest po polsku? Jeszcze nie, ale dzisiaj pojawił się news, niby... Ma podobno być. Tak, ma podobno być PlayStation Store po polsku. Sam interfejs Vita jest po polsku. Chociaż my mamy ustawione... Ja używam angielskiego, tak, my używamy się angielskiego, ale polski na 100% jest, bo sam go widziałem. Więcej pytań. Jak się sprawuje nowe menu? Grem się więcej tym bawił, więc ja bym poprosił Grema. Okej, okay, nowe menu. Nowe menu wielu osobom nie bez powodu kojarzy się z różnymi odmianami Androida. Mówiąc szczerze, właściwie w przypadku sprzętów od Sony jestem przyzwyczajony do XMB. Bardzo lubię XMB i będę za nim troszeczkę tęsknił. Przypuszczam, że to wszystko kwestia przyzwyczajenia. Natomiast jeszcze nie udało mi się znaleźć żadnej opcji, która pozwalałaby mi, nie wiem, grupować ikonę albo wyróżniać te najczęściej używane. Można sobie przestawiać. Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja ci przerwę. Ktoś zapytał o to, jak się sprawia przeglądarka w Vicie. To gram może kontynuować. Skakująco dobrze. Tak, niech gram kontynuuje tutaj, a ja podejdę do drugiej kamery i pokażę przeglądarkę w takim razie. Dobra. Będę tylko pokazywał, nie możecie gadać. Ile kosztowała karta pamięci? Oczywiście ceny karty pamięci są uzależnione od jej pojemności, ponieważ są to sprzęty, które produkuje w tej chwili tylko i wyłącznie Sony, są to karty drogie. Mnie dla przykładu karta 16-gigowa kosztowała 39 funtów, czyli praktycznie tyle co nowa pełna gra na dużą konsolę. Karta 4-gigowa, czyli ta najmniejsza, która jest dostępna, kosztuje chyba 14 funtów. I dobra wiadomość jest taka, że jedną taką kartę będziemy mieli do rozdania. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, nie wiemy komu i na jakich warunkach, ale będziemy mieli taką do sprezentowania jednej szczęśliwej osobie. Nie wiem, czy mnie tam widać wystarczająco dobrze. Wiem, że się rozmazuje. Zauważyłem, że przeglądarka ma problem z klikaniem w linki. Z wrażliwością? Czy... Klikam linki i zwyczajnie się nie otwierają, tak jakby nie reagowała, mimo że się podświetla. Mogę zaznaczyć open, ale przeglądarka nie reaguje. Dopiero za którymś razem zaskakuje i dana strona się otwiera. Przykro mi, ale generalnie trudno nam będzie ogarnąć czat, ponieważ mamy ręce pełne roboty, że tak powiem. Każdą z gier, jaką będziecie mieli ochotę zobaczyć, Wam pokażemy oczywiście, na tyle, na ile to będzie możliwe w tych warunkach, którymi tutaj dysponujemy. Jak widzicie, przeglądarka działa i bez problemu można... Jest dużo lepsza od tej 3DS-owej, to już Wam powiem od razu. Dobra, postaram się mówić ciszej, ja po prostu jestem bardzo blisko mikrofonu, który zbiera dźwięk. Pokażemy Uncharted, pokażemy każdą jedną grę, którą dysponujemy. Mamy ich całkiem sporo. Również więc... nie tylko te pudełkowe, ale też Escape Plan oraz Super Stardust Delta, który jest dostępny tylko i wyłącznie z PS-em. To mogę dorzucić jeszcze parę zdań na temat przeglądarki? Tylny panie do panel dotykowy. Przeglądarka moim zdaniem jest dużo lepsza niż na DS-ie i na 3DS-ie i na PSP zdecydowanie. Trochę brakuje jej do tych smartfonowych niestety, ale spodziewałem się naprawdę czegoś dużo gorszego, tym bardziej, że działa w trybie multitaskingu bez problemu. Bo Vita ma tą ciekawą opcję, że mimo wszystko możemy wyskakiwać z aplikacji i wskakiwać do innej. JavaScript działa, Ajax działa, nie działają filmy w HTML5. Próbowałem YouTube'a zarówno flashowego, jak i w HTML-u, ale niestety YouTube nie działa. Więc nie jest w 100% kompatybilne z HTML5, ale większość stron, w tym javascriptowych, ajaxowych, sprawdza się bez problemu. W tym nasza strona główna, która na starszych przeglądarkach miała sporo problemów, na Vicie działa bezproblemowo kompletnie.
Ktoś już któryś raz z kolei pyta, co zrobić, jeżeli Vita mu się zawiesiła. To zależy, w jaki sposób się zawiesiła, ale prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą bym spróbował, to oczywiście przytrzymanie, i to do skutku, przycisku power. Baterii wyciągnąć się nie da, ponieważ bateria jest zintegrowana oczywiście wewnątrz konsoli. W najgorszym wypadku możecie poczekać, aż się rozładuje, ale nie mamy zielonego pojęcia. Ja bym rzucił okiem w instrukcję, czego jeszcze nie miałem okazji zrobić, ale jeżeli się zawiesiła, na pewno jest w instrukcji jakaś wzmianka na temat tego, co zrobić w takiej sytuacji. Pokażcie jakoś zdjęcie. Ja spróbuję zrobić zdjęcie i jest zrobiłem szybko kilka. Jakość zdjęcia jest generalnie bardzo, bardzo kiepska. Postaram się przesłać jakieś zdjęcie zaraz. Tak, baterię da się wyjąć i generalnie nie jest to wcale trudne, ponieważ z tego, co widziałem, konstrukcja Vity jest mocno modularna i wszystkie większe komponenty podpięte są do płyty głównej. Shineko mi zwraca uwagę, że tytuł nazywa się Escape Plane. Uśmiech? Ja się nie powinienem uśmiechać. Okej, ja spróbuję to wysłać szybko na mój komputer i zobaczyć, czy uda mi się to wrzucić, wam pokazać. Sprawa z trofeami. Kto to zapytał? Trzeba było skonkretyzować nieco pytanie. Trofea są dostępne jako osobna aplikacja. Co ciekawe, można synchronizować trofea bez wychodzenia z gry. Czyli możemy sobie grać, zrobić pauzę, korzystając z możliwości multitaskingu konsoli, wejść w aplikację, która obsługuje trofea i je sobie zsynchronizować z serwerem, co do tej pory właściwie było możliwe tylko i wyłącznie po wyłączeniu aplikacji. Mhm. Czy da się jednocześnie grać i oglądać wideo, przyłączać między nimi? Nie mamy żadnego wideo chyba na konsoli. Ja mam trailer Men in Black, ale nie wiem, czy wolno nam to puścić właściwie. W zasadzie możesz tylko sprawdzić, czy da się grać jednocześnie i przeskakiwać na bieżąco do gry. Czy z wideo? Czy mogę odpalić wideo? Jednocześnie grać i przeskakiwać. Poczekaliście się, odpalimy wam to Uncharted. A ja spróbuję podpiąć. O, chyba się wreszcie. Staram się połączyć z mailem przez Vitę, żeby przesłać zdjęcie, ale mam wielki problem, bo znowu, po raz kolejny, nie chce się załadować strona w ogóle. Tak jakby Vita nie reagowała. Dopiero za n-tym razem dało mi się załadować stronę. Czy to, że się zawiesza, to normalne? Mi się jeszcze nie zawiesiło ani razu, ale ja nie miałem praktycznie okazji używać swojej Vity wcale. Podejrzewam, że Gremowi też się nie zawiesiła. Nie, jeszcze nie miałem okazji i wcale nie żałuję, że kupiłem wersję bez 3G, ponieważ moim skromnym zdaniem 3G w Vicie jest absolutnie bezużyteczne. W dobie smartfonów, dzięki którym możemy stworzyć sobie własny punkt dostępu, którym z kolei możemy podłączyć Vitę do internetu i korzystać możesz ze wszystkich. Możesz ściszyć ją? Podejrzewam, że będzie im po uszach waliło. A ja chciałem tylko sprawdzić, czy da się po odpaleniu gry przejść do wideo. Niektóre aplikacje mogą pracować razem. W przypadku akurat wideo, jak widzicie, odpalenie aplikacji zarządzającej filmami powoduje automatyczne wyłączenie gry. Dobra wiadomość, udało mi się połączyć z mailem i Google Mail nawet się załadował w pełnej wersji. Zaskakująco. Wersja na PlayStation 3 się nie ładuje, przynajmniej mi. Dlaczego tylny panel dotykowy? Niektóre gry mają po prostu funkcję wykorzystywania panelu dotykowego. Na przykład w małych rozrabiakach wyobraźcie sobie, że macie planszę, na której są piłki. Dotykając tylny panel, robimy wypukłości na terenie i przesuwamy w ten sposób te piłki. Ale zastosowań jest dużo. Na przykład widziałem, jak ktoś testował Remote Play i używał tylnego ekranu, znaczy tylnego panelu jako spustów. Ponieważ Vita ma tylko jedne spusty, tylny panel mógłby robić za spusty dodatkowe przyciski. W przypadku Stardusta można uruchamiać też dodatkowe opcje, takie jak czarna dziura, i następuje to właśnie poprzez dotknięcie tylnego panelu. Ktoś pytał o aplikacje do Twittera i Facebooka. Tak, są dostępne. Już pierwszego dnia były dostępne w PSN-ie, oczywiście za darmo. Co dalej? Pierwsze pytanie, które rzuciło mi się w oczy w tej chwili, to jest o jakość dźwięku. Jakość dźwięku z głośników jest generalnie kiepska, ale większy problem z głośnikami polega na tym, że trzymając Vitę, tak naprawdę kciukami, które spoczywają na analogach, zasłaniamy sobie w znacznym stopniu głośniki. Ale prawda jest taka, że chyba większość z nas, grając na konsoli przenośnej, używa do tego celu słuchawek. Na pewno w miejscach publicznych i w środkach transportu chociażby.
Zresztą dlatego chyba zrezygnowano w przypadku tej taniej, zbiedzonej konsoli PSP z głośników stereo, był tylko jeden. Mm-hmm. Bo większość ludzi po prostu używa słuchawek. Okej, okay, mały update. Staram się dalej wysłać to zdjęcie przez maila i nie chce się wysłać. Wyskakuje mi taki oto błąd. Error. Your action was unsuccessful. Bez podania przyczyny. Udało mi się załączyć plik, udało mi się napisać maila, nie potrafię go za nic w świecie wysłać. Tak, wejście na słuchawki jest oczywiście standardowym mini jackiem, znajduje się w tym miejscu, względnie wygodnym. Pojawiło się już kilkakrotnie pytanie o... Nie, podasz mi kabel USB, spróbuję to po prostu przesłać przez USB. Chwila, potrzebny jest Content Manager. Tak, musisz go zainstalować najpierw na komputer. Tak, więc nie ma szans, żebym przesłał wam to zdjęcie. Mogę je wam co najwyżej pokazać prosto przez ekran. No mi się nie przyda, skoro nie mogę przesłać. Mogę wam je co najwyżej pokazać. Grę wygląda jak ostatni... Naziol podobno. Znaczy, na podglądzie nie wygląda tak źle. Może wrzucę je potem na naszą stronę. Też możesz teraz na Facebooka... Nie możesz, bo nie wrzucisz tego, dobra. Czy aplikacja Facebooka może obsługuje zdjęcia? Bateria, z tego co wiem, chociaż jeszcze nie przeprowadziłem precyzyjnych pomiarów, trzyma między 3 a 4 godzinami. Porównywalnie jak 3DS. Wielokrotnie pojawiło się też pytanie o krzyżak. Jest mniejszy od tego na PS3, ale największa różnica polega na tym, że krzyżak... To była pierwsza rzecz, która mi się troszeczkę nie spodobała, ale myślę, że zmienię zdanie. Krzyżak po pierwsze nie jest podzielony na pojedyncze segmenty, jest jednym elementem plastikowym. To nie sprawia dużej różnicy, przynajmniej mniej kurzu może leci do środka. Ktoś mówi, mówcie ciszej, macie taki wskaźniczek do zmniejszania głośności, gdybyście mogli wy go sobie troszkę skręcić w dół, nam by było wygodniej, nie możemy ściszyć jeszcze bardziej dźwięku. Jest na minimum ustawione, przykro nam. I kontynuuj w takim razie. Krzyżak. Krzyżak klika. Krzyżak... daje wyraźnie, bardzo wyraźnie do zrozumienia, że został zarejestrowany ruch i albo się to jednym spodoba, albo nie. To jest dokładnie to samo, co ma 3DS. Tego nie usłyszycie prawdopodobnie. Ale mówiąc szczerze, najbardziej podobał mi się krzyżak z PSP 3000, który był wysoki, mocno podwyższony w stosunku do tego, który był w poprzednich generacjach PSP. I był bardzo miękki, co pozwalało... nieco precyzyjniej sterować w grach takich jak Wipeout dla przykładu. Nie miałem jeszcze okazji pograć dłużej w Wipeouta, więc nie bardzo potrafię powiedzieć jeszcze, jak ten krzyżak sprawuje się w przypadku tego tytułu. Mogę teraz ja na chwilę? Jasne. Chciałem wam pokazać, jak się instaluje aplikację. Jestem w PlayStation Store i będę instalował Facebooka. Poczekam tylko na Focus. To powinno starczyć. Po prostu tapujemy wybraną aplikację. Ale nie da się tego moderować, to niewiele zmieni właściwie. Moderować nie nadążymy. Jeśli zaczęlibyśmy moderować... Potrzebowalibyśmy trzeciej osoby. Trzeciej osoby, która filtrowałaby wiadomości. My staramy się najlepiej, jak możemy je teraz przeglądać. Konsola wykonana jest dobrze. Nie skrzypi, nie stwierdziłem żadnych luzów. To, co w wykonaniu mi się nie podoba odrobinę, to... Krzyżak to kwestia gustu, ale przyciski Start i Select są bardzo małe i nie wystają właściwie poza profil przodu konsoli, więc żeby je wcisnąć, ja na przykład muszę używać praktycznie samego czubka palca i wciskać te guziki paznokciem, co jest odrobinę irytujące. Plus to, co mi się nie podoba, to, że... teoretycznie często używana... Próbować tu coś zainstalować, tak? Tak, Facebooka. Jest w trakcie. Tam wyskakuje taki bąbelek w górę, mhm, prawym. Klapka właściwie. Slot na kartę działa tak, jak działał slot na kartę pamięci w pierwszym PSP. I właściwie nie jest on ani specjalnie szybko dostępny, ani specjalnie wygodny w użytkowaniu. Wcisnąłeś PlayStation button. Okay. Dobra, pokaż im to, bo chcieli zobaczyć. Co jeszcze chcieli zobaczyć? No, jak się instaluje aplikację. Pojawia się taki oto dings w bąbelku w lewym górnym, w prawym górnym rogu, żeby go otworzyć i zamknąć. Jest tu lista ściągających się plików, podobnie jak w przeglądarkach, gdzie macie listę pobieranych rzeczy. Facebook się właśnie ściągnął. Podobnie jak na Playu Trójce i 3DS-ie, aplikacja po ściągnięciu się musi się jeszcze zainstalować. Pokaż klatę.
Pokaż klatę. Nie mam klaty, więc nie mam czego pokazywać. Siemasz, mała pokacycki. Co z grafiką? Jest zajebista. Jest zajebista, naprawdę. Ekran robi olbrzymie wrażenie. I tak oto to działa. Facebook się włącza. Co z crossplay? Jeszcze nie miałem okazji spróbować. Jedyny tytuł, który mam, który obsługuje crossplay, to Wipeout. Ale jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, jak działa. Tak, konsola jest... Nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy jest wytrzymała. Sprawia wrażenie solidnej. Przynajmniej na tyle, na ile da się tak skomplikowany gadżet wykonać solidnie. Jak z YouTube. YouTube nie ma. Nie ma aplikacji do YouTube'a. Nie działa. Nie działa. Najzwyczajniej w świecie nie działa. Jaką rozdzielczość ma Vita? 960 na coś. 400 coś. W zasadzie mogę wam teraz zgooglować i powiedzieć, co powinniście być w stanie zrobić sami, tak, też. Oczywiście nie wszystkie gry obsługują natywną rozdzielczość. Na przykład Uncharted chodzi w rozdzielczości niższej i jest upscalowany. Dlatego 960 na 544 to jest rozdzielczość Vity. Okej. Okay. Ale generalnie ekran robi piorunujące wrażenie. Tego nie widać. Na pewno nie na webcamie. Jeśli macie smartfona, możecie sobie wyobrazić na przykład Retina Display z iPhone'ów. Wygląda to bardzo podobnie. Tylko że w iPhone'ach na przykład przy szczegółach widać, że krawędzie są trochę aliasowane, lekko rozmyte. Mhm. Tu są dużo bardziej ostre krawędzie, mimo wszystko. Nie wiem, czy to plus, czy to minus, ciężko stwierdzić. Na odległość tego nie widać, z bardzo bliska. W każdym razie przyglądając się, nie widać pikseli. A to jest chyba najważniejsze, nawet z bliska, na handheldzie. Chcieli zobaczyć NIR. Pokażę im, jak działa NIR. Mhm. Czy można Vity używać jako pada do PlayStation 3? Normalnie nie, ale na przykład Marvel vs. Capcom ma osobną funkcję wkodowaną, gdzie można faktycznie używać Vity jako kontrolera. To jest taki trochę... wbijają tak trochę sztyleciki w Wii U, Nintendo oczywiście. Tym można czyścić. To jest szmatka z oficjalnego starter packa od Sony. Resztę zawartości pokażę wam za chwilę, jak będziecie zainteresowani. Czy mamy jakieś programy do nagrywania wideo z Vity? Kamera. Kamera. Wyszła aktualizacja i dodaje możliwość nagrywania filmików bezpośrednio z kamery Vity. I to w zasadzie tyle. A mi chyba chodziło o gameplay. Czy ekran pokrywa szkło czy plastik? Nie jest plastik. To Gorilla Glass, to jest plastik standardowy, ale nie jest jakiś taki... Nie chcę zabrzmieć banalnie, ale nie jest źle wykonany, pod żadnym pozorem. Staram się zalogować teraz na Facebooka i wreszcie wrzucić to zdjęcie. Można robić z poziomu konsoli screenshoty, nie ma możliwości nagrywania filmów. Jeżeli chcecie nagrywać filmy z Vity, na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem jest niestety używanie zewnętrznej kamery, tak jak robimy to w tej chwili my. Osoby bliżej zainteresowane tematem mogą obejrzeć bardzo przyjemny i przystępny materiał wideo na naszym kanale odnośnie nagrywania również w taki sposób. Tak wygląda i tak działa NIR. Czy warto kupić teraz Vitę? To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo pytanie takie osobiste i każdy z was musi sobie na nie odpowiedzieć sam. Bo nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć, czy dla was Vita będzie idealną konsolą teraz, czy oczywiście na pewno za parę lat, czy za parę miesięcy cena spadnie, to jest oczywiste i to nie jest żadna, wiecie, nie jest to pod żadnym pozorem jakieś... Tego jest dużo. Bardzo dużo. Nadąża nawet z czytaniem. Zwolnijcie odrobinę. W każdym razie musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami. To jest 1000 zł, to jest dużo pieniędzy, ale musicie wiedzieć, że sprzęt, który dostajecie, zdecydowanie jest wart, moim zdaniem, tego 1000 zł. Pytanie brzmi, czy konsola do grania jest warta 1000 zł. Jeżeli nie uważacie, że konsola jest warta 1000, to na pewno Vita nie będzie warta. W każdym razie suma komponentów na 100% 1000 zł jest warta. Mamy zwolnić, ale jak nie możemy zwolnić, pytań jest za dużo, nie ogarniamy. Powiem wam, że ten Facebook na Vicie jest całkiem sprawny. Twitter też jest generalnie całkiem znośny. Czy warto wymienić Xboxa na Vitę? No, słuchajcie, to jest dziwne pytanie, bo to jest tak, jakbyście pytali, czy bardziej opłaca się, czy opłaca się zamienić motor na samochód. To są urządzenia o drastycznie różnym przeznaczeniu i służą do dwóch różnych rzeczy. Jeżeli ktoś gra najczęściej siedząc na fotelu w domu, to oczywiście lepszym wyborem jest konsola stacjonarna. Natomiast jeżeli ktoś często podróżuje, to oczywiście konsola przenośna jest jedyną dostępną opcją.
A propos Nira, ktoś pyta, czy Nir działa dobrze. Mi działa bardzo dobrze, Grem miał z nim problemy. Tak, ja u siebie w domu nie byłem w stanie zalogować się, bądź znaleźć swoją lokację. Ile dostałem za zagranie w filmie Władca Pierścieni? A zmarnowało mi to życie. Jeśli ktoś oglądał, to ma tego świadomość. Jak konsolę trzyma się w dłoniach? Konsolę w dłoniach trzyma się odrobinę dziwnie. Ze względu na to, że oczywiście trzeba to robić tak, żeby kciuki spoczywały na analogach. Dla mnie na chwilę obecną największym problemem, oczywiście problemem, który przypuszczam prędzej czy później uda mi się przeskoczyć, ale na chwilę obecną największym problemem dla mnie jest łapać konsolę w ten sposób, żeby przypadkowo nie macać tylnego ekranu. W części gier nie jest to problem, natomiast część tytułów robi wtedy rzeczy dziwne, niespodziewane i nieplanowane. Po to są te dwa takie podgumowane uchwyty, żeby nasze palce mogły na nich spoczywać i wyznaczają też granice tego drugiego tylnego panelu dotykowego. Natomiast konsola trzyma się całkiem solidnie w dłoniach. Trzyma mi się ją wygodniej niż PSP 3000, które było tym mniejszym modelem. Troszkę podobnie do pierwszej generacji PSP-ków, jest właściwie nawet waży dokładnie tyle samo. Mogę troszkę? Jasne. Nadgonić z pytaniami? Przede wszystkim, jak z kątami widzenia? Żyjemy w XXI wieku, kąty są praktycznie 180 stopni. Próbuję ekran jest niesamowity, nie masz z nim żadnego problemu. Nie jest trójwymiarowy, więc niezależnie od kąta, pod jakim patrzycie, będzie wyglądać dobrze. Czy pokażemy tryb tworzenia w Mod Nation Racer? Czemu nie? Chciałbym jeszcze dodać co do sterowania, że na przykład w małych rozrabiakach jest duży problem z dotykaniem jednocześnie tylnego panelu i zaraz potem przedniego, bo należy zmieniać pozycję rąk cały czas. Więc ciężko jest trzymać w jednej pozycji konsolę i jednocześnie grać w tych dwóch trybach, dotykając zarówno z przodu, jak i z tyłu. Konsola przenośna mimo wszystko powinna trzymać się dobrze w rękach, a w momencie, gdy musimy nawigować cały czas dłońmi, no nie jest to proste. Tak, każda gra, generalnie przynajmniej z tych, które kupiliśmy na starcie, ma trofea. Trofea można zdobyć nawet za robienie tutoriala, który nazywa się w tym przypadku Welcome Park. Dodam tylko, że trofea są obowiązkowe, jest to potwierdzone, każda gra na Vita musi mieć trofea. I tak, nawet samouczek w Vicie ma trofea. Tak, to jest aplikacja, która uczy nas, w jaki sposób korzystać z akcelerometrów, jak działa mikrofon i pozwala opanować podstawy używania multitoucha na wyświetlaczu. Okej, Exterminator zaczął trochę moderować, więc wiadomości przychodzą wolniej. Co za starymi grami na PSP, które są na UMD? Da się je skopiować do Vity? Nie w Europie. W Japonii był program, gdzie można było kupić nowe gry ze zniżką. UMD Passport. Dzisiaj na Gama Sutrze, zdaje się, czytałem news, który mówił o tym, że w Stanach program nie zostanie wprowadzony, ponieważ jest za małe zainteresowanie tematem. Z czego wykonany jest Meatboy na szafce za nami? To jest edycja kolekcjonerska, jeśli spadniecie na nasz kanał YouTube Arn.eu, znajdziecie tam rozpakowanie. Czy analogi nie mają zbyt małego zakresu ruchu? Nie stwierdziłem, Grem będzie wiedział więcej, więc znowu... Mały zakres na początku stwarza problemy. To jest generalnie rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić. Kiedy grałem w Stardust, nie sprawiało mi to absolutnie żadnych problemów, gra się rewelacyjnie. To jest gra, do której na chwilę obecną najczęściej i najchętniej wracam. Natomiast Uncharted sprawiało mi nieco problemów, ale przypuszczam, że bardziej ze względu na to, że celowanie tam odbywa się zarówno przy pomocy analogów, jak i wychylania konsoli. Jak poszukać nas na fejsie? Nasza nazwa naszej strony jest w lewym górnym rogu. Piszcie facebook.com/arn.eu, znajdziecie nas na fejsie. Sorry, że ci muszę przerywać, ale jest za dużo pytań. Jaka jest najlepsza konsola? Wszystkie, które mam. Tych, które nie mam, są najgorsze. Co jest lepsze? PSP 3004 czy Vita? Moim zdaniem Vita. Dwie różne zupełne rzeczy. Vita oferuje więcej możliwości, więc myślę, że... Czy na Vicie można oglądać YouTube? Nie. Czy można zgrać całą zawartość karty pamięci na dysk twardy? Nie. Jest Content Manager. Tak, który pozwala zgrywać zdjęcia, robić backup gier po to, żeby nie pobierać ich ponownie z PSN-u. Można przegrywać filmiki, można przegrywać save'y i można przegrywać aplikacje z PSP oraz save'y z PSP. Czyli tyle kategorii AR widziałem. Są dla Was w tym czacie niewidoczne, przynajmniej tak mi się zdaje. Nie rozumiem. Jak radzi sobie Vita z przeglądarkami we Flashu? Vita nie obsługuje Flasha. W ogóle.
gdzie pracujecie, że macie na to kasę, a po prostu pracujemy. Czy można kupić jakąś taśmę, folię ochronną na ekran? Tak. Pytaliście, czy Vita się rysuje? Każdy, kto wydaje 1000 zł na konsolę, byłby głupcem, gdyby nie kupił sobie protektora. Ja na swoją jeszcze nie nakleiłem, ale planuję to zrobić, jak tylko wrócę do domu. Więc, tak, są protektory, na mojej Vicie jest. Jest założony tak, że w ogóle go nie widać, nie przeszkadza w graniu i jeżeli chcecie troszczyć się o swoją konsolę, polecam. To jest koszt może 5-6 zł. Przy tym, przy konsoli za 1000 zł to jest praktycznie darmo. Jest też to obowiązek właściwie. Ja mam jeszcze właśnie takie dodatkowe etui. Padło pytanie o rysik. To jest pojemnościowy ekran dotykowy, więc rysik musiałby być specjalny. To są takie z takim bąbelkiem śmiesznym na końcu. Ja mam takie. Ale śmieszne... nie ma potrzeby. Wszystkie aplikacje są tak skonstruowane, żeby można było to bez problemu obsługiwać palcem. Z klawiaturą też nie stwierdziłem problemów, jeśli chodzi o obsługę. A z odtwarzaniem muzyki. Właściwie jeszcze nie wrzuciłem ani jednego kawałka muzyki na Vita. Czy jeżeli Vita się zawiesza, trzeba wymienić lepszy model? Przede wszystkim trzeba zadzwonić do obsługi technicznej Sony i to jest najlepsze rozwiązanie. I oni zasugerują najlepszą akcję. Prawdopodobnie, jeżeli Vita zawiesza się cały czas, to faktycznie przydałoby się ją wymienić. Mm-hmm. Ale to z tym też wam pomoże tylko i wyłącznie obsługa techniczna albo sklep, w którym ją kupiliście. Ja bym zaczął oczywiście od update'u, bo pierwsza rzecz, którą musiałem zrobić po uruchomieniu konsoli, to był oczywiście update do firmware'u 1.61, jeśli mnie pamięć nie myli. Ktoś pytał o twój futerał. Tak? To jest śmiesznie tani futerał kupiony w Chinach. Na DealExtreme.com, jeżeli znacie tą stronę. Kosztował chyba $5. 7 albo 8 dolarów. Teraz mogą być droższe po premierze. Gdzie jest broda Archona? No? Gdzie jest broda Archona? Odrasta. Odrasta powoli. Czyli mam rozumieć, że Vity nie można używać jako drugiego pada do playa. Nie można niestety. Ile będzie trwała prezentacja? Pokażcie tak długo, jak będzie trzeba. Facebooka. Pokażę, w międzyczasie będziemy mówić, a ja pokażę. Gra może pokazać na Facebooka. Ja nie wiem, czy nie pokażę specjalnie za dużo. Jaki waszym zdaniem jest target tej konsoli, bo chyba młodsi się nie mieszczą? Ja się z tym zgadzam, podobnie jak w przypadku oryginalnej premiery PlayStation 3, moim zdaniem... Konsola zaraz wróci do kadru, sprawdzę tylko jakie informacje są dostępne na ekranie startowym Facebooka, żebyście nie zauważyli tam za dużo. Przede wszystkim ksywkę Grema pisze się przez E, a nie A, bo on nie gra, on jest Gremlinem. Jestem Grem. Jest łysy, bo... Bo lubi. Bo lubi. Głównie myślałem, że jeżeli że mamy ciemne, czarne tło, to OLED się wyłącza. Nie stwierdziłem, a Stardust jest stosunkowo ciemny, kiedy się nie wczoraj. Czy Vita grzeje się w rączkach? Nie stwierdziłem, ale jeszcze właściwie nie miałem okazji pograć dłużej niż powiedzmy pół godziny. Tak wygląda aplikacja Facebooka. Czy do Vity można przywiesić w smycz? Tak, po obu stronach są małe zaczepienia. Zresztą jak rzucicie okiem tutaj, zobaczycie, że faktycznie z obu stron można zawiesić smycz. Czy pokażemy gry? Jak tylko skończą się pytania ogólne, postaramy się wam pokazać gry. To nie, to są wiadomości. Trofea są takie same jak na PlayStation 3. Nie są. A Vita ma osobny zestaw trofeów. Na przykład jeżeli macie Raymana i na PlayStation, i na Vita, będziecie mieć dwa osobne zestawy trofeów. I zdobywacie je w takim razie podwójnie, osobno dla każdej wersji. Ile ładuje się bateria? Nie liczyłem tego, ale... Koło 3 godzin mniej więcej. Mniej więcej, kiedy ile działa. Co z multiplayerem w grach? Istnieje. Tyle na razie wiemy. Później planujemy pograć sobie troszeczkę w Wipeouta, żeby sprawdzić, jak działa ad hoc. Pogramy między sobą na dwóch Vitach w Wipeouta. Będziecie mogli zobaczyć, czy to się jakoś sprawdza. Światło włączcie na ekranie z Vitą. A co? Dziękuję za odpowiedź, ale zawiesiła się po update'cie. Niestety będziesz musiał w takim razie skonsultować się z serwisem. Czy możecie połączyć się z drugą konsolą? Zaraz to zrobimy w Wipeout'cie. Palcuje się strasznie. Kiedy możemy spodziewać się recenzji gier na Vita? Ja mam dość zajęty terminarz, ale postaram się przynajmniej jedną w tygodniu wrzucić. Widać celowo tylko ekran Vita. To jest w tej chwili najważniejsze, chyba żeby chcecie jeszcze raz obejrzeć samą konsolę. Czy na Vicie są rozmowy wideo? Tak, to jest w tej chwili podświetlenie ustawione na max. Nie ma tak jak w przypadku PSP dedykowanego guzika do ustawienia jasności, natomiast poprzez przytrzymanie guzika PlayStation mamy możliwość regulacji siły podświetlenia i kilku innych. Czy PlayStation Vita ma szansę rozwalić konkurencję? Moim skromnym zdaniem... Co jest konkurencją tak naprawdę dla Vity? 3DS? 3DS? Teoretycznie, ale... Moim zdaniem mają...
zupełnie inne targety. I jestem na 99% przekonany, że Sony wie, że ich konsola początkowo nie sprzeda się tak dobrze jak 3D, szczególnie po obniżce. Ostatecznie też nie sprzeda się w takiej ilości egzemplarzy. Jeżeli zwrócicie uwagę na sytuację z PlayStation 3, gdzie Sony było w pełni świadome, że sprzedają drogą konsolę ze stratą i przez długi czas byli z tyłu, no trzeba przyznać, że wiedzieli co robili, no i nadganiają Xboxa i nie narzekają. Ich sekcja growa to prawdopodobnie jedyna sekcja teraz, która nie przynosi gigantycznych strat w porównaniu do pozostałych części Sony. 3DS to nie konkurencja Vity, też tak uważam. To są, moim zdaniem, mają zupełnie inny target, są przeznaczone dla zupełnie innego rodzaju graczy. Pamiętajcie, że generalnie najważniejsze w przypadku każdej jednej konsoli tak naprawdę są gry. Ja jestem gadżeciarzem i uwielbiam sprzęt sam w sobie, natomiast prawda jest taka, że sprzęt do grania bez gier jest absolutnie bezużyteczny. Teoretycznie można, owszem, oglądać na nim filmy, można też używać Vity jako odtwarzacza muzyki, ale nikt trzeźwo myślący nie będzie nosił w kieszeni tak gigantycznego urządzenia tylko po to, żeby posłuchać muzyki. Można to robić z telefonu, można to robić z urządzenia wielkości, nie wiem, kciuka. I urządzenia służą przede wszystkim do gier. I to, jakiego typu tytuły serwuje nam 3DS, sugeruje, że no faktycznie no nie jest to tak naprawdę bezpośrednia konkurencja, ponieważ PlayStation, Sony właściwie już od czasów PSP obiecywało, albo przynajmniej wypuszczało głównie coś, co jedni nazywają mniejszymi wersjami gier z dużych konsol, a inni odgrzewanymi kotletami. To się czy loadingi gier są równie długie jak na PlayStation 3? Loadingi gier zależą oczywiście od samego tytułu, natomiast potrafią być koszmarnie długie. To za chwilę Wam zaprezentuję, ale to na przykład ile czasu wgrywała się jedna plansza w Wipeout'cie przed patchem, bo patch w notatkach miał informację, że poprawia czasy loadingu, natomiast tak długiego czasu ładowania z nośnika Flash jeszcze nigdy nie widziałem. Tak. Czy jak wyjdzie Mortal Kombat Vita, to będzie osobny live stream? Ja planuję dodać Mortal Kombat Vita do ostatniego odcinka w pigułce, więc gdy tylko wyjdzie wersja na Vita, wyjdzie w okolicach maja, prawdopodobnie dorobię jeszcze jeden odcinek albo dołączę go w ramach jakiegoś specjala. Pojawiło się pytanie o tym, jak jest z wgrywaniem filmów na Vita. Po podłączeniu Vita do komputera niezbędne jest zainstalowanie aplikacji tego Content Managera. Vita nie jest tak jak PSP na przykład wykrywane po prostu jako zewnętrzny napęd podpięty przez USB. Wymagana jest aplikacja, która pozwala przerzucać content między komputerem a konsolą w obie strony. Czy po podłączeniu ładowarki odblokowuje się wyższy poziom podświetlenia? Nie. Nie. Ile jest minigier w Low Deviants? Jeśli się nie mylę, 6, ale ich nie liczyłem, więc nie pamiętam. Mam tylko demo, nie kupowałem tej gry. Czy są dema na PlayStation Store? Są. Tak, i to całkiem sporo. Zaraz Wam pokażę generalnie to, co... Czy jest demo Uncharted? Chyba jest. Chyba jest. Chyba jest, ale wszystko to, co widzicie tutaj, to dema. To jest demo, to jest demo, to jest demo, to jest freebie. To też jest darmowa gra, to jest darmowa gra, to jest Twitter. To są pełne wersje. Czy Vita można ubierać ziemniaki? Nie. Jakby Vita wygląda z tyłu. Dużo renderów jest w sieci, my już ją pokazywaliśmy z tyłu. Gry AR są oddzielną aplikacją do pobrania z PlayStation Store. Są darmowe, ale trzeba je osobno pobrać. To są te trzy, zdaje się, które są tutaj. Fireworks, Cliff Diving. Spróbujemy Wam je pokazać, chociaż będzie to trudniej zrobić niż zwykłe gry, ponieważ no, gry AR wymagają dużej ilości ruchu ze strony konsoli, ale robimy co w naszej mocy. Jakiej generacji jest PlayStation Vita? Pamiętajcie, że generacje konsol kieszonkowych troszkę odbiegają od stacjonarnych. Prawdopodobnie zaliczy się ją w przyszłości do tej samej generacji co 3DS. Mhm. Tak jak Wii zaliczało się tam, gdzie PlayStation i Xboxa, chociaż nie powinny tam w ogóle stać w tej samej linii. Czy do dem potrzeba karty pamięci? Oczywiście na tą kartę pamięci ściąga się tak, demo. Ponieważ Vita nie ma żadnej wbudowanej pamięci dostępnej dla użytkownika. Czy tylny panel jest zbędny? Moim zdaniem jest bardzo zbędny. To zależy od aplikacji, ale generalnie mnie na chwilę obecną bardziej on przeszkadza niż robi cokolwiek innego.
Czy Vita, podobnie jak PlayStation 3, wyciąga z podłączonego Wi-Fi pełną prędkość łącza przy pobieraniu gier? Nie mam tego jak sprawdzić, ale nie miałem problemu ze ściąganiem. Ja w sumie po tym jak obserwowałem, to wydaje mi się, że tak. Obsługuję również standard N, przy czym nie mam standardu N na routerze w domu. Ale tak, nie stwierdziłem jakichś specjalnych opóźnień. Hulało z pełną prędkością, przynajmniej takie sprawiło wrażenie. Co sądzicie o wersji 3G? Moim zdaniem jest zbędna w dobie telefonów i smartfonów, które potrafią dzielić się łączem. Uważam, że 3G, na którym zresztą nie można grać ani ściągać plików, jest po prostu niepotrzebne. Nie można wyłączyć per se tylnego panelu dotykowego, natomiast na przykład Stardust ma opcje, alternatywne opcje sterowania, które pozwalają przypisać funkcje dotykowych ekranów, na przykład guzikom na D-padzie, co jest właściwie bardzo mile widzianą przeze mnie opcją. Vita miała premierę dopiero dziś, więc ciężko jest stwierdzić, czy zauważamy zużycie baterii podczas trybu czuwania. Zostawiłem na noc, kiedy szedłem spać. Co prawda poszedłem spać o godzinie 5, bo całą noc próbowałem ograć wszystkie gry, które kupiłem. Natomiast, to jest jedna rzecz, którą zauważyłem. Nie ma na Vicie precyzyjnego indykatora tego, jak wygląda stan baterii. Jest tylko i wyłącznie ten symbol. W przypadku PSP mieliśmy normalny wskaźnik procentowy dostępny w menu, ale tutaj czegoś takiego nie znalazłem. Natomiast po mniej więcej 7 godzinach w stanie czuwania konsola nie wykazała na tym symbolu baterii spadku. Szukam mojego wipeouta, gdybyś mógł mi go podać. Dziękuję. Jeśli nie będziecie mieć nic przeciwko, to za parę minut przetestujemy wipeouta. Jeszcze nawet go nie rozfoliowałem, jak widzicie. Czy na ekranie mogą wystąpić uszkodzone piksele? Nie stwierdzono, nie czytałem też żadnych raportów masowych. Na pewno nie jest, jeżeli występuje problem, na pewno nie jest to problem w skali takiej, jak miał miejsce w przypadku pierwszej generacji PSP. Czy w ogóle na OLEDzie mogą wystąpić piksele martwe? Nie mam żadnego pojęcia. Właściwie to jest... Prawdopodobnie tak. Tak, no to są piksele. Któreś z nich mogą być martwe. Czy PlayStation Vita mieści się w kieszeni? Nie próbowałem, ale to zależy przede wszystkim od kieszeni. Natomiast jest tak duża, że bałbym się nosić ją w kieszeni. Co sądzicie o braku pamięci dla użytkownika? Jest to duży problem moim zdaniem. Absolutny bullshit generalnie ze strony Sony. I bardzo, bardzo przynajmniej w moich oczach niemiły ruch, ponieważ kiedy ogłaszali cenę, to było na E3, tak? Mhm. Kiedy ogłaszali cenę, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, natomiast wtedy jeszcze nie była podana informacja na temat tego, że po pierwsze karty będą koszmarnie drogie, po drugie karty będą wymagane do tego, żeby nawet uruchomić grę. Bo to jest to, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Czy system operacyjny Vita działa dobrze? Działa na pewno dużo lepiej niż prototyp, którym się bawiłem w Londynie. Jest bardzo responsywny, bardzo wygodny, nie ma żadnych problemów z robieniem czegokolwiek. Odpowiada bardzo fajnie. Ja nie miałem z nim żadnych problemów, ale jak mówiłem, poza unboxingiem bawiłem się Vitą dosłownie może pół godziny z braku czasu. Głośniczki przy maksymalnej głośności nie pierdzą, ale głośniczki przy maksymalnej głośności są generalnie stosunkowo ciche, więc... Gdzie można kupić taką koszulkę, jaką noszę? Niestety nie są na razie na sprzedaż i wątpię, żeby było zainteresowanie. Koszta wyprodukowania są w miarę duże i gdybym nie mógł ich sprzedać, zwyczajnie musiałbym ponieść koszt na klatę. Tak, ekran jest pojemnościowy i daje możliwość multitouch. Co oczywiście dają w wersji 3G? Oprócz obsługi 3G... Samotna karty SIM. GPS jest. Nie można dzwonić oczywiście ani wysyłać SMS-ów. Jest to tylko do precyzyjniejszego NIR-a, notyfikacji, synchronizowania trofeów. Nie można ściągać gier przez 3G. Można tylko najpodstawowsze rzeczy, w tym wysyłanie wiadomości tekstowych. Fajnie by było, gdybyście to nagrali, wrzucili na YouTube, ale zrobimy to. Nagrywają nas dwie kamery. Nagrywa nas całkiem sporo kamer w tym momencie, kilka źródeł audio, jakoś to posklejamy w coś ciekawego. Crash test na koniec. Jak zafundujecie nam Vita, to możemy wam zrobić crash test, możemy nawet sprawdzić Will It Blend. Musimy o więcej pytań. Dobra, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na samej konsoli? Ile wytrzymuje bateria? O tym była już mowa, około 3,5-4 godziny. No tak, między 3,5 a 4 godziny. Na bokach Vita chyba jest chropowata. Nie, jest połyskliwa, ale jest to kolor farby. Nie wiem, jak on się nazywa. Są to takie diamenciki, co połyskują. Glitter. Taki glitter. Taki Edward, tylko że mniej homo. Tak, ale nie jest chropowata, nie jest szorstka. Jest bardzo podobna do tej PSP na dobrą sprawę.
taka plastikowo-metalowa. Jest przycisk hold, nie ma tak przycisku wygląda... hold można uruchomić. Ktoś się uruchamia iPad, niech sobie popatrzą w międzyczasie. Oczywiście dubstep w wintrze, no jak żeby inaczej. Ja to pominę, tak mniej więcej wygląda iPad. Ekran przy wysokim podświetleniu, bo przypuszczam, że to miałeś na myśli pisząc naświetlenie, działa bez problemu. Nie, moja łysina jest kwestią... No to kemer jest, spadaj trolu! To mi przypomniało właśnie, to co się pojawiło na ekranie. Sony zaczęło dodawać kody online pass tak. Do swoich gier. Żeby grać online. W Wipeouta trzeba wpisać tak, żeby grać w Wipeouta online musicie albo kupić nową kopię, która ma niezużyty kod, albo kupić osobno kod w internecie na PlayStation Network. Więc ja będę musiał teraz wpisać kod, żeby... Jak z nośnikami gier? Nie wyglądają na wygodne w użyciu. Zależy co masz na myśli generalnie. Są małe i teoretycznie... Kemer to mój kolega, nie przejmujcie się tym. Pisze też dla nas dorywcze jakieś teksty, przy czym żadnego z nich jeszcze nie mieliście okazji przeczytać. A nośniki właściwie są przyjazne przenośnemu graniu. Na pewno bardziej niż UMD. Po pierwsze, na pewno są odporniejsze na uszkodzenia. Czy można grać w gry z PSP? Tak, można. Oczywiście nie płytowe, ale ponad 200 gier z PlayStation Store jest kompatybilne. Są to prawie wszystkie gry, które wyszły. Oczywiście, że gry na Vita stanieją, na pewno te startowe dość szybko. Powiem więcej, sama Vita też stanie. Oczywiście, że tak. Karta pamięci jest dołączona do zestawu. Trzeba ją kupić osobno. Karty pamięci dobrze. Są sprzedawane osobno, nie ma ich w pudełku razem z konsolą. Pokażemy Luminesa oczywiście. Czy można mieć dwa lub więcej kont? Nie i to... Tak, jeżeli macie dwa lub więcej kart, ponieważ konta są przypisane do kart, więc jeżeli chcecie mieć więcej niż jedno konto na konsoli, potrzebujecie po prostu ekstra karty pamięci. Czy PlayStation Vita jest solidna w rękach? Jest mniej więcej wagi PlayStation Portable Slim, znaczy nie Slim, tego zwykłego, oryginalnego, grubego. I to tyle na ten temat. A kto ci chce sprzedać Vita za 2000 zł? Nie, Vita kosztuje tylko 1000 zł. Tak, za 2000 absolutnie się nie opłaca. Za 2000 nie, chyba że dwie. Czy wiecie, do czego służy slot obok slotu na karty z grami? No dodatkowa akcesoria. To jest wbrew tego, co powiedziałem na unboxingu, kalam się, dodałem na kajam. Kajam się. Wbrew temu, co powiedziałem, dodałem poprawkę w adnotacjach. Nie jest to slot na karty, jest to slot na rozszerzenia, na akcesoria, które do tej pory chyba żadnych nie ma. Czy Archon to hippies? Nie, nie jest to taki pomysł. Jak oceniamy wytrzymałość konsoli? Jeszcze nie miałem okazji upuścić. Przypuszczam, że najsłabszym punktem konsoli będą analogi, ponieważ stanowią otwarte, ziejące dziury, przez które może dostać się do środka kurz, więc jak ze wszystkimi drogimi gadżetami proponuję obchodzić się delikatnie i czyścić i jeszcze raz czyścić. Grajcie w końcu w tego Wipeouta. Ja właśnie ściągnąłem aktualizację i zainstalowałem... 60 mega chyba ważyła ta pierwsza aktualizacja. Nawet nie wiem, nawet nie zauważyłem, kiedy się to ściągnęło. Czy czujecie się zajebiści? Ja nie mam szczególnego... Ja się czuję trzeźwy, to jest problem. Czy znam teleportację? Tak. Tak, prosto. Grałem sobie zrobił przerwę od siłki na chwilę obecną. Czy możemy pokazać cyfrową instrukcję Wipeouta? Mogę spróbować do niej dotrzeć. Czekaj, jest tutaj. Ja jestem już tutaj w Wipeoucie. Widzę, że to jest ten przycisk. A ja z ciekawości sprawdzę, czy mam do tego dostęp bez włożenia karta do środka, ponieważ ikonki Nie. Jestem prawie pewien, że nie da się instrukcji włączyć. Więc to jest cyfrowa wersja instrukcji. Nie. Zaczęła się ładować, ale... Instrukcja nie załaduje się, jeżeli nie będzie karta... z grą. Chyba, że ściągacie wersję cyfrową. A to jest jedna rzecz, która mi odrobinę przeszkadza, ponieważ nie znalazłem jeszcze żadnej... I bezpośrednio można wrócić z niej do gry. Nie znalazłem żadnej metody, która pozwoli szybko sprawdzić, jaki kart znajduje się wewnątrz konsoli. Ponieważ każda gra po włożeniu kartridża instaluje swoją własną ikonę na jednym z pulpitów. Oczywiście można je przesuwać. I po włożeniu kartridża ikonka zaczyna... Zaraz wam to pokażę. Zaczyna drgać, ale w momencie, w którym użyjemy jakiejkolwiek innej opcji, przestaje. I na dobrą sprawę nie ma chyba żadnej metody sprawdzenia tego, co znajduje się na chwilę obecną wewnątrz slotu. To jest kart z Uncharted i to robi ikonka
jest, w momencie włożenia kartu do konsoli. Natomiast jest pytanie o polonizację w grach, nie mamy tego jak sprawdzić. Uncharted chyba jest spuszczony. Uncharted jest po polsku, guzik, tak mali rozrabiacy są po polsku i być może Mod Nation Racers, ale nie dam sobie uciąć nic. Panie Szyszko, nie ma żadnej innej opcji nagrywania gameplayów na Wicie. Tylko nie, przez nie, kamerę. Tylko i wyłącznie przez kamerę, podobnie jak na 3DS-ie. Nie ma żadnego wyjścia wideo, niestety. Do czego jest rozszerzona rzeczywistość? Oczywiście do gier AR, czyli polegającej na... Wipeouta, będziemy pykać zaraz. Chcesz mnie w Wipeouta rozwalić, co? A co z pytaniami? Ta rozszerzona rzeczywistość o taki gadżet. No, oczywiście, że tak. To jest tak naprawdę tych demo, bo żadna z tych gier nie jest na tyle fajna, żebym chciał spędzić przy niej większą ilość czasu. I czy poszerzona rzeczywistość jest lepsza na 3DS-ie czy na Wicie? Na żadnym. Na Wicie jest lepsza, chodzi płynniej i nawet przy słabym oświetleniu, generalnie z tego co próbowałem wczoraj się tym pobawić. No dobra, podłożę czy się oczywiście. Czy każdą grę podobnie jak na Playu trzeba instalować? Tak. Ale to jest instalacja, która trwa kilka sekund. Przypuszczam, że chodzi o informacje na temat trofków i, i to jest wszystko tak na dobrą czy sprawę. Pokażemy wam rozszerzoną rzeczywistość? Będzie nam ciężko z uwagi na to, jak ustawiona jest kamera, jak blisko jest do samej konsoli. Chyba, że tamtą kamerą spróbujemy. Położymy, przykleimy się do koszulki. Możemy spróbować, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Jak czyścić takie analogii? Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie zdążyły się ubrudzić i nie planuję ich brudzić w jakiś szczególny sposób. Analogii są o tyle fajne, że są podgumowane. Ta centralna część cała jest wypełniona takim gumowatym materiałem, który sprawia, że pomimo tego, że są wypukłe, czego akurat nie lubię nawet w PS3, nie ślizgają się jakoś specjalnie. Okej, ja już stworzyłem grę. Czekaj, zaraz się spróbuję do ciebie podpiąć. Czekam na grema. Teraz obserwujcie loadingi. To są teoretycznie te przyspieszone po update'cie. Czy jak się to stworzyło? Co ogólnie myślicie o designie konsoli? Mi się podoba, jest bardzo podobna do PSP. No ciężko jej coś zarzucić, jest to sprawdzony design, który ludziom się podobał. Miałem nadzieję na coś bliższego PSP Go, chociaż wiem, że spora część graczy była przeciwko designowi PSP Go. Mi się podobał, może dlatego właśnie zdecydowali się go nie zrobić. Wiem, że były prototypy Vity właśnie w takim rozsuwanym trybie. Machiny do lodów. Machiny do lodów. Ten automat nie działa. Jak chce tylko ktoś wziąć, zepsuł mi się. Nie mam go kiedy, ani nawet za co naprawić. Więc jeżeli ktoś go chce kupić, to podajcie oferty, ja się zastanowię. A czy ekran bez folii się rysuje? Na moim ekranie nie ma jeszcze w tej chwili folii ochronnej, natomiast nie udało mi się grać. Nie udało mi się jeszcze zarysować konsoli. Nie próbuję, więc trudno jest mi ocenić dokładnie. TV gry nagrali materiał z Vity bez pomocy kamery. Materiał promocyjny wykorzystali prawdopodobnie. My też robimy recenzje z 3DS-a, które wyglądają miejscami jak przymkniecie oczy, jak prosto z konsoli, ale nie są. Na 99% ja nie mamy to. Ad hoc też wymaga tego? Nie powinien wymagać online pasa, nie? No, kupię go za 50 zł. Za 50 zł to mogę sprzedać jedną taką gałę z tej maszyny do lodów najwyżej. Jeszcze jakieś pytania? Kończą mi się pytania do odpowiadania. Gry chcą zobaczyć, to gry im za chwilę pokażemy. Teraz zrobimy sobie jakąś czy szybką da się obsługiwać główne menu gałkami? Nie, niestety można używać wyłącznie tylko dotyku. Tak jak niestety w przypadku wielu gier startowych. Widzę grema, więc myślę, że możemy jechać, tak? Nie będę zmieniał żadnych ustawień, jedziemy na defaultie po prostu. Ty zmieniłeś statek, chłopcze. I zaczniemy. To gra przez ad hoc, więc będziecie mogli zobaczyć co i jak to wygląda, czy laguje, grając w dwie osoby przez... Jest bardzo fajny, rozbudowany tryb foto, który pozwala robić nawet fajne, plastyczne... W zasadzie przestawię teraz kamerkę, zdjęcia, żebyście lepiej widzieli ekran. Czy Vita się rozwali po jednej glebie? Wątpię. Ja nie sprawdzę na swoje. Ja też nie, ale no... PSP upadło mi niejednokrotnie, zwłaszcza to pierwsze. I to czasami naprawdę ze sporej wysokości, także wypadała bateria, natomiast nigdy mi się nie popsuła. A czy to twoje zdjęcie tam stoi w tym czerwonym tle? Chodzi o Meat Boya, rozumiem, jest to dowcip, nie. Jak grafika w Wipeout? No to zaraz będziecie mieli okazję obserwować. A, to moja buzia. Luu.
Pytanie brzmi, jak tu się jeździ? Ja już nie pamiętam... Prawym triggerem jest gaz. Ja już tutaj się rozbiłem. Nawet nie założyłem, kiedy się zaczął wyścig. I cóż, ja się postaram jechać i mówić jednocześnie. Pozycja jest strasznie niewygodna, ponieważ no, jestem... Czy to byłeś ty? To byłem ja, jeździmy tylko my, bo nie włączyłem, nie zmieniłem żadnych opcji. Więc grafika moim zdaniem jest bardzo, bardzo ładna. Kamera no niestety tego nie pokaże tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Turn around, czy ja jadę pod prąd? Co to znaczy? Właśnie wyskoczyło mi pytanie, czy chce się połączyć z internetem. Rozumiem, że to jakiś rodzaj buga paskudnego. Ale dobra, jadę. Wracając do waszych pytań. Następna gra FIFA Football, bardzo prosimy. Mogę FIFA podłączyć. Czy ty mnie wyprzedziłeś? Czy coś nie, chyba dzieje? Dalej jadę za tobą, ale generalnie patrzę pod takim kątem. Ja widzę player 2 gdzieś tutaj. Ja się w ogóle już zgubiłem. Gdzie Neko się zapodziała? Neko jest teraz w piwnicy. Pilnuj reszty. Tak, pilnuję reszty. O, trójkątem można zmienić tryb kamery. Jakbyś mógł mi to pokazać, to byłbym bardzo wdzięczny. Wow! O mój Boże. Czy PS Vita jest znacznie większe od PSP? Jeżeli zajrzycie do naszego unboxingu, tam jest wyraźne porównanie Vity do PSP w kilku wersjach, a nawet... Jadę pod prąd? No właśnie nie wiem, co by się dzieje. Nie no, jadę cały czas tą samą trasą, którą jechałem, no przecież... Ja też się pogubiłem już parę razy. Nic się nie martw. Czekaj, bo próbowałem patrzeć, czy dalej mam ustawioną w kadrze Vita. Spróbujemy tylko ten jeden wyścig, bo ja więcej nie wytrzymam. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, na które mógłbym odpowiedzieć w trakcie, gdy wjeżdżam w ściany, jak ostatni krety? Cały czas mam informację, że mam zawrócić, ale... Czy pokażemy sterowanie w Wipeaucie za pomocą przekrzywiania Vity? Ciężko będzie to... Jest takie w ogóle? Nie mam pojęcia. Być może. Ja właściwie... Ja i tak bym go unikał, ponieważ jadąc do Arkona dzisiaj pociągiem byłem zmuszony wykonać jedną taką akcję z wychylaniem konsoli i grając w Uncharted. Kuba chce Vitę, mówi, że jest sterowanie takie. Tak? Dobra. Ale ja generalnie czułem się jak skończony idiota, kiedy siedząc w pociągu byłem zmuszony machać konsolą, zwłaszcza, że Uncharted było bardzo nieczułe na wychylenia. Trzeba było przechylić konsolę praktycznie o 45 stopni, żeby zarejestrowała ruch. Pytanie, jak wrażenia z pierwszego dnia zobcowania z Vitą? Nie wyspałem się. Ja pograłem tyle, co przy unboxingu i teraz, a grałem trochę wcześniej. Jestem zachwycony grafiką przede wszystkim i tym, jak Sony poradziło sobie z czasem odpowiedzi, bo prototypy bardzo lagowały, trzeba to powiedzieć wprost. Jest dużo, dużo lepiej niż się spodziewałem, szczerze mówiąc. I ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ty wiesz co, ja spróbuję zawrócić. A co, jedziesz pod prąd? Nie mam pojęcia, ale zobaczymy, co się stanie. Lepiej komunikat zniknął, słuchaj. Nie wiem. Czy Vita ma coś w deseniu Street Passa z 3DS-a? I tak, i nie. Teoretycznie Niri jest odpowiednikiem, ale... Nie. Ma Nira. O, widzę cię. Teraz jedziesz w moją stronę. Znaczy w dobrą stronę. Ja nie wiem, komunikat zniknął, ale generalnie trafiłem na ślepy zaułek. Tak, więc jest Nir, ale on w zasadzie nic nie robi. Pokazuje tylko... Osoby w pobliżu, które grają i umożliwia proste wymienianie się. Okej, koniec wyścigu. Różnica między Street Passem a... Nirem jest taka, że Street Pass pokazuje osoby, które fizycznie stoją obok ciebie. Nir działa na odległość. Łączy się ze serwerami przez internet i sprawdza, czy w okolicy najbliższych 10 km znajdują się inni gracze. Można pomyśleć, że jest to zagrożenie prywatności, ale możemy dostosować dokładnie... Tak, można wyłączyć dzielenie się informacjami. Tak, poza tym każdy zakup na przykład jest poprzedzone pytaniem, czy chcemy się podzielić na przykład tą informacją. Dokładnie. Właśnie za pośrednictwem. Czy Vita posiada Bluetooth? Tak, posiada, nie posiada za to IRBY, nie ma podczerwieni, chyba że o czymś nie wiem. Nie, ja też nic takiego nie znalazłem. Dobra, możemy już wyskoczyć, rozumiem, z tego. Ktoś chciał zobaczyć FIFA, więc ja może wrzucę teraz FIFA. Chyba że ty chcesz połączyć FIFA. Ja nie potrafię grać w FIFA, więc... Ja też nie potrafię grać w FIFA, więc będzie idealnie. To musimy się zamienić miejscami, tak? To ja spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań. No dobra. To zmienię się tu. Ja podskoczę teraz z tej strony.
A ja cię podsiądę przy komputerze. A, proszę bardzo. Ja się cześć wam. Też swoją Witę? Ja jeszcze nie sprawdziłem kompatybilności Wity z PS3. Teoretycznie kilka ostatnich update'ów PS3 miało ją przygotować pod tą integrację. Czekaj, to są te twoje gierki, które ułożymy tu z boku. Czy każde zdobyte trofeum można wyświetlać na Facebooku? Jak najbardziej. Ja tak zrobiłem. Grę tak niestety zrobił, zespamował ścianę. A czekaj, ja zaraz teraz nawet odświeżę i zobaczymy, czy on je grupuje, czy on ich nie grupuje. Okej, udało się. W jakich butach? W skarpetach chodzę. Trzeba być w butach na weselu. 5 punktów dla Gryffindoru, jak ktoś zgadnie, z czego to jest. Porównaj pudełko. Właściwie to jest ciekawe, bo te pudełka są zaskakująco małe. Weź jakieś pudełko. No właśnie idę. Weź spraya, weź z Xboxa. Pierwszy z brzegu, wezmę też takie z 3DS-a. Mhm. A ja już tutaj szykuję Vitę, przepraszam, FIFA dla was. Mamy takiego karcika z FIFA. Dużo kamer, dużo kabli. Czekaj, gdzie masz jakieś PSP? PSP z tyłu, za tobą. Tam są. Wskakuje już FIFA. Twoja karta limitowana. Która gra najlepiej wykorzystuje wszystkie możliwości Vity? Little Deviants. Podsłuży tak naprawdę do pokazania im wszystkich. Szczerze, możesz mi to tam wsadzić z powrotem, szczerze nie lubię gier, które wykorzystują na tak samo wszystkich. A to jest niestety bolączka wszystkich startowych tytułów. Niestety. Starają się pokazać jak najwięcej możliwości konsoli. I tak naprawdę dużo z tych rzeczy zawartych w Uncharted jest absolutnie niepotrzebne. Ba, niektóre z nich nawet drażnią. Dobra, porównanie wielkości pudełek. Tak wygląda pudełko... Czy zamawiamy pizzę? Tak, ale jak skończymy. Tak wygląda pudełko z grą Vity. Zobacz wiadomość na swojej Vicie, bo chcę zobaczyć, czy to działa. Działa, jakieś friend requesty ten. Tylko, że ja się rozłączyłem z siecią przed chwilą. A tak wygląda. Więc spróbuję, dajcie mi sekundkę. Więc są tycie właściwie. Dostałem jakieś powiadomienie. Ale to fajnie, bo to by było naprawdę idiotyczne, gdyby tak maleńki kart bez żadnej papierowej instrukcji znajdował się w tak dużym pudełku. Spróbuję trochę oświetlić z tej strony. Muszę się połączyć, z powrotem z PlayStation Network, sprawdzić faktycznie, czy dostałem jakieś wiadomości, bo na czas trwania ad hoc musiałem się odłączyć od sieci. Widać oczywiście na liście gier, że gram aktualnie w FIFA, co jest bardzo interesujące. Ciekawe, czy na PlayStation 3 też widać, w którą grę na PSP, na Vicie aktualnie gram. Nie widzę niestety żadnej wiadomości. I nie dostałem też powiadomienia o wiadomości. Czy jest czujnik światła? Nie stwierdziłem. Jest kamera, to chyba powinno wystarczyć. Teoretycznie kamera, nie zauważyłem, żeby reagowała na oświetlenie ambientowe, jeśli chodzi o intensywność podświetlania. Nie znalazłem też takiej opcji. Jeżeli dostanę powiadomienie, to się odezwę. Na razie nie dostałem. Prawdopodobnie dostaniemy też jakieś trofii po drodze. Za to wyskakują powiadomienia o kontaktach online. Lumines jest... Jak Lumines, jest rewelacja. Więc tu mamy intro. No, po raz kolejny grafika jest, przynajmniej w filmikach, jest po prostu niesamowita. Staram się troszeczkę podgłosić. Okej, wybiorę poziom trudności. Nie obraźcie się, że wybiorę dość niski, ale będę rozmawiał i grał jednocześnie. Więc wybiorę klasyczny z tym, jaki jestem przyzwyczajony. Za ile brody wystawiasz na sprzedaż? Czemu już nie działa? Słucham? Czemu już nie działa? A, no tam jest mecz tam. Pięta do tamtego, dobra. I bierzemy Polskę patriotycznie, albo Szkocję. Czy tylny panel przeszkadza w graniu? To zależy oczywiście od gry. Jak wspomniałem już wcześniej, samo trzymanie... Górnik Zabrze to jest moje miasto, w którym się urodziłem, więc będziemy rozwalać wszystkich górnikiem. Więc tak, widzę, że są tutaj różne dotykowe funkcje, co mnie nie do końca cieszy. Jak we wszystkich startowych tytułach. Ale podejrzewam, że są opcjonalne, więc... Wyskoczył ci monit. Widzę, mam friend requesty, dziękuję wszystkim za friend requesty. Może ja też jakiś dostałem, to forever alone! Z góry też przeproszę, że nie będę wam pisał od wiadomości i tak dalej, ale nie mam na to czasu. Nawet gdybym chciał wam wszystkich odpisać, trwałoby to wieki. Znowu łączymy się z PlayStation Network i do serwerów EA, więc jak widzicie, funkcjonalność sieciowa jest
wbudowana od gruntu praktycznie w Vitę. Czy na Vitę mogą wejść wirusy? Na chwilę obecną nie. Nic absolutnie takiego dopóki nie słyszałem. Dopóki Vita nie jest zhakowana, nie ma szans, żeby trafić żeby się brykować do jakimś złośliwym softem. Ja nie dostanę. Trofea z FIFA są takie same jak na konsolach stacjonarnych. Nie są. To już wam mogę powiedzieć. Z góry są podobne, bo to FIFA. Nie wiem, trofki są. Ale zestaw trofeów jest osobny i pojedyncze trofea, ponieważ nie jest to FIFA 12, to jest zupełnie osobna gra, co się zwie po prostu FIFA Football. Nie chcę żadnego szajsu od EA. Zobaczcie, że się tak długo włącza za pierwszym razem, ale jest to pierwsze uruchomienie, trochę rzeczy musi się tam przegryźć. I oto jestem i kurczę, przyznam szczerze, że wygląda ładnie do FIFA. Wiem, że nie widać tego dokładnie, postaram się zbliżyć jak najbliżej ekranu, jak tylko się da. Ale wygląda naprawdę nieźle. Tutaj jestem nieprzyzwyczajony do sterowania. Generalnie ja nie stwierdziłem spowolnień pracy systemu operacyjnego przy dużej ilości odpalonych aplikacji. Igor, panie i panowie, zobaczę czy da się tutaj... Proszę, powtórka. Właściwie spróbuję teraz zamulić tą swoją Vitę. A ja spróbuję zbliżyć jak najbliżej, nic, fokus się nie tutaj... Więc odpalę Trophies, odpalę PS Store. Aha, dotykiem da się też kopać z tego, co tutaj widzę. Możemy biegać, tak, możemy kopać, podawać, możemy kombinować, możemy zaznaczać miejsce, do którego, w które mamy kopać. To jest akurat ciekawa funkcja. Czy przyciski normalnie nam na to nie pozwolą, ale możemy dotknąć kawałka boiska i piłka zostanie kopnięta dokładnie w tamtą miejsce. Chcieli, żebym naciskał tylny panel. Tylny panel w FIFA też faktycznie pozwala. To jest ciekawe. Na dobrą sprawę, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest głupi dodatek, ale im dłużej gram, tym bardziej mi się podoba pomysł celowania. Tylnym panelem celujemy, w które miejsce bramki chcielibyśmy kopnąć piłkę. Przednim panelem proszę wybieramy miejsce. Proszę o mniejszą jasność na Vicie, bo słabo widać jasne obiekty. Spróbować... Wina raczej kamery niż Vity, ale... Mogę spróbować zmniejszyć, zobaczymy czy to coś da. Ale wątpię. Właściwie na dobrą sprawę to lepiej jest jak jest maksymalne, bo wtedy wiesz, kamera się ściemnie i... Mogę musisz jeszcze trzymać bliżej spróbować... centrum. Zwiększyć kontrast. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Nie mogę go zmaksymalizować z jakiegoś powodu. Może to jest to... A spróbuj podłączyć ładowarkę. A spróbuję. Bo to było pytanie, które padło już wcześniej, ale właściwie... Dobra, odpaliłem trzy aplikacje w tej chwili na swojej Vicie. Faktycznie. Na razie żadnych spowolnień nie ma. Odpalam jeszcze Facebooka jako czwartą aplikację. I nic nie zwalnia. Na razie generalnie nie stwierdzono. No to jest 512 RAM-u, to powinno sobie poradzić z tym. To jest więcej RAM-u niż ma PlayStation 3 na dobrą sprawę. Mogę jeszcze spróbować delikatnie, wybaczcie mój crotchshot przez chwilę, ale spróbuję delikatnie zmienić ułożenie. Polska właśnie próbuje uruchomić możliwie dużą ilość aplikacji po to, żeby sprawdzić jak... I może teraz będzie lepiej, ale no mimo wszystko to jest FIFA, dużo jaskrawych kolorów, nic na to nie poradzę. Zastanawiam się, czemu jeszcze nie jestem w menu. Czemu cały czas tak, po kolei. Aha. Kamer pyta, jak leżałaby w małych dłoniach. Nie wiem, ja mam generalnie wielkie, jak ktoś to określił. Ja mam standardowe dłonie, jest mi tygodnie. Rozstaw kciuków jak goryl górski, ale przypuszczam, że mogłyby pojawić się problemy w momencie, w którym gra wymagałaby, zwłaszcza szybkim przełączaniem się między tylnym a przednim panelem dotykowym. Ponieważ to wymaga oczywiście oderwania dłoni, palców od... Górnik kontra Wisła. O, może tak jak będę przytrzymywał, tak wydaje się. Może w marcu będę kamer w Polsce przywiozę, to sobie zmacam. Przyzwoicie wygląda to z bliska. Analogi bardzo różnią się czy od tych. Czy przestawiłbyś na drugą scenę dla mnie, żeby było lepiej widać mimo wszystko... Mimo wszystko lepiej widzę. Dobra. Okay. Czekaj. Gra nigdzie się właściwie nie... Dobra, instaluje się i tak wymagają memorek, natomiast jedyna informacja, przynajmniej z tego co udało mi się stwierdzić, instalują się informacje na temat trofeów. Save'y i DLC zapisywane są na karcie z grą. Racja? Tak miało być. Miał być wydzielony segment pamięci, który miał służyć do zapisywania... To zależy od gry. Właśnie, Uncharted zapisuje się na... Wiem, że w pamięci Vity, na karcie pamięci Vity. Dlatego wymaga jej odpalenia. Niektóre gry faktycznie potrafią... Press Start Button to Play. No to jedziemy. Łączyłem mecz, Wisła Kraków, Górnik Zabrze.
podgłoszę trochę, żebyśmy słyszeli efektów dźwiękowych trochę. Dajcie znać, jeśli będzie za głośno. Ja spróbuję ogarnąć trochę pytań, a w międzyczasie będę dalej odpalał aplikację. Mam już w tej chwili 4, odpalę jeszcze przeglądarkę i odpalę na niej naszą stronę. Dobra. Nie? Ja dalej nie pamiętam, jak ja widziałem, które przyciski robią co. Interesująca informacja. Po odpaleniu przeglądarki stwierdził, że odpalenie przeglądarki spowoduje zamknięcie Facebooka. Teraz sprawdzę, czy inna aplikacja zadziała w ten sposób, bo może po prostu alokuje określoną ilość pamięci. Ale spróbuję odpalić, dajmy na to, muzykę. Jeszcze rzut oka chyba widać, że nie jestem najlepszy w te klocki. Muzyka odpala się bez problemów, czyli przypuszczam, że ilość uruchomionych aplikacji zależy od tego, nie, o jakich aplikacjach jest mowa. Dobra, muzyka jest odpalona i teraz odpalę jeszcze aplikację do wideo. I też chcę zamknąć Facebooka, czyli wszystko wskazuje na to, że... Że nie lubi Facebooka. Tak, że Facebook generalnie pożera jakąś dużą ilość pamięci, ponieważ od pana w tej chwili jeszcze ustawienia. Idziemy, jedziemy, panowie! 3, 4, 5, 6, nie ma dole, ale było blisko. Mam już w tej chwili 6 uruchomionych aplikacji, potem są gry. Gry na pewno będą powodować zamykanie. No ale spróbujemy. Nie wiem, czy wiesz, ale dużo się analizuje, czy masz duże ręce podobno. No ale przynajmniej nie ma. Podejrzewam, że tutaj też mogę ekranem dotykowym faktycznie wybrać. Co zrobię? Dobra, Twitter też się odpala, czyli generalnie wszystko wskazuje na to, że faktycznie aplikacje mają zarezerwowaną pewną ilość pamięci i od tego zależy. Zrobiłem komuś ziazi teraz. Co zrobiłeś? Kopnąłem pana w nogę. No to się zdarza, ale generalnie pomimo tego, że zdaje się zmaksymalizowałem ilość uruchomionych aplikacji, to system chodzi w dalszym ciągu bardzo płynnie i nie stwierdzam żadnych spowolnień. Dobra, więc chciałbym teraz zawyrokować nad FIFą. Gra się dokładnie jak w dużą FIFę. Problem jest taki, że... trzeba było gadać. Dotykowe funkcje faktycznie dużo pomagają w grze, ale są bardzo niewygodne w używaniu. Więc to jest taki antykompromis, powiedziałbym, że faktycznie pomagają. Można sobie dokładnie wybrać, w które miejsce boiska chcemy kopnąć. Problem w tym, że funkcjonalnie i jest to trochę niewygodne. Więc prawdopodobnie nie używałbym tej funkcji, chyba że faktycznie byłoby to konieczne do prawidłowego zagrania danej zagrywki. Na dłuższą metę przez lata ludzie grali bez dotykowego ekranu w FIFA i żyli, więc podejrzewam, że nie jest to konieczne. Okej, tyle na temat FIFA, bo niestety małe ludziki nie komponują się zbyt dobrze z naszym webcamem. Spójrzmy, jak chodzi system po uruchomieniu dużej ilości aplikacji. Tak, to są uruchomione aplikacje, które w tej chwili pracują na Vicie. Tak, tutaj pokazuje się lista uruchomionych aplikacji, te małe ikonki. Tak więc Vita wciąż działa bezproblemowo z tego, co widzę. Spróbuj odpalić któryś z demo gier. To są na tych ostatnich. Zobaczymy, co spróbuję zamknąć, bo jeszcze nie miałem okazji spróbować. Na ostatniej stronie to są wszystko dema chyba. No okej. Zresztą to jest bez znaczenia. Będzie chciał. Tak, zamknąć Facebooka oczywiście chcę zamknąć. Mogę zamknąć? Tak, zamknij. Dobra, czekaj, zrobię kilka pytań i potem odpowiem jakąś kolejną wiosnę. Co sądzicie o interfejsie Vity? Niektórzy uważają, że jest bardzo słabe. Zawsze się znajdują tacy, którzy uważają, że coś jest słabe. Mi się podoba. XMB bardziej mi się podoba ze względów estetycznych, natomiast mam dziwne wrażenie, że po prostu zmuszałby do przewijania przez bardzo długie listy, co byłoby po prostu z funkcjonalnego punktu widzenia. To jest w miarę wygodny, jak na... Grasz jak Rasiak, nie wiem, czy to komplement, czy to ten... bardzo nie komplement, ale ja nie jestem mistrzem piłki nożnej, nie przepadam za graniem w piłkę nożną. Ja sportu żadnego nie śledzę, więc musicie wybaczyć mi ignorancję. Więc... dobra. Ale recenzję FIFA też zrobię. Będę płakał dużo przy graniu w FIFA i nie będę tu najlepszy, ale obiecuję wam recenzję FIFA, bo myślę, że ta gra akurat na to zasługuje. Touch to the game. Tak, będę nagrywał więcej filmików na YouTube, już niedługo zaczynam nowy sezon unboxingów, ale nie tylko, ale nie będę na razie nic obiecywał. No więc wygląda na to, że Vita działa kompletnie bezproblemowo, mimo wszystkich aplikacji uruchomionych Facebook w tle. Facebook musi jakąś dużą ilość pamięci zajmować, skoro to albo pamięci, albo internetu zżera dużo. Może.
Trudno powiedzieć. W każdym razie wszystkie aplikacje wciąż działają w tle. Vita działa bezproblemowo, nie zauważyłem jeszcze żadnych dodatkowych lagów. No i oczywiście czasy ładowania są duże. Pytanie, porównaj wielkość dyskietek na Vita i DS-a. Masz gdzieś DS-a pod ręką? Zaraz spróbuję, ale generalnie... A tam są moje... Tak, może przełączymy na tą, na scenkę pierwszą. Mhm. Tak więc wygląda... Co to jest za grafika? Unit 13. I jednostka 13. A czekaj, gdzieś tutaj położyłem... Z grafika, pudełko, jak widać, jest całkiem... Z grą od 3DS-a, jest raz jeden. Pusta. 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 Jest znów w konsoli. Jak widzicie, grafika jest naprawdę fajna. Musicie pamiętać, że są to tytuły startowe. Mimo wszystko nie prezentują... Tak, zanim deweloperzy nauczą się wykorzystywać pełne możliwości konsoli, tak samo było z PS3, tak samo było z PS2. To jest najważniejsza sprawa. Cześć, która, to kamera? To, która mamy... kamera mnie bierze? Tak, wyglądają. W zasadzie możesz powiedzieć nawet tutaj, tak. Wiem, że lubicie, wiem, że lubicie biżuterię, dlatego założyłem na dzisiaj tą obrączkę z Heroesów. Ja się powinienem bardziej skupić na grze, podejrzewam, ale nie jestem w stanie robić 10 rzeczy na raz. Musicie mi wybaczyć. Dobra. Okej. Okay. Ej, chłopie. Myślałem, że on zejdzie po jednym strzale. Po co mi ściszany? A cześć. Co myślimy o wykorzystaniu ekranu dotykowego w grach na Vita? Generalnie, jak to w przypadku, zresztą o tym już wspomniałem, bolączka tytułów startowych. Wszystkie starają się pokazać wszystkie możliwości konsoli. Na przykład, co mnie osobiście straszliwie drażni, menu w takim Wipeout'cie albo Uncharted można obsługiwać tylko i wyłącznie touchscreenem, co sprawia, że jest to obsługiwanie wolniejsze i nieco bardziej uciążliwe, nie mówiąc już o smarowaniu paluchami ekranu, zwłaszcza po jakimś czasie gry. One, no, to jest normalna rzecz, że palce się pocą i mnie to strasznie irytuje na przykład. A wiem, że ten 13 unit to taki stealth game. Zdaje się, że można wybierać sobie różnych operatorów, jedni się specjalizują właśnie... Właśnie jak zastrzeliłem pana tak, że mnie zobaczył, czy mnie zresetowało. Sniki. Albo muszę być sniki diki. Aha, żeby przeskoczyć, niestety muszę dotykać głupiej ikony, to mi się już nie podoba. Znowu ktoś pyta naszą obrotową tackę. Obrotowa tacka, której obaj używamy przy unboxingów, to jest zwykły talerz do ciasta, który można kupić w sklepie albo w internecie. A i nie jest elektryczny. Tak. Rączkami do kręcimy. Jest manualny. Nazywa się to konkretnie Lazy Susan z jakiegoś powodu, nie wiem. Okej, okay, dość tego dema, pograjmy w coś, co faktycznie nas interesuje. Więc tak jak widzicie, uruchomione aplikacje w tle, których jest tutaj sporo, nie wpływają w żaden sposób na to, co... Czy gramy na swoim PlayStation 3? Ja nie mam czasu na granie poza stroną, więc nie gram. Ja jeżeli gram coś recenzuję, na Xboxie. Jeżeli coś recenzuję, to wtedy w to gram. Jeżeli nie recenzuję, to niestety nie mam czasu na granie. To twoja Vita oddaję. Moja Vita? Dobra, moja Vita. To w co ja mam zagrać teraz? Co? Dobra, to może tak. Są różne grupy, które chcą zobaczyć różne rzeczy. Może zróbmy tak. Ja sobie stanę przy tamtej kamerze i spróbuję na niej pokazać co innego, a ty na tej spróbujesz pokazać co innego. Ja już próbowałem, to jest dość niewygodne, ale możemy to zrobić. Wiem, ale tak będziemy w stanie pokazać więcej. Dobra, a więc potrzebujemy dwóch gier, w które chcielibyście, żebyśmy zagrali. Najczęściej pojawia się Uncharted. Ja mogę zagrać w Uncharted. Ty możesz zagrać w Uncharted, bo jeszcze nie grałeś, a ja mogę zagrać... W co mam zagrać? Coś oprócz Uncharted, proszę. Coś oprócz Uncharted. Tyle, że będzie to słabsza jakość, bo będę wykorzystywał... Mogę zagrać w Raymana. Rayman jest świetny, wygląda rewelacyjnie na tym wyświetlaczu. Od ilu lat prowadzimy serwis? Na poważnie od lata. Nie cały rok. Więc... Pół roku max, jakieś powiadomienia znowu mi wskakują. Wybaczcie, ale na pewno nie będę odpowiadał na wasze wiadomości na PlayStation Network teraz. Ktoś też pytał o to, w jakim stopniu wychylają się analogi Vita. Czy sprezentujemy Vita? Bardzo byśmy chcieli, wiem, że jest wielki popyt. Jak ktoś nam sprezentuje Vita, zasponsoruje. Jeżeli znajdziemy sponsora, to z przyjemnością rozdamy wam Vita. Jeżeli nie znajdziemy sponsora, to musicie sobie ją kupić sami.
Więc kres... Uncharted i Rayman teraz będą... Zakres ruchu jest, jak widzicie, stosunkowo nieduży. Ale do większości zastosowań, jakie miałem w tej chwili okazję przetestować, wystarczający. Uncharted się instaluje, za chwilkę będzie gotowy. Mnie już bolą plecy, bo mi się strasznie niewygodnie siedzi. Nie wiem, czy patrz, chwilkę się rozciągnie. Nawet jak jest, to tylko parę minut zajmie. Mam nadzieję, że zaślepka od gier się nie urwie, natomiast bardzo chętnie chciałbym, żeby na przykład... A propos zaślepek na gry, to ta z PSP trzyma się dobre 5 lat i... Ja osobiście wolałbym, żeby zaślepka wyglądała mniej więcej w ten sposób. Na sprężynce, twarda, bez... Mogę coś wspomnieć, pewnie. Bo widzę, jeszcze nie grałem w Uncharted, widzę, że oprócz standardowej ikonki... Tak chciałbym, żeby wyglądała. Ikonki gry są dodatkowe ikonki, niektóre gry posiadają. Tak, tam się pojawia też jakiś Black Market i coś jeszcze. Więc jest menu każdej gry może być trochę bardziej interaktywne niż tylko sam start, z tego co widzę. O rany, czekaj, bo zasłaniam tą kamerę. Tak właśnie myślę. Masz rację, to jest niewygodne. Ale parę sekund postaramy się wam pokazać. Uncharted się ładuje, a ja mimo wszystko zamknę to i wejdę prosto do gry, nie będę się bawił w żadne dodatkowe funkcje teraz. Więc, ładuje się złota otchłań, ja w tym czasie łyknę sobie coś do picia. Prosimy o dalsze pytania. Czy konsola posiada ekran Gorilla Glass? Bo już o tym mowa nie, jest to plastik. Czy wita się mocno grzeje? Nie grzeje się praktycznie wcale. Nie stwierdziłem. Ja tego nie stwierdziłem. Jest chłodna. Dobra, czekaj. Bardzo nam zaszkodzi, jeśli wyłączy to światło teraz? Wątpię. Możesz troszkę... Mi jest też to światło niepotrzebne na dobrą sprawę. Czy zamienimy potem wity kamerami? A, jasne, możemy się potem zamienić widzami. Czekajcie chwilę. Okej. Okay. Uncharted się właśnie odpaliło. Jeśli chcecie, w zasadzie mogę trochę powiększyć tutaj ekran Grema dla waszej wygody. Żebym ja jeszcze widział, co tu się dzieje. No nie będzie to najwygodniejsze rozwiązanie, ale no, niestety... Wszystko dla naszych widzów. Przez co musimy przechodzić. Okej, okay, więc... Ale masz rację, że generalnie podstawowym problemem jest brak autofokusu w tej kamerce. 30 cm musisz mieć ręce mniej więcej. O mój Boże! To jest punkt... Fokalny. Jest fekalny chyba. Muszę wrócić na siłę, mnie stanowczo ręce opadają mi z sił. Może też sobie przenieść tę kamerę. Zamontuję ją tutaj po prostu. I możemy siedzieć obok. Myślę, że damy radę, ekran by trzeba było przechylać. Nowy save. To jest loading. Wkładając kartę SIM dowolnego operatora da się uruchomić neta. To jest trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Play ma ekskluzyw na Vita w Polsce w wersji 3G. I nie zapomnijmy o Mortal Kombat w pigułce. Ile kosztuje Rayman na PlayStation Store? 29,99, tak, 3G. Chciałbym powiedzieć. 30 funtów, czyli około 150 zł podejrzewam? Cześć, bo próbowałem patrzeć w telewizor i ten... Czy wasze dłonie zjeżdżają na tylny panel dotykowy? Grem miał z tym drobne problemy. Tak, to jest generalnie rzecz, której trzeba się nauczyć. Co myślicie o Mortalu 9? Czy warto ją zakupić? Mi się bardzo podobał Mortal, moim zdaniem najlepszy fighter zeszłego roku. Jak wygląda Uncharted? Teoretycznie konsolę można trzymać w ten sposób. Chciałbym, żeby... Dla mnie bardziej naturalnym jest takie trzymanie. Natomiast Rayman, o ile wiem, nie wykorzystuje tylnego ekranu w żaden sposób, więc nie stanowi to problemu w tym przypadku konkretnie. Czy wy mnie w ogóle słyszycie? Mam nadzieję. Okej, ja tu się muszę zająć teraz swoim traktu OpenJX. Nie macie polskiej wersji Uncharted'a? Nie! I nawet jakbym miał, to grałbym po angielsku. Nie trawię polskiej wersji Uncharted'a. No, tak samo. I jak Uncharted wygląda ślicznie. Szkoda, że ta rozdzielczość i płynność pracy. I tak jest niesłyszalny. Dobrze, znakomicie. Czy będzie Call of Duty Monster Hunter? Oczywiście będzie. Będzie jak najbardziej. Ktoś wspomniał, że to oznacza gwarantowany sukces dla konsoli. I szczerze mówiąc, myślę, że faktycznie Call of Duty może w dużej mierze, jeżeli port będzie bardzo dobry, w dużej mierze wpłynąć pozytywnie na sprzedaż Vity.
tego Raymana to oni nie widzą praktycznie. Takie mam wrażenie. Pokaż im tego trochę, muszę skoczyć wiesz, okay, w miejsce. Więc, w większości wypadków Uncharted daje nam alternatywę. Możemy grać dotykiem. Całe szczęście. Albo przyciskami. Czasami jednak nam nie daje takiej alternatywy podobno. Czego osobiście nie miałem jeszcze okazji sprawdzić. Nie, wspinanie się po linach na przykład z użyciem tylnego panelu dotykowego to koszmar. Ja spróbuję teraz dotykiem się powspinać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak najbardziej możemy to robić, ale po co? Czy to prawda, że Assassin's Creed wyjdzie na Vita? Jaka będzie. Tam wersja będzie taki w miarę tradycyjny. Czy hakerzy przerobią konsolę na 100% prędzej czy później to zrobią? Zwiedziłem. Ja w ogóle nie patrzę na ekran, więc musicie mi wybrać. Nie wiem w ogóle co się dzieje. Staram się odpowiadać na pytania i jednocześnie grać. Aha, podobno możemy przeskoczyć obracając Vita. I faktycznie break skacze. Jakoś to tam działa, ale czy dotykowo bym grał, nie jestem pewien. Jakie formaty plików może odtwarzać Vita? Wiem, że ludzie narzekali na to, że nie jest ich zbyt wiele, ale nie... Ten sam problem miało PSP. Też trzeba było konwertować filmy, cudować. MP4 zdaje mi się na pewno odtwarza i MP3. A teraz wybaczcie, muszę generalnie przestać grać w ten sposób, ponieważ ramiona opadają mi z sił. O, zaliczyłem achievementa. Co to za nauki z tyłu konsoli, te takie dwa? To są takie uchwyty do trzymania konsoli. Takie lekko obumowione, ale takie gripy delikatne. Czy mamy F1 2011? Nie, żaden z nas niestety nie kupił tego tytułu. A gry musimy kupować sobie sami, więc... Niestety, nie mamy sponsorów, chociaż bardzo byśmy chcieli. Czy Vita warta jest tej ceny? Ja za sekundę do was wrócę. A w takim razie ja zmniejszę to okno z pola. Troszkę tutaj mniejsze. I przeskoczę na tryb pełnoekranowy. Wszystkim nam będzie wygodniej w ten sposób. Czy jednoczęściowy krzyżak jest irytujący? Nie szczególnie na dobrą sprawę. Dobrze zrobiony krzyżak. Ciężko, żebyśmy jednocześnie naciskali dwa osobne kierunki. Nie zwróciłem na to uwagi. Obawiam się tylko, że teraz, gdy ktoś mi na to zwrócił uwagę, zacznę się tym przejmować. Czy to cudo odtwarza filmy XVID? Nie jestem pewien. Tak, w FIFA już graliśmy i tak lubię GTA Vice City. Czy wiadomo coś na temat Devil May Cry i Wipeout i Burnoutów na Vita? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nic na ten temat nie słyszałem. Czy Uncharted Złotą Otchłań można nazwać pełnoprawnym Uncharted? To pytanie jest jak zwykle do Grema. Grem, tak? Czy Uncharted Złota Otchłań jest pełnoprawnym Uncharted? Studio Bend, które zrobiło tę wersję, bardzo chciałoby, żebyśmy tak myśleli, natomiast jakby to dyplomatycznie ująć, nie grałem w to Uncharted dużo jeszcze, nie miałem po prostu czasu, próbowałem zagrać chwilę we wszystko, co dostałem razem z konsolą, natomiast jak do tej pory uważam, że jest to najsłabszy z dotychczasowych Uncharted. Nie chodzi mi o to, że wygląda słabiej, czy coś w ten deseń, chociaż wygląda. Natomiast większym problemem jest dla mnie to, że wydajność tej gry jest raz, że słaba, a dwa, że ma problem tego typu, że często pojawiają się dropy w płynności animacji, zwłaszcza kiedy na ekranie pojawi się kilku przeciwników. I to mi troszeczkę utrudnia czerpanie frajdy z gry. Fabularnie na razie też generalnie jest raczej słabo do tego stopnia, że w dalszym ciągu nie wiem, gdzie dokładnie w timeline Uncharted znajduje się ten konkretny tytuł. A, to ja ci powiem teraz, jest prequelem. Jest prequelem? Mhm. Okej, bo pojawiła się postać Saliego, znaczy wzmianka o postaci Saliego, ale no to jest oczywiste, bo był przez całe życie związany z Drake'iem. Okej, zamieniłem przez przypadek AK na pistolet, to nie był zbyt dobry pomysł. Nie.
Ups. Ale celowanie jest generalnie upierdliwe trochę, nie? Jest trochę. Całe szczęście można wyłączyć to poprawianie poprzez wychylenia, ale czułość tych analogów generalnie, no, ja mam problem z tym, żeby się przyzwyczaić do precyzyjnego celowania. Ktoś poprosił o tryb Create Board Nation Racers, ja zaraz postaram się... Czekaj, powiemy coś o, kartach AR, oczywiście, czekajcie, przewinę kilka pytań na górę i zobaczę, czy uda mi się... Ta... Zaraz umrę. Faktycznie celowanie nie jest idealne. I trochę mnie zaczyna już irytować. Ja sobie obniżyłem trochę czułość analogów, ale jeszcze nie wyłączyłem tego, tej korekty. No ta korekta faktycznie jest trochę irytująca. Nie widzicie, ale obraca mi... Zwłaszcza, że jak wiesz, dusisz guziki, to przechylasz konsolę minimalnie i ten celownik się rozjeżdża. Dałoby się może do tego przyzwyczaić. Ja, jednoczęściowy krzyżak nie jest jakiś straszny, natomiast... Myśmy to odpowiadają, ale okay, też zgadzam się z tym, że... Ja w zasadzie nie zauważyłem problemu. Przypuszczam, że będzie całkiem fajny w Mortalu, bo będziesz dokładnie wiedział, w którym momencie zarejestrowane zostało wciśnięcie. Chociaż nie wiem też, ile osób będzie grało tak naprawdę na D-padzie i na analogu. W takie rzeczy rzadko gram i bardzo casualowo. No ja bym w życiu nie grał na analogu z Mortalem. Widziałem kogoś, kto gra w ten sposób. Nie wiem, jak długo pociągnąłby taki analog, ale... Kciuki specjalnie z grzybków się nie zsuwają dzięki tej gumowanej powierzchni, o której wspomniałem wcześniej, więc sama konstrukcja, pomimo tego, że są niskie, no jak to ciężko było przeskoczyć, na pewno nie daliby rady użyć pełnowymiarowych grzybków. To wcale mnie nie zmartwiło, no ale chodziło przede wszystkim o przenośność konsoli. Są o niebo lepsze niż slidepad 3DS-a w moim mniemaniu. Okej, okay, dobra, tyle tego Uncharted. Widzieliście już praktycznie wszystkie podstawowe funkcje od wspinaczki do strzelania. Jak widać, w dużej mierze jest to faktycznie prawidłowy port Uncharted. No, na tyle, na ile się na tytuł startowy dało to przygotować. Nie jest tragedia, na pewno. Czy mógłbym być lepszy? Pewnie bym mógł, wszystko może być lepsze. No na pełną recenzję będziecie musieli poczekać, aż Uncharted skończymy. Nie ma tragedii w każdym razie. Jeżeli ktoś bardzo lubi Uncharted, na pewno nie będzie z frustracji rzucał konsolą. Jest grywalne. Czy jest najlepszym Uncharted? Gren mówi, że nie, ja jeszcze nie będę wyrokował. Ja też, jeszcze. Mówię, pograłem dosłownie godzinę, zrobiłem chyba ze 3 chaptery z tych 20 kilku, które tam są, zdaje się. Ktoś prosił o to? Jest olbrzymia ilość sekretów w tym Uncharted i natomiast duża część z nich jest, jakby to ująć, upierdliwa strasznie. Na przykład gra wymaga robienia od nas kopii zdjęć. Mamy podgląd na czarno-białą fotografię i naszym zadaniem jest odtworzenie tego zdjęcia i gra jest straszliwie wybredna. I ja jako fotograf z wieloletnim doświadczeniem nie bawiłem się dobrze w tym trybie robienia zdjęć, a to już właściwie o czymś świadczy. A, czy jest umiejętnik Uncharted? Nie, Uncharted oferuje tylko i wyłącznie single player. Co gorsze, pozdrawiamy tych, którzy nas już opuszczają. Dobranoc. Co gorsze, Mod Nation Racers, który był bardzo online'owy w trybie w wersji PlayStation 3, nie ma online w ogóle w wersji na Vita. Ma tylko tryb ad hoc. I to tylko chyba na 4 osoby, co jest tragedią. Tak, ad hoc jest tylko na 4 osoby, więc jest to bardzo gra singlowa. I duży zawód jest to moim skromnym zdaniem. Czy takie tytuły, jeżeli chodzi o nowości, jak Battlefield 3 będą dostępne? Na pewno będzie Call of Duty, które zostało już zapowiedziane, natomiast nie wiadomo, czy to będzie jakiś port, czy to będzie chyba osobny tytuł. Ja podejrzewam, że będzie to port Black Ops 2, myślisz? Który zapowiedziano, ale był nie zapowiedziano. Gram, jesteś online. Jak widzicie, lista kontaktów sprawia się całkiem. Wskoczymy w Mod Nation. Ile kosztował zestaw? Ja za swój zapłaciłem... Ja kupiłem całkiem niezłego bundla, dzięki któremu udało mi się oszczędzić aż 100 funtów.
bo wszystkie z gier Ubisoftu, czyli Lumines, Rayman i Dungeon Hunter wyszły mnie po niecałe 15 funtów, dokładnie 14 funtów i 39 pensów, gdzie one normalnie kosztują dwa razy tyle. W bundlu dostałem też 4-gigową kartę pamięci, którą, jak wspomniałem wcześniej, będziemy mieli do rozdania w jakimś konkursie. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie. Dobra. Ja powiem, że za Vitę kartę pamięci 8 giga i 5 gier zapłaciłem około 1800 zł. Może trochę mniej nawet. Podobnie jak grałem, kupiłem parę zestawów, które kosztowały mniej niż gdybym miał kupować poszczególne elementy osobno. Prawda jest też taka, że część z tych gier kupiłem ze względu na przykład na dzisiejszy livecast, bo takiego na przykład Dungeon Huntera, pomimo tego, że lubię takie Dungeon Crawlery, nie kupiłbym na pewno w pełnej cenie, ale stwierdziłem, że zrobię to dla was, żeby wam powiedzieć, czy się opłaca, czy się nie opłaca. I powiem wam od razu, że w startowej i żądanej cenie sugerowanej nie opłaca się Dungeon Huntera kupować. Okej. Okay. Tak to działa. Mod Studio. Art Studio. Chciałbym po prostu jakiegoś Quick Playa zobaczyć. Quick Race jest tutaj. O to bym prosił. Tak, skrócona wersja Livestreama będzie dostępna na YouTubie. Nie mogę obiecać, że będzie to jutro, bo chciałbym wreszcie odespać dość ciężki tydzień. Ale na 100% się pojawi Drive Assist. Koszt pamięci, karty pamięci 8-gigowej. Pamiętam ile kosztuje 16, pamiętam ile kosztuje 4, nie pamiętam ile kosztuje 8, ale coś pomiędzy. Od 4 kosztowała coś koło 14 czy 15 funtów. Przepraszam, że nie przeliczam tego na złotówki, ale no, nie orientuję się specjalnie w cenach polskich. Przeliczy, znaczy, że przeliczyć jest dość łatwo. Razy 5. Pijazy drzwi. Okay, braliście już Mod Nation Racer? Właśnie gramy teraz i wersja na PlayStation 3 znana jest z długich czasów ładowania, tu będzie widzę podobnie. Najpierw przejadę szybko jeden wyścig, potem wejdę w tryb edycji, bo tak, jest tutaj ten sławny dotykowy tryb edytowania map, zobaczymy jak się sprawdza w praktyce. I ciężko będzie jednocześnie jechać, pokazywać do kamery i mówić i cała reszta. Mówić i robić wszystko. Czy podczas grania na PS Vita mniej czy więcej dłonie się męczą w porównaniu do PSP 3000? Jest generalnie cięższa i trzyma się ją inaczej, natomiast nie jest to ciężar, który powinien kogokolwiek zmęczyć, chyba że będziecie próbować grać tak jak ja, trzymając konsolę wyciągniętą na wprost. Więc nie sądzę, żeby męczyło się bardziej lub mniej, mnie właściwie nigdy dłonie... Potrafiłem dostać skurczów palców, ponieważ nie jest to specjalnie wygodna i optymalna pozycja trzymania. Dlatego na przykład kupiłem grip produkcji firmy Hori, którego jeszcze nie dostałem, właściwie nie został jeszcze wysłany, ale grip, który oferuje lepszy chwyt i można go wysunąć, dwa elementy z niego tak, żeby przypominał kształtem nieco pad do PS3. Pokażę wam go, jak dostanę resztę akcesoriów, może zrobię po prostu coś na kształt takiego przeglądu akcesoriów na PSP, które udało nam się dostać. Czekaj, napływają te pytania i... Będę szczery, Mod Nation Racers na Vita jest wizualnie, przynajmniej i grywalnie, 100 razy lepszy niż tragiczna wersja na PSP. Bardzo blisko jej do wersji... z PlayStation 3. Szkoda tylko, że funkcjonalnie jest tak ograniczona, bez multiplayera i tak dalej. Oj, coś nam... Archon ma naklejoną folię, ja jeszcze nie, ale folię mam już kupioną i planuję ją nakleić, jak tylko wrócę do domu. Dobra, następne pytanie. Tak, nadajemy z UK, z Edynburga konkretnie. Staram się scrollować czat w dół, ale sami rozumiecie. W Uncharted na analogach gra się względnie, ale o tym Archon mówił już przed chwilą. Najlepiej zapowiadająca się gra, to wszystko zależy od tego, w jakich grach gustujecie. Archon prawdopodobnie dostaje silnotoku na samą myśl zagrania w Mortala na Vicie. Ja bardzo czekam na Mortala, nie ukrywam. Mimo, że jest praktycznie identyczny z wersją na PlayStation. Ja jestem otwarty, jeśli chodzi o nowe doświadczenia i nie mam żadnej gry na Vita, na którą czekałbym jakoś niesamowicie. Chętnie spróbuję na przykład Bioshocka.
wersji na Vita, ale to ze względu nie na to, że znajduje się na tej konkretnej platformie, ale na to, że jest to Bioshock, a bardzo lubię gry z tej serii. Okej, okay, a będziemy teraz budować... nie będę wybierał zbyt dużo, po prostu domyślne opcje wrzucę i zobaczymy, jak faktycznie sprawdza się edytor torów. Ponieważ autorzy obiecywali bardzo ciekawe funkcje dotykowe, jak na przykład budowanie gór za pomocą tylnego panelu. Widziałem nagrania. Czy mógłbyś grę mnie przerzucić mnie na główny ekran? Oczywiście, to była scena 2, tak? Okej, okay, teraz mogę robić brzydkie rzeczy, bo i tak mnie nie widzicie. Więc możemy rysować tor palcami. Tu są instrukcje. Kossak pyta o gry typu Mass Effect i Skyrim. Tak więc... Czy będą wychodzić? Nie mam zielonego pojęcia. Chętnie zagrałbym w przenośnego Mass Effecta, natomiast prawda jest taka, że po tym, co widziałem, jeśli chodzi o czasy loadingów, w takim na przykład Wipeoucie, to mogłoby być ciężko. I właściwie zastanawiam się, czy sytuacja ulegnie poprawie w najbliższej przyszłości. Jak widzicie, palcem rysujesz po prostu trasę? Rysuje się trasę z góry. Czyli zamknąłeś pętlę trasy. Po prostu i ją teraz renderuje, okay, tak? Okej, i narysowałem palcem kształt, który mi się podobał. Teraz możemy wybrać, podobnie jak w wersji na PlayStation 3, autopopulowanie trasy, czyli przeszkody i elementy same mogą się do niej dodać, tak żeby stworzyć interesujący tor. No, czekaj. Nie da się zainstalować gier z karty na... O, proszę, tworzy się właśnie tor. Na kartę pamięci, zresztą nie widzę takiej potrzeby. Bardzo fajna funkcja, sami musicie przyznać. To jest jedna z ciekawszych funkcji w Modnation Racers. I mimo, że tor generował się długo, bardzo fajne jest to, że faktycznie buduje się tak jak w wersji na PlayStation 3. Więc on sam dodaje pułapki na podstawie tego, co narysujemy. Oczywiście możemy je dowolnie modyfikować ręcznie. Przynajmniej tak było w wersji na PlayStation 3. Ale jeżeli jesteśmy w pośpiechu i interesuje nas tylko ciekawy kształt, to jest taki bardzo, bardzo szybki sposób na zbudowanie takiej trasy. Czy da się grać w ogóle za pomocą DualShocka? Chyba nie ma. Czy da się grać za pomocą DualShocka? Może zostanie wprowadzona później, ale... O, łącz. Wygasił mi się... Zobaczcie, mam ustawioną opcję oszczędzania baterii i wygasza się po minucie nieaktywności. Tak więc, możemy, jak widzicie, testować trasę, którą zrobiliśmy, albo możemy ją też bardziej edytować i poprawiać, możemy ją modować, jak tutaj mówią. Chciałem spróbować edytowanie toru. O, ktoś pytał Monster Hunter. Nie możemy się wypowiedzieć na temat Monster Huntera, bo jeszcze nie mieliśmy okazji go zobaczyć na Vicie, ale jedno jest pewne, że w Japonii będzie sprzedawać się jak ciepłe bułeczki owinięte w noszone majtki. Okej, okay, więc jeżeli dobrze rozumiem, tutaj możemy budować góry dokładnie tak. Jak widzicie, palcem z tyłu dotykam miejsc, gdzie chciałbym tworzyć góry i faktycznie tworzą się wzgórza. Możemy wybierać kształt i formę terenu, na przykład serduszko i wstawić je w dane przez nas miejsce. Nie dostaje się żadnej gry w zestawie z konsolą na chwilę obecną, natomiast początkowo nie istniały też żadne bundle PS3 z grą, zostały wprowadzone do oferty handlowej później. Chociaż niektóre sklepy prowadzą sprzedaż łączoną, natomiast to zależy tylko i wyłącznie od polityki sklepu. Tak więc faktycznie edytor jest bardzo podobny do wersji PlayStation 3. Dotykiem myślę, że gdybym miał możliwość wygodniejszego pobawienia się tym niż machanie przed kamerą, działałoby to dużo fajniej, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Demo, w które grałem, było dużo mniej responsywne niż wersja finalna. Nazwiemy tą mapę... I przetestujemy, zobaczymy, czy faktycznie... Jak sprawdzuje się moduł Wi-Fi i przypominam, tak zupełnie abstrahując od pytań na chwileczkę, poprawna wymowa to Wi-Fi. Tak, no, zamknijmy temat raz na zawsze. On zawsze wypływa, kiedy przy jakimś unboxingu pojawi się poprawna angielska wymowa Wi-Fi.
i dajmy już spokój. Okej, więc jak widzicie, zbudowałem trasę i faktycznie jeździmy po niej bez problemu. Renderowała się dość długo. Trwało to dobre pół minuty. Fifi-rifi. Zasięg Wi-Fi stwierdziłem, że jest odrobinę słabszy niż w przypadku przeciętnego laptopa. Natomiast no, nie miałem możliwości przeprowadzenia żadnego precyzyjnego pomiaru. Musicie pamiętać, że jest to urządzenie o obniżonym poborze mocy. Tak więc jest. Chip jest prawdopodobnie sztucznie ograniczany, żeby nie zżerało dodatkowo baterii, która i tak jest dość słaba. Pan Tardak stwierdzi, że oni są w Polsce i u nich mówi się Wi-Fi. No mówi się źle. No to mówcie też DVD. Nie ma co się spierać o wymowę, natomiast chciałbym, żeby no, dało się ten temat raz na zawsze zamknąć. To jest według nas lepsze do grania w podróży. Oczywiście PSP niż laptop, bo jakoś nie wyobrażam sobie specjalnie grania, powiedzmy, w pociągu na laptopie. Zawsze byłem zwolennikiem urządzeń dedykowanych. Dlatego kiedy ruszam w trasę, najczęściej mam osobną konsolę do grania, mam osobno telefon, laptopa do pracy, Kindla do czytania książek i teoretycznie są osoby, które są zwolennikami jednego urządzenia, które jest w stanie zrobić to wszystko, takiego nie wiem jak iPad, dajmy na to teoretycznie. Natomiast w praktyce konsolidowanie takich funkcjonalności zawsze kończy się koniecznością wprowadzenia licznych kompromisów i tak na przykład dlatego na iPadzie nie zagracie w Uncharted dwoma analogami, bo no, musieli zrezygnować z instalacji takich schematów sterowania. Dobra, co my tam dalej mamy? Ja to się teraz bawię wymowa, PSP, PSP. Będziemy obaj mówić zawsze praktycznie, chyba że zdarzy mi się zapomnieć Wi-Fi. Przywyknijmy do tego. Sprawa jest prosta. Wy się nie czepiecie naszej wymowy, my nie będziemy się czepić waszej. Wyjdzie grip z wbudowaną baterią, jest opracowywany przez firmę Nyko. Niestety wyglądał paskudnie na tych obrazkach koncepcyjnych, ale tak ma być. Natomiast nie wiem, czy Sony ma w planach wypuszczenia takiego akcesorium. Spróbujemy za chwilę pokazać AR, ale będzie to trudne. Czy jest blokada regionalna? Nie. Vita nie ma. Vita nie ma blokady. Nie, Vita sama w sobie nie ma blokady regionalnej, ale musicie pamiętać, że my odwrotnie. Vita ma zabezpieczenie regionalne, to gry nie mają. Podobnie jak w wypadku PlayStation 3. Ale w każdej chwili mogą zacząć mieć. Samo PlayStation 3 ma blokadę regionalną, ale to gry nie mają takiego zabezpieczenia, co nie znaczy, że na przykład jeżeli włożycie DVD, to będzie ono działało. Więc tak, wszystkie konsole mają blokadę regionalną, to zazwyczaj gry jej nie mają. Okej, to tyle Mod Nation. Ja może spróbuję. Padło pytanie, w ilu pudełkach nie mieliśmy papierologii. Ja zaraz to spróbuję sprawdzić. Nie ma żadnego. Uncharted nie ma. Mod Nation też nie ma. Rayman o dziwo ma instrukcję. I to instrukcję bardzo. Ja ci powiem, że to nie jest dziwne, bo to jest wyłącznie polityka Sony, a nie dystrybutorów. Wiem, ale zobacz, że jest generalnie dłuższa niż przeciętna gra na Xboxa w tej chwili. W pudełku na FIFA faktycznie jest, ale tylko w postaci takiej ulotki czarno-białej z informacjami bezpieczeństwa. Każda gra ma dostęp do elektronicznej wersji instrukcji. O, Lumines też ma. O dziwo, ze wszystkich tych tytułów Lumines ma praktycznie tak samo grubą instrukcję jak Rayman. Tak jakby Lumines potrzebowało instrukcji. Więc mamy Luminę. W Wipeout'cie był tylko online pass, o czym już wspomnieliśmy. A Dungeon Hunter też ma instrukcję. O dziwo. Co my tu jeszcze mamy? Jeżeli chcecie, żebyśmy przetestowali i to też taką AR, mogę spróbować to zrobić teraz. 30 stron instrukcji w Dungeon Hunterze. Spróbujemy gry poszerzonej rzeczywistości. Czy da się całkowicie zamknąć grę? Pokażę wam to teraz. Oczywiście, mamy tutaj taki kawałeczek papieru, możecie ją zwinąć i w ten sposób się zamyka. Kabel USB jest w zestawie, dlaczego sprzedają go luzem? No jakby się zepsuł na przykład. Na przykład.
Pokażcie aparat w PSV, już to zrobiliśmy, nie możemy wrzucić zdjęcia, postaram się potem Zaplodujemy później zdjęcia wykonane aparatem, ale no generalnie jest raczej słaby. Okej, zrobię teraz taką sztuczkę, może przełączymy lampkę. Przełączymy scenę i spróbujemy skorzystać z tamtej kamery, czy... Ja zobaczę, co się stanie, jak zrobię to tak. Będzie blisko strasznie. I zobaczę, czy nam to pozwoli... Każdą jedną aplikację można zamknąć na Allen. Okej, Dungeon Huntera spróbujemy za chwilę pokazać. U nas karty 32-gigowe u nas na wyspach też nie są dostępne na chwilę obecną w sprzedaży. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć dlaczego. Tak, jesteśmy posiadaczami PSP w różnych wersjach kolorystycznych i w różnych wersjach, jeśli chodzi o generację sprzętu. Okej, teraz... Czy można zmienić tapetę motyw? Nie znalazłem takiej opcji. Nie mam zielonego pojęcia. Ja też nie. Nie widziałem i właściwie takie rzeczy zazwyczaj są na wierzchu, więc nie zdziwiłbym się, gdyby nie istniało coś takiego. Przeglądarkę już pokazywaliśmy, ale jeżeli masz będziemy... Masz jakiekolwiek pojęcie, o czym jest Fireworks? Tak, to jest taki timing-based minigame, który polega na tym, że wciskasz kółeczko i musisz trafić w nie w odpowiednim momencie. Każe mi położyć karty. Nie wiem, czy to są twoje, czy moje, ale postaram się wszystko rozwinąć. Jeden, dwa, trzy. Oczywiście, jak już wspominałem przy unboxingu, te karty nie są takie ładne jak te nintendowskie. To ja sprawdzę, co z tymi motywami, bo aż mnie to zaintrygowało. Okej, więc Vita widzi... Nie, może mi pomożesz, może jakbyś przytrzymał tą kamerę. Ale to tylko jedną kartę musisz położyć. Jeszcze 1, 2, 3... A, 1, 2 lub 3. A, jeden budzik się odzywa. To skutnie ma? To jest 22. Już bardzo późno, ale ja dostałem 33 maile jakimś cudem, jeszcze zauważyłem. Dziękuję za... A tak, więc mamy tutaj kartę AR i konsolkę, która tą kartę widzi. Gram, jakbyś mógł przytrzymać tę kamerę troszkę na... Mam ci ją podnieść po prostu. Mhm, jakbyś mógł ją przytrzymać troszkę wyżej, może uda nam się coś z tym... Czekaj. ...wykombinować. Obla. O, tak jest mniej więcej ok. I faktycznie, jeżeli zobaczycie, ruszam kartą tutaj... Tutaj do góry, tutaj w dół. Możesz spróbować przechylić konsolę, ja będę śledził, spróbuję cię śledzić. Okej. Jak widzicie, działa to całkowicie... Wow, co ja mam tu robić? Tak, masz wcisnąć jak... Po prostu rozbijać... We właściwym momencie musisz tu trafić, kiedy ten ruchomy element trafi na przerwę w tym kole. Mhm. Więc jest to troszkę podobne do tych minigierek z 3DS-a. W ogóle to AR jest tu niepotrzebne na pewną sprawę. Kompletnie. Więc ja spróbuję obrócić łatwiej, całkowicie... Łatwiej się w to gra właśnie jak jesteś z boku. Jeżeli zobaczycie, o. Może można całkowicie obracać i podąża za nami mniej więcej. Mamy bardzo słabe oświetlenie i ciężkie warunki, żeby wam to pokazać, ale tak faktycznie AR jest najtrudniejszą do pokazania z tych rzeczy. Nie jest to może poziom trudności 3D, ale faktycznie nie jest to zbyt proste do pokazania, ale działa. Jak widać, działa i to w miarę przyzwoicie, jak na słabe światło i warunki, w jakich gramy. Szyszka pyta, która gra jest lepsza, czy Rayman, czy Little Deviants. No, na 100% właściwie Rayman. To nie ma konkurencji, nie ma porównania, ponieważ małe Devianty tak naprawdę wydają się zbiorem techdem i które mają pokazać po prostu możliwości konsoli. Moim skromnym zdaniem nie powinno to kosztować więcej niż 20-30 zł, teraz kosztuje 100. Mali rozrabiacy. I wystrzegałbym ich się w tej cenie. U nas jest godzina 22.02. Dokładnie, u was jest 23 i cieszę się, że jeszcze jesteście z nami mimo późnej pory. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, nie krępujcie się, my się postaramy. Co się stanie, jak położę drugą kartę obok? Widzi ją, ale nic nie zrobię. Ignoruję. Browar by się przydał, owszem, niestety jest tylko wódka. A proszę, otworzył się drugi domek. Nadajemy z Edynburga, o czym już wspomnieliśmy kilkakrotnie. O kurczę. Nie, game over, bo przestałem się bawić, ale faktycznie wykrywa wszystkie trzy domki. Tak więc mamy wszystkie trzy chałupki i
i sprawdza się to całkiem przyzwoicie. Nie da się ukryć. 3D zradziłby sobie z tym dużo gorzej, bo światło jest naprawdę słabe teraz. Staraliśmy się troszkę zacienić miejsce, gdzie gramy na konsoli, żeby lepiej było widać ekran. Pytanie, czy kolory są tak samo czujne jak na AMOLEDach Samsunga? No. Są ostre i są żywe. Są oczojebne? Nie stwierdziłem oczojebności na ja też nie. Samsungu. Ja mam telewizor Samsunga wrażenie. I moim zdaniem na moim telewizorze Samsunga nie są wystarczająco oczojebne. Są na pewno bardzo żywe, bardzo mocne, ale czy aż oczojebne? Nie są aż takie jaskrawe, jak można by się, mogłoby się wydawać. No i to tyle. Nie będę męczył już mojego biednego kręgosłupa, więc wyłączę... A co, wieszamy z powrotem kamerę? To gram. AR tak byłoby... O nie! Tak byłoby miło. Dobra, odwieszamy kamerę z powrotem. Odwieszamy kamerę, odpuszczasz ją. To nie tak tutaj się... Co zrobiłeś? Popsułeś. Przepraszamy za usterki. Nie umiesz założyć kamerę. Ja osobiście nie czerpię frajdy z zabawy. Ojejku. Ojejku, weź, ludzie patrzą. Coś ty zrobił tej gry. Ja? Skieruj to niżej. Wiem, wszystko to psuło. Jeszcze to było pionowo praktycznie. Okej. To co, chcesz się zamienić miejscami? Chcesz... Mogę im coś pokazać, ale ktoś chciał zobaczyć Dungeon Huntera. Właściwie to wszystkie gry mieliśmy pokazać. No to jedź dalej z grami. Ja już... A, dostałem jakieś trofi nawet. Mogę wam pokazać w takim razie listę trofeów. Czemu otwarcie browara? No nie. A czy inne gry są z wykorzystaniem tych kart? Tak, są trzy gry. Niech się synchronizują trofea. Pierwsze wrażenie odnośnie Vity, czy było lepsze w przypadku Vity czy 3DS-a? W przypadku Vity wrażenie było lepsze ze względu na po pierwsze jakość wykonania, ponieważ 3DS obfituje w jakieś luźne elementy. Do tej pory nie jestem w stanie wybaczyć im tego suwaka do regulacji głębokości efektu 3D. Jest lista trofeów i pozwól tylko, że odpowiem na to pytanie, bo ono cały czas wraca. Tak, Rayman ma te same trofea, ale w osobnym zestawie. To znaczy, jeżeli macie Raymana na PlayStation 3, możecie dwie platynki zgarnąć, bo są naliczane osobno. Tak samo jak było w przypadku gier na Windows, Games for Windows Live i na przykład na Xbox Live. Tak. Można było... Więc są te same trofea, ale oddzielnie, że tak to nazwę. Te darmowe gierki z Vita oczywiście muszą najpierw zostać ściągnięte na karty pamięci, więc oczywiście jej wymagają. Tak to wygląda, to jest właśnie lista trofeów. Czy po spędzeniu parunastu minut jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do touchpada na tyle konsoli? To wszystko zależy od gry tak naprawdę. Od tego, czy, w jaki sposób i jak wykorzystuje, ponieważ niektóre gry wykorzystują touchpada wymagając tylko i wyłącznie klepnięcia go gdziekolwiek, ale są też gry, które wymagają przesuwania palcami w precyzyjny sposób albo w precyzyjnych miejscach, więc to wszystko zależy od tego. Ja, jak wspomniałem na początku, do tej pory mam odrobinę problemu z tym, żeby przyzwyczaić się, aby w przypadku niektórych tytułów łapać Vitę w ten sposób, żeby unikać dotykania tego panelu palcami. W przypadku niektórych gier nie jest to problem. Ktoś o wam nie wspomniał. Straciłeś wątek, co? Tak, o tylnym panelu, więc tak jak wspomniałem, jak w większości przypadków zależy to tylko i wyłącznie od gry. Proszę bardzo, jeszcze raz pokażę przeglądarkę, teraz mam wreszcie dostęp do kamery bezpośredniej. To jest nasza strona i działa w 100% bezproblemowo razem z JavaScriptem. Nasze mrugające logo kultowe i rotatorek, wszystko działa tak jak działać powinno. Nawet shoutbox na dole strony, co mnie zdziwiło. Można sobie zbliżyć i ładnie czytać o tym, co się tutaj na naszej stronie dzieje. Kontynuuj grę, ja już nie mam nic. Dobra, pytania dalej. Jakiegoś suchara. Suchara może później jakiegoś spróbujemy opowiedzieć. Czy jesteśmy zadowoleni z kupna konsoli? Ja z kupna konsoli na chwilę obecną jestem zadowolony, pomimo tego, że mam pełną świadomość tego, że nie będę miał czasu przejść wszystkich gier prawdopodobnie, niestety, ale ja jestem patologicznym gadżeciarzem, więc wybór miałem właściwie żaden. Później, kiedy wychodzi Metal Gear Solid HD na Vita? Nie wiem, czy została zapowiedziana data. Kojima teaseruje od czasu do czasu. Nie została zapowiedziana w ogóle oficjalnie.
więc... Chodziło nam na Twittera wrzucił kilka zdjęć, ale niestety na przykład, co mnie zdziwiło dość mocno, nie będzie Peace Walker dostępny w tej kolekcji. Będzie tylko Guns of the... Dwójka i trójka. Jaki mamy model laptopa? Mamy dużo laptopów, zapewniamy. Zapewniam. I teraz już nie mam tego problemu. Teraz strony wchodzą bez problemu. Myślę, że może był to problem z zasięgiem. Ktoś pytał o przeglądarkę. Teraz strony ładują się już dobrze. Być może byłem poza zasięgiem sieci, dlatego nie zaskakiwały. Czy zagramy w coś przez Bluetooth? Graliśmy ad hociem. Nie wiem, w zasadzie nie mam pojęcia, dlaczego tu jest Bluetooth. Pewnie headset? Headseta. Headset, bo gniazdko jest oznaczone jako gniazdko do headsetu, więc jest zintegrowane okay. I wyjście. Czy zbieramy stare konsole? Tak, jak najbardziej. Znaczy przynajmniej ja. Ja trochę mniej, chociaż zależy wszystko od definicji starej konsoli. Gra na Wicie jest niezdrowa dla kręgosłupa. Nie, siedzenie niewygodnie przy kamerze jest niezdrowe dla kręgosłupa. Tak jest. Czy będą nowe Pokémony RPG na 3DS-a? Na bank. Nie, na bank, ale to nie jest temat na to wideo. Czy słuchawki z preordera paka są dobre? Nie są warte 100 zł. Ja sprawdzałem się, że generalnie podobno nie były aż tak tragiczne. Nie są złe, ale ja bym ich nie kupił, gdybym miał Na Vectrexie nigdy nie miałem. Ja grałem na Vectrexie. To jest ten, co tak pierdzi śmiesznie? Tak, to jest ten z takim dużym TV. Ciężkie pojęcie, co z Minecraftem na PS Vita. Minecraft jest ekskluzywny na Xboxa konsolowo, więc nie wyjdzie. A co z tym telefonem śmiesznym? To jest przecież ten. Ale to nie jest konsola, to jest na Androida, więc jest też na Xperia Play. No tak, dobra. Macie może pojęcie, co z Minecraftem? Przydacie mi PSP Slima? Możesz kupić na Allegro, pewnie taniej niż ja bym to sprzedał. Może sprawdźmy, czy pominęliśmy jakieś pytania? Co na tej stronie jest? Mówisz o tej stronie. Tutaj to jest nasza strona domowa, nasz serwis. Zapraszamy, mamy dużo recenzji, rozpakowań i różnych innych ciekawych rzeczy, wywiadów, felietonów. Dlaczego stolik jest tak porysowany? Bo jest stary przede wszystkim. Opowiada wiele ciekawych historii po prostu. Tak. Stolik z historią, nie jedną. Pokażę nas na chwilę. Jak się... Cześć wszystkim, ja już jestem padnięty, jestem kompletnie wykończony po ciężkim dniu. Ja już też trochę mam jeszcze jakiś podcast nagrywać czy coś. Nie mam pojęcia, czy coś z tego wyjdzie. Czy karty AR są dorzucane do każdego pudełka z Vitą? Tak. Tak. Chyba, że kupujesz w Japonii. Japońska Vita nie ma kart AR. W Japonii cena Vity spadła mocno. Nie spadła, niektórzy sprzedawcy obniżyli cenę, ale oficjalna cena pozostaje bez zmian. Mhm. Zdrowie dla was. Mam nadzieję, że przybijecie mi szklankę do kamerki. Gdzie ma szklanka? Dałeś szklankę. To jest chyba twoja. Cześć, to najpierw ten ze sobą, tak? Tak. Wasze zdrowie, bo naszego szkoda. Zdrowie wasze w gardła nasze. Ale tam nie ma alkoholu, więc... To musi zaczekać. Alkohol jeszcze czeka na swoją kolejkę. Czy Vita podciąga grafikę gier PSP, upscale, jest jakiś dodatkowy tryb filtrowania, który teoretycznie wygładza nieco tekstury, ale... Powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry! Czy kusiła was opcja kupienia japońskiej wersji? Mnie bardzo, ale mnie nie stać. Nie, już naciągam budżet do granic dla was i niestety... Ja się za wiele razy naciąłem na problem wczesnej adopcji sprzętu i nie chciałem mieć problemu z gwarancją. Kupiłem w sklepie, w którym wiem, że gdybym miał jakiś kłopot, nie miałbym żadnych problemów z odesłaniem sprzętu, wymianą albo naprawą. Co według was lepsze, Vita czy 3DS? To powtarzanie się powtarza cały czas, no to zależy od was. Zależy od tego, jakie gry lubicie tak naprawdę. Ja nie, dla przykładu nie jestem wielkim fanem Mariana. Gram w tytuły z Marianem, ale bardzo niewielkich ułamek i tak jak wspomniałem wcześniej właściwie, bo to jest temat, który powraca dość często, wszystko zależy od gier i tak jest w przypadku każdej jednej konsoli. Jeżeli więcej gier, które was interesują, wychodzą na 3DS-a, odpowiedź jest oczywista. Jeżeli interesują was gry bardziej, które pojawiły się bądź pojawią się na Vicie, pytanie o przesył plików przez Bluetooth. Ja spróbuję to zrobić. Podejrzewam, że nie. Że nie próbowałem, nie znalazłem takiej opcji. Wydaje mi się, że Bluetooth jest wyłącznie do headsetów, klawiatur i całej reszty. Przesył plików jest chyba niemożliwy, ale spróbuję to dla was zrobić. Spróbuję znaleźć taką opcję. Czy kupując w UK mają w Polsce gwarancję? Czy Sony ma serwis globalny? Sporo osób kupowało. Po pierwsze, Sony nie ma serwisu w Polsce. Sony ma też tylko podwykonawcę. Do Niemiec chyba wysyłają. Tak samo jak Xboxy jeżdżą do Niemiec. To jest ciężkie pytanie. Prawdopodobnie nie. Chyba, że
większość sklepów ma obowiązek mieć gwarancję sklepową, więc możecie wysłać z powrotem do sklepu. Nie widzę możliwości przesłania zdjęcia przez Bluetooth w żaden sposób. Eryko Czacha bardzo chce wiedzieć, czy wolę Battlefielda, czy wolę Koda. Nie lubię żadnej z tych gier. Nie gram w multi, zwłaszcza w multi w shooterach FPP, więc żaden z tych tytułów mnie nie interesuje. Wyszła na Xboxa masa gier, które warto polecić, ale wszystko zależy tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie od waszych indywidualnych preferencji. Ostatnio Archon grał na przykład w Catherine i bardzo sobie chwalił, ale jest to gra, która raczej jest zalecana starszym nieco odbiorcom. Tak. A czy ekran jest tak gładki jak retina w iPhone'ie? Rozmawialiśmy już o tym. Jest bardzo podobny, porównywalny jakościowo. Pikselki są naprawdę małe, niewidoczne w zasadzie. Jakość jest naprawdę dobra, rozdzielczość jest świetna. Czemu mamy małą oglądalność, skoro mamy dobre recenzje? Bo nas nie reklamujecie. My reklamujemy się najbardziej jak potrafimy. Bez pomocy użytkowników niestety szybciej się nie będziemy w stanie rozwijać. Co zrobiło na nas większe wrażenie? Czy Vita teraz, czy PSP swego czasu? Ja bym chyba powiedział, że PSP. Kiedy ciężko, to było? 7 ciężko. Lat temu? To był taki kosmos. Jak tak. Zobaczyłem intro do Ridge Racera i pokazałem je kumplom, to wiesz, było... Ale... Czy grzbiety pudełek do Vity są takie jak od DVD? Mogę wam pokazać grzbiet pudełka, nie wiem dokładnie o co chodzi. Czekaj, ja tam kamerę włożę. W sensie chodzi o... Grzbiet wygląda następująco. Chociaż potrafią wyglądać oczywiście inaczej, potrafią zawierać grafiki. Żaden z nich nie zawiera na razie błędów, tak jak niektóre z tytułów na 3DS-a. Tak, w zasadzie wyglądają okładki ze wszystkich stron. Są bardzo podobne do tych z dużych konsol. Nie ma w zasadzie różnicy. Ja już dostałem tyle maili właśnie. Przepraszam was bardzo, ale już mi drętwieje noga od odbierania maili. Taki masaż. Czy Vita może dorównać smartfonom? Nie bardzo rozumiem pytanie, ponieważ Vita nie konkuruje ze smartfonami. Niektóre mini są owszem, generalnie są albo portami, albo teoretycznie mogłyby konkurować z tymi grami, które dostępne są na tych wszystkich smartfonach, ale to jest zupełnie inne urządzenie. Urządzenie dedykowane grom i trudno porównywać tak naprawdę. To jest moje, tak jak porównywać jabłka i pomarańcze. Dwie zupełnie różne rzeczy. A czy będziecie spać z Vitą? Ja już spałem z Vitą. Dziękujemy za komplementy tak w ogóle. I czy posiadamy ścięty patch do Wipeouta? Tak. Się ściągnął. Pozytywne wibracje. Gravity Rush i Escape Plan, o ile się orientuję, nie ma planów żadnych wypuszczenia w Escape Plan na pewno nie, Gravity Rush chyba nie. Ale generalnie na chwilę obecną i tak jest bardzo mało informacji dostępnych. Nie wiem, kim jest Sebol, ale niech się cieszy, zaakceptuję jego request. A co myślicie o grze, która... Resistance Burning Skies? Resistance Burning Skies, to jest to, co wychodzi w maju dopiero. Tak. Czy to nie to wiem, jeszcze czemu nie w takim razie ktoś chodzi w maju i czemu będzie... Mari mówi, że podobno że ma mieć fajnego multika w stylu Call of Duty z expem i levelami i w ogóle. Znacie niekrytego krytyka i Jokera? Oczywiście, że go zna, że ich znamy, to nie znaczy, że chcemy o nich rozmawiać. Tak, dyplomatycznie poprzestańmy na tym. Gaidinku, tak, jest masa gier na Xboxie, które lubię, ale to nie jest czas na to, żeby o tym rozmawiać. Spróbujemy ewentualnie może rozwinąć temat później, jeżeli będziemy w stanie nagrać jakiś podcast. Wszystko zależy od tego, co ty lubisz. Jest trudno udzielać rad komuś, o kim nie wie się praktycznie nic. Ktoś pytał o demo, czy pokazywaliśmy już wszystkie demo? Wszystkich, na pewno jeszcze nie pokazaliśmy wszystkich pełnych. Okay, to ja przelecę teraz szybko listę dem, które są dostępne na PlayStation Store. Jak oceniamy głośniki? Głośniki są, jak wspomniałem, biedne, ale podstawowy problem z nimi polega na tym, że zasłaniamy sobie je kciukami, używając analogów, więc sugeruję używać słuchawek. Co sądzimy o FanStation 3? Oczywiście najlepsza konsola stacjonarna, jaka jest dostępna na rynku obecnie. Więc tu macie listę dem. Nie będę ich nazywał, po imieniu zbliżę tylko do jeżeliś. Czy Vita będzie działać w wodzie po pierogach? Pyta Mephisto. Bardzo chętnie się dowiem, jak tylko sprawdzisz, to daj nam znać. Tak. Przy okazji, jak lubisz używać Vity jednorazowo, to możesz nam jeszcze jedną zasponsorować. W zasadzie mogę na próbę ściągnąć jakąś grę z PSP, żeby zobaczyć, jak działają. Pytaliście o to, jak wyglądają gry z PSP. Pobiorę którąś, którą już posiadam.
Piotrek 1530 pyta, czy kupiliśmy w UK gry, bo są po angielsku, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Przede wszystkim mieszkamy i znajdujemy się obecnie na wyspach, więc no, nie było sensu ściągać gier z Polski. Zdarza mi się to robić, ale obaj preferujemy granie w angielskich wersjach językowych, więc dlatego nawet gdybyśmy mogli, kupowalibyśmy gry po angielsku. Ja szukam jakichś gier na PlayStation Portable. Na razie widzę same minisy niestety. Nie chcę ściągnąć minisów. Manieczkow pyta, czy patch poprawił znacznie czas ładowania leveli w Wipeaucie. Nie wydaje mi się, żeby jakoś znacząco poprawił czas ładowania. Ważył chyba około 60 mega. Oczywiście, że pozdrawiamy Dimitriego z Krakowa i wszystkich innych, którzy oglądają nas w tej chwili. Dimitri z Krakowa to jest w ogóle mój ulubiony... Kto to jest? Nie wiem, Dimitri. Aha, no pewnie. Nie znasz Dimitriego z Krakowa. Wszyscy znają Dimitriego. W ogóle ściągnę sobie Fieldrunners, bo bardzo lubię. Nie wiem nic na temat emulatorów na PS Vita, ale nie bawię się w emulację, homebrew, hakowanie i piracenie, więc też nie poszukuję tego typu informacji. Pokazywaliśmy już, jak działa ściąganie, ale skoro już się to robi, jeszcze raz. Lumines spróbujemy za chwilę pokazać jeszcze. Grem się tym zajmie. Chodzi o grubość grzbietów. Grzbiety i wszystkie wymiary pudełek od Vity są mniejsze od zarówno pudełek od PSP, jak i zwykłych pudełek od DVD. Teraz sięgnę po jakiejś, żeby pokazać wam dokładnie, jak wygląda porównanie. Wstyd mi, ale przyjęcie już kilkaset pozycji na liście i żadna z nich nie jest grą na PSP. Ale na pewno jakieś mam, więc kiedyś do jakiejś dotrę i spróbuję ją pobrać. Tak wyglądają pudełka. To jest Planet, powiedzmy, ale to jest aż 1,5 giga. Więc generalnie wszystkie regały tak naprawdę idą się kochać w tym momencie, jeżeli chcecie stawiać na nich pudełka z grami na PSP. Niestety. Nic z tego nie będzie, bo całe łącze nam zjada stream. Za dobrą sprawę, nie mogę nawet. Jak działa YouTube na Vicie? Nie działa. Nie działa. Nie ma aplikacji, być może się pojawi na razie, ponieważ przeglądarka nie obsługuje Flasha, a nie ma aplikacji do YouTube'a. YouTube nie działa. I tyle. A czy Vita będzie mogła w przyszłości emulować PS2? Sony zapowiedziało, że nie mają w planach przenoszenia gier na PS2. Ale nie mieli też w planach przenoszenia na PS3. Otóż a teraz wrzucili ich prawie. Przypuszczam, że... Słuchajcie, mówimy o Sony. Oni doskonale wiedzą, jak wygląda struktura sprzętowa, więc jeżeli ktoś miałby napisać sprawnie pracujący emulator PS2 na Vita, to tylko i wyłącznie Sony, bo do tej pory chyba na dobrą sprawę nie ma nawet na PC-towego emulatora PS2, który chodziłby... Idealnie, nie ma nawet blisko. Więc jeżeli ktokolwiek ma szansę to zrobić, to Sony chciałbym, ale nie będę trzymał kciuków w tej chwili. Wiesz co, jeszcze okiem na mapy, bo jeszcze mnie nie patrzyłem. Zobaczymy, czy zadziałają. Vita ma aplikację Google Maps. W wersji 3G jest średnio, przepraszam, Wi-Fi. Tak, Wi-Fi obsługuje tak zarówno standard B, G oraz N. Mephisto pytał o tą zieloną nakładkę. Zielona nakładka na padzie na Xboxa, która pojawia się od czasu do czasu na moich nagraniach, to jest tak zwany Extend Play. I jak tylko się zbiorę w końcu do tego, dokończę pisanie recenzji tego i opowiem wam o wszystkim na temat tego zielonego kawałka tworzywa. Proszę bardzo, mapka działa jak najbardziej. Nie widziałem jeszcze nigdzie w sprzedaży używanych gier na Vita, ale też nie szukałem. Ciężko znaleźć używane gry w dniu premiery. Dokładnie. Chodźmy do Warszawy. Pozdrawiamy Kielce! Chcieli. 5 piw. Więc Google Maps działa. Nie wiem, czy jest widok. Equalizer. Czy witam Equalizer? To musi mieć. Nie zdziwiłbym się. Skoczę do opcji i spróbuję znaleźć. Właśnie też to próbuję zrobić. Sound and Display, prawdopodobnie gdzieś tu. Wisłę również pozdrawiamy oczywiście. Wisło! System... Nie widzę nigdzie opcji. Która konsola jest seksowniejsza? To jest dziwne pytanie. Może w... Nie czuję pociągu seksualnego wobec swoich gadżetów. Ja czuję. Lubię je dotykać, macać, smyrać, ale... Ale to tylko platoniczne takie macanie. W moim przypadku, ale ty jesteś dziwny. Ja jestem dziwny.
Odezwał się normalnie. Nie widzę nigdzie equalizera, ani w aplikacji muzycznej, ani w ustawieniach. Przykro mi. Jeśli chodzi o szybkość procesora, jak przekłada się na loadingi gier, zależy to głównie od gier. No a, ja, to... a ja proszę, nie krzycz. Przepraszam. Możesz mówić, możesz bić ludzi, ale nie krzycz. Lubsko, pany. Pocałuj mnie w Lubsko. I Częstochowe. A w MediaMarkt Vita jest za... Gorlice, gdzie są Gorlice? A litość Cthulhu. Żegnamy wszystkich, którzy idą już spać. Dobranoc, zobaczymy się kiedyś, może. Przyznałeś się, że z nią spałeś, nie kurwa. Oj, tam tego. Póki nie dysponujesz zdjęciami, nie możesz nic udowodnić. W ogóle dziękujemy za wszystkie komplementy po raz kolejny. Cieszymy się, że podoba wam się to, co robimy. Gdyby nie nasza widownia, to właściwie nie chciałoby się nam tego robić, więc jest to w takim samym stopniu zasługa wasza, jak i nasza, ale ja też się bardzo cieszę, że komuś podoba się to, co robimy. Czy jest Love Film i Netflix jak na PlayStation 3? Nie ma, nie. Ale Netflix pojawił się dzisiaj w Stanach. Prawdopodobnie lada dzień pojawi się także w UK. Czy wersja 3G jest cięższa? Na pewno parę gramów, ale ten moduł nie jest jestem na pewno... Jestem prawie pewien, że ważą tyle samo. Tak? Na dobrą sprawę. Jestem 90% pewien, że ważą dokładnie tyle samo. Jak nakręcić żonę na Vitę? Bierzesz Vitę i wkręcasz. O! Kwestia długości gier na PlayStation Vita. O to trzeba by było zapytać deweloperów, niestety, a nie nas. Ja zamienię się miejscami z Gremem. Chciałbym, żeby wam pokazał wreszcie... Dobra, teraz szybka decyzja. Jaką grę chcecie teraz zobaczyć? Pokaż mi Lumines. Ale ja lamię w Lumines generalnie, to ja razu uprzedzam. Ja lamię we wszystkich i tak wszyscy patrzą. Lamię w Lumines, ale i tak się świetnie przy nim bawię. Spędziłem przy Lumines właściwie więcej czasu niż przy Uncharted do tej chcesz pory. Chcesz ładowarkę? Możesz mnie podpiąć, chociaż nie, wiesz co, mam w tej chwili pełną batkę. No to nie wysłuchamy. Więc na razie jest więc luz. Ja się zamienię teraz z Gremem na chwilkę i porozmawiam. Znamy, więcej osób chce zobaczyć Dungeona. Ale wiecie co, ten dungeon to jest generalnie jedna z tych najsłabszych gier startowych. Zacznijmy z dungeona. Dobra, pokażę wam dungeona. Nie ma pytań na razie, więc ja wskoczę naszego Facebooka. Chociaż może na innej przegrywacji. Gaśnij tutaj teraz. Dungeon Hunter to jest generalnie, jak część z was może wie, tak naprawdę port softu, który jest dostępny zarówno na PS3, jak i na i-urządzeniach. Na których kosztuje 99 pensów, tak? 99 centów, jeszcze pieniądze i 13 chyba funtów na PSN-ie. Ubisoft za niego śpiewa sobie chyba 30 funtów na start, co jest ceną stanowczo za wysoką. Mi się go udało kupić za połowę tej ceny i tylko właściwie dlatego nabyłem ten tytuł. Po to, żeby móc go wam pokazać i powiedzieć, że jeśli interesuje was ten tytuł, bo ja na przykład lubię takie popierdółki, w które można pograć 10 minut siedząc na toalecie albo stojąc w kolejce na dworcu, ale nie za taką cenę. To jest gra, w przypadku której zdecydowanie zalecam poczekać. Aż sobie nawet jakąś postać stworzyłem, tradycyjnie dla mnie jest to Łotr. Dodać do znajomych. I jeżeli dostałem zaproszenie, i dobranoc, panie Szyszko. Dobranoc, Szyszko. Czy nie rysuje się tylny touchpad od kładzenia na stole, a... Mi się jeszcze chyba nie udało zarysować. Na pewno się syfi od dotykania. Tak, cała konsola strasznie się brudzi, ale nie widzę żadnych rys. Jest w miarę czysty. To popatrzmy, no konsola pozwala mi zrobić max jasności bez podpiętej ładowarki. Może miałem żołnierz baterii. Może. A tak, miałem potwierdzić... requesta, ale nie dostałem żadnego requesta. Skąd ja mam tyle refleksów w tej chwili? Wcześniej było ich mniej. Z okularów. Ale Dungeon Hunter to jest jedna z tych niewielu gier startowych, które na przykład pozwalają obsługiwać menu guzikami. Co moim zdaniem jest plusem. Okay. To ja jeszcze odpowiem na kilka pytań. Trzy. Ile kosztuje Vita w Wielkiej Brytanii? 229 funtów model standardowy i 209 chyba jest sugerowana cena detaliczna w wersji Wi-Fi. Czy jakoś tak? Jakoś tak.
każdym razie ceny są bardzo podobne do tych polskich. Dobranoc wszystkim idącym spać. My też pewnie niedługo będziemy kończyć, jest, robi się już późno. Czy karty AR są wytrzymalsze od tych zwykłych kart do pokera? A no są takie bardziej plastikowe, żeby pokryte czymś. Więc na pewno są wytrzymalsze od standardowych tekturek. Czy wyszło już Ninja Gaiden Sigma? Ciężkie pytanie, bo nie wiem. I prawdopodobnie Google odpowiedziałby wam na nie lepiej. To jest jedna z tych gier, które wykorzystują tylny panel dotykowy. Służy do... Czy filmy chodzą bez konwersji? No niektóre na pewno, zależnie od formatu. Nie mamy przy sobie żadnej listy pełnych kompatybilnych formatów, więc nie możemy wam powiedzieć dokładnie, w co będziecie mogli obejrzeć. Na pewno filmy ze sklepu PlayStation Network są dostępne do zakupu i oglądania na Vicie. Czy wiemy coś o Killzone na Vita? Niestety nie, nie mamy żadnych wewnętrznych informacji. Ale gdyby ktoś z Sony chciał nam jakiś cynk podrzucić, to... Słyszę już zmęczenie poprzez upojenie alkoholowe. Chciałbym być pod wpływem alkoholu. Niestety to jest tylko i wyłącznie standardowe zmęczenie po ciężkim dniu i ciężkim nocy. Tygodniu. Więc ostatnie parę dni było dla mnie po prostu koszmarnym cyklem. Widzicie, już nawet nie potrafię zbudować zdania. Mortal Kombat plus Weekly. Plus właśnie, Mortal Kombat, Weekly, unboxing, życie osobiste i wszystko po kolei. Co sądzimy o stronce GameTray, w której można było kupować na sloty grę? Czy to już piractwo? Czy mógłbyś ściszyć leciutko grę? Pewnie. Dziękuję. Ciężko powiedzieć. Trzeba było spytać deweloperów, którzy pewnie powiedzą, że to piractwo. Pewnie powiedzą, ale prawda jest taka, że to jest generalnie coś, co sprawiło, że w tej chwili mamy tylko ile? Dwa sloty? Prawda. No, to właśnie przez to ja na przykład nie jestem w stanie mieć tej samej gry na swojej PS3, na swoim PSP i na swojej Vicie. Dokładnie. Po prostu nie ma takiej ilości slotów już w tej chwili. Sloty służyły właśnie do tego, żeby właściciele większej ilości konsol mogli wykorzystywać je na każdym możliwym urządzeniu. I jeśli pozwolicie, nie będziemy się wypowiadać na temat akta. To nie na to miejsce i nie na ten czas. Nie ma potrzeby, żeby kolejne... Zresztą zdaje się, że kryzys został i tak już zażegnany. Nie ma powodu po prostu, żeby kolejne miejsce w sieci wypchane zostało komentarzami i przepychankami na temat akty. Nie jest to nam potrzebne w każdym razie. No więc... Czy wyjdzie Super Meat Boy na Vita? Byłoby fajnie, nie ma takich planów na razie. W co gracie teraz? Można pudełko? Jasne. Dungeon Hunters... Jest to Dungeon coś tam. Hunter Alliance. Pudełko idzie tutaj. Wygląda następująco. To jest ta gra, w którą gra teraz Grem. Nie jest to może najlepsza gra we wszechświecie. Generalnie wygląda słabo w porównaniu z innymi tytułami startowymi, ale to jest port... Setny port, no właśnie. Ale to jest klasyczne dla Ubisoftu, że kiedy przychodzi data premiery nowego sprzętu, biorą po prostu jakieś sprawdzone tytuły, robią z nich szybki port. Niektóre z tych na 3DS-a były po prostu tak tragiczne, że... Ojej. Nie testowaliśmy jeszcze Voice Chatu niestety. Nie, jeszcze nie. I raczej szybko nie będzie do tego okazji. W dalszym ciągu nie bardzo wiem, do czego w tej grze potrzebna jest ta wróżka. Wiem, że można dzięki niej odkopywać jakieś poukrywane przedmioty, ale jest to proces czasochłonny i straszliwie upierdliwy. Przełączę wam gremowy fullscreen. O proszę, a Zenxfi zapisał, jakie formaty odtwarza Vita. No, dzięki ci, dobry człowieku. MPEG-4. H264, czyli popularne teraz MP4, AVC w formacie, czyli standardowe MP4 powinny bez problemu pójść. Jest opcja rozmawiania przez konsolkę podczas grania, jest voice chat. Jest nawet jakiś system party, jako tak. Osobna aplikacja, więc jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić, jak to w praktyce. Czy mamy zamiar pozbyć się niektórych gier w najbliższym czasie? Ocenię to dopiero jak przejdę. Ja nie tknąłem praktycznie jeszcze żadnej, prócz tego, co graliśmy teraz, co nie jestem w stanie powiedzieć. Prawdopodobnie sprzedam te, które podobały mi się najmniej, zaraz po tym, jak napiszę ich recenzję. A ja nie, ponieważ nigdy nie sprzedaję swoich gier, nawet jeśli są to gry słabe. Mój portfel świeci pustkami, zazwyczaj też nie sprzedaję gier, ale...
Skupuję ich ostatnio zdecydowanie zbyt wiele, żeby móc wszystkie zatrzymać. Jakie gry startowe polecacie? Ciężkie pytanie. Większość ludzi i tak kupi Uncharted. Luminy są świetne. Luminy zawsze były świetne. Jeśli ktoś lubił pierwsze Luminy, to jest sobie winien. Ja jeszcze polecę Raymana. Bezproblemowo, bo Rayman jest świetny. Wygląda również. Po prostu bosko. Ja mam takie mieszane uczucia do platformerów 2G, bo nagrałem się w nie, kiedy miałem lat 8, 12. Ale Rayman sprawia, że znów czuję się, jakbym miał 8 lat i po prostu jest tak śliczny. Animacja postaci i art style w tej grze jest tak genialny, że jeśli ktoś nie kupił jeszcze na dużą konsolę, to jest sobie winien. Jest sobie winien. Proszę cię, teraz miny. Więc jak widzicie, generalnie gra jest stosunkowo wolna. Można grać w nią w 4 osoby online, z tego co wiem, ale jak wspomniałem wcześniej, jeżeli interesuje was ten typ gier, zalecam poczekać, aż stanieje, a stanieje na pewno szybko. To jest taka gierka do pogrania w pociągu, tramwaju, albo do tego, żeby przy posiedzeniu na tronie 5 minut popykać. To się dzieje, kiedy wyjmiemy kartę podczas pracy. Okej, pozwólcie, że będę kontynuował pytania. Czy zrobimy Let's Play z Uncharted? Staramy się nie robić Let's Playów, więc jest to kwestia... Chcemy pokazać Luminy. Tak, jest to kwestia sporna. Będzie to zależało od zainteresowania, najprawdopodobniej nie z uwagi na to, że jest to dość problematyczne. Ja próbowałem robić Let's Play z Mariana, to jest tak uciążliwe, straszliwie. Ciężko skontrolować jednocześnie to, co dzieje się na ekranie. Bądźmy szczerzy, Let's Play robią wszyscy i na pewno znajdziecie sporo w internecie, na innych kanałach. Chyba że faktycznie będzie gigantyczne zainteresowanie czymś takim, możemy iść na jakiś kompromis. W menu są wkurzające dźwięki, czy można je wyłączyć? Dźwięków nie, można wyłączyć muzykę, którą wyłączyłem, bo jest strasznie irytująca, chociaż w niektórych tych subaplikacjach w dalszym ciągu ona przygrywa i strasznie mnie ona drażni. Ale jest w ustawieniach coś, co pozwala... Bateria trzyma między 3 a 4 godzin. Ten system music, który jest tutaj odhaczony. Ale tak, zgadzam się, że dźwięki generalnie są z lekka irytujące. Czy będzie online na Vita? Szczerze wątpię, online jest konkurentem PlayStation. Najprawdopodobniej nie. Czy nie mamy problemu z NIR? Jak już wspominaliśmy, grę miał problemy. Miałem. Ja nie miałem żadnych od samego początku. Bezproblemowo NIR działał tak, jak powinien. A więc grę pokażę wam teraz Lumines. Lumines wykorzystuje tylny panel dotykowy. O ile wiem, wykorzystuje go do tego, że te maskotki, czy awatary, czy jakkolwiek się to nazywa w przypadku tej gry, każdy ma swoją tam supermoc, która ułatwia nam rozgrywkę i klepiąc w tylny panel, zdaje się w dowolnym miejscu, w rytm muzyki, ładujemy szybciej te dodatkowe umiejętności. Więc... Ale jest to rzecz opcjonalna. Czy po raz kolejny, czy opłaca się kupić teraz PlayStation Vita, to zależy 100% wyłącznie od was i od waszej opinii. Nie jesteśmy aż tak opiniotwórczy i nie chcemy być, żeby zachęcać... Dla mnie zakup był obowiązkowy, ale ja jestem generalnie gadżeciarzem, o czym wspomniałem już wielokrotnie. Poza tym wiem, że była grupa ludzi, która oczekiwała od nas opinii na ten temat, więc... Czy jak FIFA? Okej, FIFA jest okej. Czy w Raymana na Vicie jest multi? Nie ma multi, niestety. Nie, niestety nie ma nawet lokalnego, a to jest straszliwa bolączka. Jest tylko i wyłącznie single. Ja przeszedłem Raymana na singlu i bawiłem się świetnie, ale prawdą jest, że dużo fajniej, jak zwykle, gra się w koopie. Czy warto brać 3G? Naszym zdaniem nie. Ale to jak zawsze będzie zależało. Trochę ci się tutaj nie fokusuje. Spróbuję to. O, widzisz, idealnie. Lumina to jest akurat coś, przy czym dźwięk odgrywa olbrzymią rolę, ale nie chcę zagłuszać Archona. Stare, dobre, poczciwe Luminy właściwie. Nie wiem, co można powiedzieć na ich temat. Każdy, kto w Luminę zgrał, wie doskonale, czego się należy po tej grze spodziewać. Pytanie kolejne.
Czy według nas grafika w grach startowych absolutnie nie pokazuje pełnych możliwości graficznych konsoli? Jest to oczywista oczywistość moim zdaniem. I nie chodzi... Jeszcze na pewno nie nauczyli się wykorzystywać pełnej możliwości konsoli. Poza tym no, są pewne sztuczki, które po prostu wypływają z czasem. Sprzęt trzeba poznać, a tytuły startowe zazwyczaj nie rzucają na kolana, jeśli chodzi o problem. Grem, masz obciąć paznokcie. Obcinałem paznokcie 2 dni temu. Czy wasza kamerka to Logitech HD Pro Webcam C910? Tak. I tak, i nie. Jedna z nich tak. Jedna z nich tak, druga z nich to starszy model 310, jeśli się nie mylę. Tak, 310 i są to faktycznie kamerki Logitecha. Czy mógłbyś powiedzieć, jak rozwiązałeś swoje problemy w NIR, a on zmienił lokalizację? Jest teraz tutaj, za mną. Najwyraźniej tutaj jest działa. Jakiś... U mnie net jest straszliwy, kapryśny. Router, który dostaliśmy od providera, też potrafi robić naprawdę niesamowicie dziwne rzeczy. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś kłopoty z NIR-em, proponuję, zanim pójdziecie do serwisu, proponuję sprawdzić po prostu inną lokalizację. Ktoś zapytał, czy w FIFA jest multi, na pudełku jest napisane wyłącznie Players 2. Czyli jest jakaś forma gry dwuosobowej, ale nie sprawdziliśmy jeszcze jakiej. Więc tak, da się grać w dwie osoby przez dwie konsolki. Czy przez sieć, czy przez ad hoc, niestety nie ma tej informacji na pudełku. Czy są plany GTA na Vita? Na dzień dzisiejszy nic na nie wiadomo. Zdobędziecie kolekcjonerkę Mass Effect 3? Już jest zaklepona i czekamy na unboxing. Czy jest ranking w Luminesie? Jakaś forma rankingu chyba jest. Jest system levelowania. Nie wiem jeszcze do końca, do czego służy. Bo w Lumines pograłem dosłownie kwadrans. To jest niestety wada tego, że wszystkie gry kupujemy tak samo jak wy, w tym samym terminie. Niestety nie mamy tego komfortu, że... Sony dostarczałoby nam na takie rzeczy przed premierą, żebyśmy mogli się z nimi zapoznać. Niestety. I opowiedzieć wam o nich nieco więcej, dlatego przepraszamy, ale robimy wszystko, co w naszych możliwościach, żeby informacje, które wam dostarczamy, były możliwie celne i możliwie aktualne. Ktoś mi kazał. Ła, ale to... O to prosili od samego początku, ja nie wiem, o co chodzi. Czy jest Tetris na Vita? Jest Tetris na... Na pewno jest jakiś mini z PSP. Jest mini na PSP, który zadziała na Vita. Zresztą jest chyba Tetris na mikrofalówkę w tej chwili. Jest też Tetris w wersji na PlayStation 3, ale ten z Vita nie zadziała. Prawdopodobnie wyjdzie też wersja dedykowana Vicie. To Tetris. Czy prostujesz czasem włosy? Nie, po co? Nie jestem kobietą. Czy w Vicie jest Skype? Na razie nie, miał być. Prawdopodobnie... Jest z aplikacji socjalnych, jest Foursquare, Facebook, Twitter i coś jeszcze. I Flickr. Jeszcze jakaś, tak, Flickr. No więc tak, prawdopodobnie Skype może się nie pojawić z uwagi na to, że został kupiony przez Microsoft. Miał się pojawić, były takie plany, Sony wskazywało, że będzie, ale z jakiegoś powodu się nie pojawiło. Według mnie Uncharted lub Wipeout wykorzystuje około 80-100% konsolki, ale mają zazwyczaj 60 fps, więc jakby może być jeszcze lepiej. Rzecz w tym, że ciężko mówić o wykorzystywaniu 100% konsolki. Można zrobić grę, która składa się z jednego piksela i wykorzysta 100% mocy konsolki. Nazywamy to kodowaniem. Tak, to zależy wszystko od tego, jak się zakoduje daną grę. Im dłużej programuje się na dany system, tym więcej wprawy się w tym ma, tym lepiej wie się, jak obchodzić pewne ograniczenia systemu. I to po prostu naturalnie przychodzi z czasem. Ciężko mówić o tym, czy dana konsola jest wykorzystywana. Fizycznie prawdopodobnie wykorzystywana jest przez każdą grę w 100%. Chodzi o optymalizację kodu tylko i wyłącznie. Z czasem będziemy dostawali lepiej zoptymalizowane gry. Dokładnie. To się będzie zmieniać, to w jaki sposób pisane są gry i jaki efekt dzięki temu osiągamy. Archon czy Archon? Przez CH. Wy jeszcze tutaj, niestety. Przy okazji premiery Vity pierwszy raz w życiu właściwie miałem okazję poczuć się odrobinę jak dziennikarz. Zarwałem nockę, próbując ograć wszystko, co wpadło mi w ręce i powiem wam, że to wcale nie jest taka lekka, łatwa i przyjemna fucha. Czy Vita może być wykorzystywana jako pad od PlayStation 3? Nie, ale istnieje gra, która ma taką funkcjonalność, bo jest tak zaprogramowana. Jest to Marvel vs. Capcom 3. Hmm.
Ile czasu trzeba, żeby Angry Birds wylądowało w PlayStation Store? Już jest. PlayStation Angry Birds na PlayStation Store jest już od dawna w formie minisa. Tak więc potrzeba dokładnie 0 sekund. Robi się coraz szybciej. A w tym stanie psychofizycznym generalnie skończę tę rozgrywkę raczej. Czy będzie World of Goo na Vita? Fajnie by było, ale kciuków bym nie trzymał. Haha, World of Warcraft na Vita. To by się prawdopodobnie dało zrobić przy ilości RAMu, które ma i Vita, i przy wieku World of Warcraft. Prawdopodobnie byłoby to do zrobienia. To jest, wiesz, obawiam się, że... Blizzard świetnie optymalizuje swój kod, więc... Gigantyczną kartę musielibyście do tego dokupić pamięci, niestety. Chciałbym was sfałzować, bo muszę do kibelka, ale się nie da. Da się, jest przycisk w lewym dolnym. Poza tym da się to później obejrzeć. Generalnie wszystkie najważniejsze rzeczy będą dostępne na naszym kanale. Dla tych, którzy nie mogli do nas dzisiaj dołączyć, albo musieli opuścić nas nieco wcześniej. Czy pokażemy klocek ze znakiem zapytania, co z tyłu macie z Mario? No jak trzeba, to pokażemy. To jest ten gadżet z klubu Nintendo, nie? Tak, to jest gadżet z klubu Nintendo. Ile jeszcze będzie to trwać? Mam nadzieję, że niedługo, bo ja pytasz, jestem bo masz dość, czy się martwisz o nas? A, widziałem, jak ktoś grał w Red Dead Redemption kosztowną PlayStation 3 przez Vita. Jak się to sprawdza? Nie jest to oficjalna funkcja. Jest to sposób oszukania PlayStation 3, tak żeby myślało, że jest to jakieś zupełnie inne urządzenie. Więc nie jest to de facto hack, jest to pewien sposób modyfikacji informacji, które docierają do Playa. I tak PlayStation było w stanie wysłać gry bezpośrednio do Vity, wideo z gier, ale działa to paskudnie. Jest gigantyczny lag. Jeżeli ktoś grał kiedykolwiek Remote Play na PlayStation Portable, to wie, że poza grami strategicznymi raczej się to nie sprawdza. Zmieńcie tę grę, proszę. Może jakieś Uncharted albo coś. Zostaje nam jeszcze... Uncharted już graliśmy. Stali nam rozrabiacy, ty masz jeszcze parę gier. Ale tak jak wspomniałem, luminy to luminy. Każdy, kto w którekolwiek luminy grał, doskonale wie, czego można się po nich spodziewać. Wersja na Vita wygląda prześlicznie. Raymana mieliśmy zagrać na tej kamerze, która, na której coś widać dla odmiany. To przeskocz na Raymana w takim razie, a ja... Co powiecie na Raymana? Halo? To coś działa. Ding. Robi dźwięki. Jest bonus z klubu Nintendo. Unit 13 mamy dostępne tylko i wyłącznie demo. Już nie grałem, bo tak pokazaliśmy. Dobra, niech będzie Rayman. Vox Populi, Vox Day. Proszę. Rayman. No już masz Rayman. Ja mam wszystko sobie. Wszystko obcy. A, może zanim Rayman. Rayman, czy to jest twoje, czy to jest moje? To jest chyba moje, jeżeli stało to. No podaj mi chwilę, moja jest sobie. Może kilka słów na temat akcesoriów. Bo każdy właściwie, kto kupuje konsolę przenośną, kupuje z nią oczywiście na pewno jakiś futerał, ponieważ konsola sama w sobie jest stosunkowo delikatna i wymaga jakiejś protekcji przy przenoszeniu. Ja nabyłem oficjalny starter pack Sony i chciałbym wam na szybko pokazać, co się w nim znajduje. Niestety czuję się lekko oszukany, ponieważ dostałem zawartość inną niż reklamował sklep. Zwłaszcza jeśli chodź chodzi tu, o... Chodź tu. Mamy też... wszyscy cię chcą zobaczyć. Nieautoryzowanych. Neko nie chce się pokazać. Neko się wstydzi. Ja się wcale nie dziwię, kto wie, kto siedzi na tym czacie. Dimitri, do spania. Czy będzie kabel do TV? Nie ma takich planów. Nie ma wyjścia do TV. Sony mówi, że nie ma wyjścia do TV. W wypadku PSP dało się wysyłać wideo przez USB? No to wymagało jailbreaka. Tak, no. Jest szansa, że Sony zmądrzeje i wypuści taką opcję przez port akcesoriów. To by ułatwiło generalnie mocno robienie. Nie wiemy, czy w ogóle jest taka możliwość. Jest to czysta spekulacja. Na razie nie ma takiej możliwości. Dobra, generalnie w dużym skrócie to jest futerał na gry, który umożliwia przenoszenie 8 kartów oraz 2 kart pamięci, obrądowany. Pokażcie, jak się wkłada te płytki. Grem zaraz będzie pakował Raymana. Zaraz będę pakował Raymana, to wam wszystko pokażę. Drugą rzeczą w zestawie była szmatka, którą też wam zdążyłem już pokazać. Z mikrofibry, całkiem fajna. Generalnie wygląda i w palcach ma dokładnie takie samo wrażenie zostawia, jak taka przeciętna szmatka do okularów. Kolejną rzeczą... Czekaj, rzuć mi to pudełko. Z czego? Pudełko, w którym trzymałem te wszystkie rzeczy. W takim pudełku to wszystko przychodzi.
Czekaj, to podstawię pod tym drugim. A czekaj, pokaż w takim razie, bo nie wiem, czy w środku są te rzeczy, bo futerało odłożyłem gdzieś z boku. Ale zrobił nam się tu odrobinę bałagan. Czego szukasz? W środku futerało, bo chciałem im pokazać, dlaczego futerało z oficjalnego starter packa jest do bani. A, mam go tutaj, dobra. Futerał, czy raczej portfel. Skórzany. Ale jego podstawowy problem polega na tym, że chroni konsolę tylko i wyłącznie z przodu i z tyłu. On jest na takim dziwnym patencie, który pozwala wykorzystywać. Dobry. Pozwala go wykorzystywać również jako stand do konsoli, co za chwilę postaram wam się pokazać. Ale tak jak wspomniałem, nie jestem z niego zadowolony, ponieważ nie czuję się pewnie, kiedy wrzucam konsolę zapakowaną w coś takiego do plecaka, ponieważ no, nie jest chroniona ani przed kurzem, ani przed rysami. I właściwie na zdjęciach, które pokazywał sklep w swojej ofercie, pokazywali bardziej tradycyjny futerał zapinany po prostu na zamek. Pozdrawiam Lipno koło Torunia i Jastrzębie Zdrój. Cześć Lipno. Ten starter pack kosztował mnie 20 funtów niecałe. W pudełku był również pasek na ramię, ale tych nigdy nie używam, więc nawet nie wiem, gdzie jest w tej chwili. Ale była w nim również skarpeta, taka bardziej tradycyjna, neoprenowa, taki rękawek. Ja jej nie widzę. Gdzie on leży? Wybaczcie, ale już jest taki bałagan. Tak, mamy tutaj w tej chwili tak smój, nieogarnięty chaos. W każdym razie była też tradycyjna neoprenowa skarpeta, która wyglądała bardzo podobnie do tej, która dołączona była do tych value packów z pierwszym PSP, ale nieco chudsza. Zrobiona z nieco słabszego materiału. To się montuje w ten sposób, na tych zatrzaskach, które mieszczą się w tych dwóch uchwytach. I ten element przytrzymuje w tym momencie naszą konsolę, ale jest tak ciemno, że prawdopodobnie wcale tego nie widać. Jak zmienić lokalizację, żeby działał Neil? Z tym ci nie pomożemy, niestety. Ale on chyba pyta tak, jakby to było ustawienie menu. Ja po prostu przyjechałem do Archona. Tak, zmieniłem lokalizację fizyczną. On tutaj przyjechał i mu zaczęło działać. U mnie w domu nie chciało, nie chce działać. A przyjechałem do Archona i zaczęło chodzić poprawnie. Czy kupimy Ninja Gaiden na Vita? Nie wiem. To zależy. Zobaczymy, jak wyjdzie. Kim jesteśmy z zawodu? Ja robiłem dużo rzeczy w życiu. Ja dużo rzeczy robię dalej, których się wstydzę. O pracy może nie rozmawiajmy. Nie, tak szczerze, ja się nie wstydzę, ale... Żadna praca nie ambi, ale każda mężczyzna. Dziwny temat do rozmowy. Dokładnie. Rozmawiamy. Czy pozdrowi Gniezno, jak najbardziej. Dawna stolica. Elo Gniezno! Elo Gniezno. Czy będzie coś w rodzaju patapomów na Vitę? Bardzo prawdopodobne. Wcale bym się nie zdziwiła. To by była świetna, przecież jest ten drugi ekran, który pozwalałby... To jedna z popularniejszych serii. Rytmiczne wystukiwanie. Dobra, Rayman. Ile kosztuje sam futerał do gierek? Czy sprzedają go nie osobno? Mam zielonego pojęcia, ale przypuszczam, że Holly zrobi coś takiego, bo oni praktycznie na każdą platformę przenośną produkują tego typu sprzęt i kosztuje to zazwyczaj coś między 3 a 7 funtów. Silikon od Holly kosztuje 9 z hakiem. Czy graliśmy kiedyś w Dragon Ball albo Naruto na Playa? Ja grałem. Ja nie. I czy chciałbym zobaczyć na Vita? A wyglądałoby to ciekawie, z dwoma gałkami. Prawdopodobnie mogłoby się to sprawdzić całkiem przyjaźnie. Dlaczego nie? Wiem już, że Ninja Gaiden już jest. Nie mówię, że nie jest. Mówię, że nie wiem, czy kupię. Tak się wkładałem karty, bo ktoś o to pytał. Olkusz, srebrne miasto! Rany, z całej Polski ludzie nas oglądają. Rozgryźliście, do czego jest ta stopka na rzepie w sztywnym futerale. A tak, tak, tylko nie skończyłem tego pokazywać w końcu, ale jest tu tak ciemno. Czekaj, jest tutaj ta druga lampka? Jest. A, jest. Posłużymy się lampką, żeby... ci też podstawić światło bliżej. Możesz je po prostu podtrzymać na chwilę tylko. Jasne. Skończę pokazywać futerał, ale nie kupujcie go. To bym sugerował, żeby go jednak nie kupować. A, teraz to wszystko widać. Ten uchwyt trzyma konsolę i zahacza się go w tym miejscu. I wtedy konsola teoretycznie jest przytwierdzona do tej tylnej części futerału. To wymaga użycia odrobiny siły. I tak wygląda futerał, ponieważ jest to Vita i ma ten drugi panel dotykowy z tyłu. Można to zdjąć z tego haczyka po to, żeby odsłonić tył i wtedy możemy korzystać z niej w bardziej tradycyjny sposób. Ale wtedy całość tego nam... dynda. Nie jest to rzecz ciężka, ale w momencie, w którym zaczyna się majtać, no, odrobinę przeszkadza. Ale miałem też wspomnieć o tej drugiej funkcjonalności. Czyli
W momencie, w którym zahaczymy to sobie, teoretycznie w tym momencie trzyma się to w jakiś sposób, możemy odgiąć ten tylny element, przypiąć go rzepem, odpiąć ten fragment, który będzie robił za stopkę i zrobić sobie z tego stand, który może nam służyć na przykład do, nie wiem, oglądania filmów. No niby sprytny patent, ale tak naprawdę kompletnie bezużyteczny i wolałbym właściwie futerał, który chroni konsolę ze wszystkich stron, aniżeli coś takiego. Czy według Ciebie 20 funtów ze Starter Kit to sporo? W Starter Kicie był tak, pasek na ramię, którego nie używam, był też protektor na ekran, który sam w sobie kosztuje zazwyczaj koło piątki, jak się go kupuje w sklepie, był ten futerał, była skarpeta z neoprenu i to chyba tyle. Więc właściwie nie uważam, żeby był to przesadnie drogi zestaw akcesoriów, ale sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście w stanie wydać tyle na akcesoria. Aha, i oczywiście było też opakowanie na gierki. Każdy z Was ma inne wymagania odnośnie tego typu rzeczy i potrzebuje innych gadżetów do swojej konsoli przenośnej. Sam musi zdecydować. Takie rzeczy na pewno będą dostępne nie w zestawach, tylko samodzielnie, nawet jeżeli nie będą one produkcji Sony. Oj! Oj! Memorka się skończyła w tamtej kamerze. Tak, w jednej kamerze skończyła nam się... No pewnie, bo 3 godziny nam przecież wystarczą, nie? 3 godziny. Matko. Czas leci, kiedy się dobrze bawisz. Aha. A wiesz co? Pozdrawiam krużewniki w każdym razie. Dajcie mi sekundę, ja przepnę pamięć w tej drugiej kamerze, żebyśmy mogli później retransmisję zrobić. Retransmisja, postaramy się, żeby była możliwie w najwyższej jakości w HD, najprawdopodobniej. Zapełniłem 16 gigową kartę pamięci. Czy moja się nie zapełniła w takim razie? Czy dalej się świeci czerwono? Z pauzą. Aha, to już się pewnie dawno skończyłam, no dobra. Mam nadzieję, że to było dlatego, że zapomniałem czegoś wcisnąć. Czy czekamy na Gravity Rush i Silent Hill? Czy Gravity Rush już nie wyszło? Chętnie zagram, jeśli tak, to tylko w Stanach. Silent Hill nie, ponieważ Silent Hill generalnie zapowiada się na epicką porażkę, ponieważ nie jest to ani survival horror, tylko jest to coś, co bardziej przypomina tego Dungeon Huntera. To jest izometryczny shooter z elementami RPG. Nie mam zielonego pojęcia, co ma wspólnego z Silent Hillem, poza designem niektórych potworów. Okej. Okay. Sorry, ale muszę nadgonić z pytaniami. Jasne. Czy Sony postąpi tak jak Nintendo i za pół roku będzie w stanie obniżyć cenę konsoli? Znając Sony, prawdopodobnie nie. Mają widełki w obrębie, których mogliby operować, bo koszt produkcji pojedynczego egzemplarza 30, co ja pamiętam, to jest w okolicy $160, jeśli dobrze pamiętam, ale do tego oczywiście wchodzą koszty R&D, dystrybucji i tak dalej. Więc trudno jest mi powiedzieć, czy to zrobią. Mogą, bo zarabiają na konsolach, ale trudno jest mi powiedzieć. Co oznaczają kolory przycisku PlayStation? Tak, faktycznie zmienia się. Świeci się na czerwono, gdy się ładuje. Jak się ładuje, a druga na niebiesku, jak jest po prostu w trybie standby. Dokładnie, w trybie standby przechodzi na niebieski. Pozdrawiam Chorzów, przestań nas trollować. Czy będziemy robić recenzje? Staramy się robić recenzje w miarę często, gdy wychodzi większy tytuł i mamy na to czas. Głównym problemem jest oczywiście jak w okolicach weekendu. W okolicach weekendu staram się wrzucać przynajmniej jeden materiał około recenzyjny. Różnie to bywa. Ale tak, na pewno będą jeszcze recenzje. Dużo recenzji z Vity, głównie dlatego kupiłem tyle gier, żeby móc je dla Was zrecenzować. Konstantynopolitańczykiewiczu Wielneczka. Jeszcze jesteś w stanie mówić takie rzeczy? Przeskoczył mi napis, więc nie byłem pewien, jaka jest końcówka. Jeszcze raz, Konstantynopolitańczykowie... Ale ty... Konstantynopolitańczykie... Co? Konstantynopolitańczykowianeczka. Tak jest napisane. Katowice! Ten ktoś podszywa się pod mojego byłego superwizora z pracy. Interesujące. Ciekawe, kto nas troluje. Dzięki panowie za Steam, ale trzeba do roboty wstać, a podzielam sobie. Zróbmy gustę. Jak się robimy gustę? Ja nie potrafię tak oczami ruszać jak kameleon.
No, my wszyscy musimy jutro rano wstać. No, więc rozumiem, ja pracuję jutro. Rozumiemy wasz ból, ja też wstaję z samego rana. Ja się muszę na pociąg dostać. Dziękujemy wszystkim za zajebiste komentarze. Jestem zaskoczony tym, że zostaliśmy. Po pierwsze, że było nas aż tyle, a po drugie, że generalnie zostało to tak dobrze utrzymane. Golun Dobrzyń koło Torunia. Czy ja tam kiedyś byłem? I Nowy Sącz. Widzieliście film, na którym potraktowali Witę Siekierą? Chyba widziałem. Ja go nie widziałem, ale bardzo bym płakał. Zawsze znajdzie się jakiś troll. Tak samo było z PSP, kiedy było tak trudno dostępne. Też znalazł się ktoś, kto przed sklepem rozwalił konsolę. Na... Street Fighter kontra Tekken na Vita. Co sądzicie? Ja nie jestem wielkim fanem fighterów, ale... Ja tak samo było. To wszystko zależy od... Mortal to byś popykał, nie? Mortal bym popykał. Nie wiem dlaczego. Mortal 9 to od czwórki. Przyznam, że podobała mi się czwórka, gdy wyszła. Mortal 9 od czwórki to pierwsza część, która mi się podobała. Grę właśnie będzie jechał Raymonta. Pozdro z Rymanowa. Pozdrawiamy Rymanowo. I Kraków, i Gorlice, i Wisłę, i Tarnów. Wszyscy i... jesteście zajebiści. Muszę oprzeć się jakoś tak, żeby nie trząchać. Na Ultimie w opisie starter packa jest i etui, i pokrowiec. Czy wy z UK też dostaliście ten pokrowiec? Tak, jest ta skarpeta, o której wspomniałem. Nie możemy jej znaleźć. No, tak, gdzieś jest to po prostu tak, niestety, woreczek. Tak, taki jak był w pierwszym PSP. Czy wiemy, czy Team Aiko szykuje coś na Vita? Oni nie, mają ogólnie problemy nie, ostatnio. Tak. Ich główny designer odchodzi. Jak się nazywa ta gra? Last Guardian. Z nią czekam, też bo... jest dużo problemów podobno. Nie mogą jej skończyć się. I wątpię, żeby poświęcali jeszcze więcej czasu na dodatkowy tytuł. Kiedy kolejna transmisja na żywo? Kurany. Pyta Kojima. Co? Hideo Kojima pyta, kiedy kolejna transmisja na żywo? Ten troll. Wszystko zależy od tego, zapytaj, kiedy będzie okazja, a kiedy będzie można się zapytać was o jakieś rzeczy niekoniecznie związane z Vitą. Mieliśmy zrobić dzisiaj podcast na żywo, tak, ale no, sami widzicie, że przeciągnęło się w nieskończoność. Zaplanujemy coś być może. Ja w każdym razie na pewno będę mieliśmy jeszcze... Mieliśmy nagrać kolejny segment Q&A, bo generalnie mieliśmy to zrobić... Dostaliśmy przecież wtedy setki pytań właściwie. Dostaliśmy coś koło 300 pytań. Przepraszam, że ja tak lamię, ale trudno jest się skupić na precyzyjnych skokach. Czy Rayman ma nogi? Ma stopę? I tu ma stopy, wystarczy do ale nie ma nóg. Tak samo jak nie ma ramion, ma dłonie. I to trzeba zobaczyć w ruchu. Ta gra jest tak śliczna, że po prostu no... Trudno to opisać słowami. Tak więc już północ faktycznie, więc... Tak jak mówiłem godzinę temu, pewnie zaraz będziemy się zbierać. Więc tak, być może nakręcimy coś jeszcze na żywo, to wszystko zależy od naszego wolnego czasu. Postaram się coś zorganizować, zobaczymy czy z Gremem uda nam się. I to nie chodzi nawet o przebywanie w jednym miejscu, być może nawet coś w rodzaju wideokonferencji dałoby nam się zorganizować. Nie mogę wam nic obiecać, niestety, z uwagi na napięty terminarz nas obu. Tak wygląda Rayman, musicie wybaczyć. Ja muszę tu dojeżdżać generalnie na te wszystkie. Tak, Krem mieszka dość daleko, więc wiąże się to z kosztami i podróżą i w ogóle jestem mu bardzo wdzięczny, że tu się ze mną dzisiaj pojawił. Obiecałeś te stripteaserki. Obiecałem stripteaserki i zaraz się będę rozbierał. A na w Raymanie jest multi, w wersji na Vita nie ma multi niestety. Ralf czeka na test Onzy. Wiem. Kiedy jesteście na forum, mniej więcej? Onze generalnie dostanę ten trzeci egzemplarz, o którym wspomniałem w okolicy 16, zdaje się, ponieważ jest to ta edycja Mass Effectowa, bo jak odesłałem na reklamację drugi egzemplarz, to okazało się, że nie mają w sklepie na stanie i niestety zostałem bez Onzy. Tekst jest generalnie w dużej większości napisany, ale nie mam jak nakręcić materiału wideo do tej recenzji. Wow. Kiedy jesteśmy na forum? Mniej więcej. Całą dobę? Ja bywam praktycznie cały dzień. Nie zawsze mam czas odpowiadać, ale staram się moderować i odpowiadać na faktycznie ważne pytania. Ja najczęściej przesiedzę na szaucie. Tak, na szautboxie na naszej stronie najłatwiej nas dostać. Tam.
A czy zrobimy live streama z unboxingu Mass Effect 3? Szczerze wątpię. Nie, bo to będę robił ja tak, u siebie. Tak, to będzie robił Greg u siebie w domu. Najbliższy unboxing będzie z Last Story na Wii. Tak. Ze wszystkich rzeczy. Jeszcze w tym tygodniu? Powinien być... Teoretycznie paczka może przyjść już jutro. Jutro albo pojutrze. No, ale będę go robił późno w nocy po pracy i będę go ciął sam, więc może wystąpić dużo nieprzewidzianych rzeczy. Czy testowaliśmy funkcję Remote Play na Wicie? Jeszcze nie. Na PSP tak. I ta wersja witowa niczym się nie różni od wersji PSP. Jakie gry kupiliśmy jeszcze na Wite? Już o tym rozmawialiśmy. Jest Dungeon Hunter, jest Rayman, jest Wipeout, jest Uncharted, jest Leodivians, FIFA i Mod Nation Racers, plus jeszcze kilka ściągniętych gier. Czy są zapowiedziane jakieś strategie na Vita? Ostatnio wyszedł Minis, który był klonem Advance Wars. No nie kojarzę, ale generalnie strategie na przenośnych konsolach... Coś tam Commander na PSP, który był całkiem fajnym klonem Advance Wars. Mhm. Aha, Rayman na Vita, czy to samo co na duże konsole? Tak. To dokładnie ta sama gra, tylko na Vita wygląda jeszcze wspanialej. Jest naprawdę rewelacja. Do sterowania trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, ale to jak ze wszystkimi... Krużewniki, Żelechów i Łomnica. Pozdrawiamy. Oczywiście. Jeden z najbardziej zajebistych miast w Polsce. Kiedy będzie wódka? Wódka będzie jak skończymy. Jak skończymy. I ja to... nie padnę nieprzytomny do wyrka. Bo to nie wypada. Top 3 gier na Vita, o rany. To wszystko zależy od indywidualnych preferencji tak naprawdę, ale dla mnie paradoksalnie to będzie Stardust, Lumines i Rayman. Właściwie. Wiem, że spodziewaliście się usłyszeć, że Uncharted. Dla mnie prawdopodobnie jeszcze nic, bo jeszcze nic nie miałem okazji zagrać. Czas reakcji dotykowego ekranu bardzo dobry. Bez problemu, właściwie. Czasami ma problem przy wybudzaniu, w sensie takim, że potrafi ospale jakoś zareagować, ale tak poza tym to... Pokażcie Stardust. Możesz pokazać Stardust? Pewnie, że mogę pokazać Stardust. Bleh. Zaczynam mi ten... Pietro Pawłowski-Karczacki! Stardust jest dostępny tylko na PSN. Nie byłem w Słupsku nigdy, ale pozdrawiam. Śmieszne jest to, że generalnie był dostępny, był w sklepach, w ofertach sklepowych Stardust był dostępny w wersji pudełkowej za absurdalną cenę praktycznie 40 funtów. Raptem na kilka dni przed premierą Vity została ta oferta wycofana. Mhm. I kosztuje, nie wiem, 6,50 zdaje się na PSN-ie i można wykorzystać na niego zniżkę 5-funtową ze Starter Packa, o czym zapomniałem. Jak wrażenia z NIR, to jest tylko i wyłącznie ciekawostka. Tak, nie, generalnie wydaje mi się, odnoszę wrażenie, że interfejs jest tak jakby troszeczkę mało intuicyjny i dość nieczytelny. Do tej pory nie bardzo wiem, co oznaczają niektóre z terminów, które są tam zawarte. Ja też do końca nie rozkminiam tego interfejsu. Rozumiem podstawowe założenie, ale nie widzę ani głębi, ani nie do końca rozumiem, jak to działa na dobrą sprawę. No to paki z nas są po prostu, tyle. Ile kosztuje Stardust na PSN? 6,49. I koło 9 euro, czyli coś koło 30-40 zł. Jest tani i jest zajebisty. To jest wszystko, co musicie wiedzieć. Stardust to zawsze warto kupić. Poza tym, tak jak wspomniałem, ten kupon zniżkowy, tylko są chyba z nimi jakieś problemy. Ten kupon zniżkowy ze Starter Packa, tego ze słuchawkami, umożliwia kupienie go CTSG, skąd nie kojarzę tą ksywę? To jest ten koleś, co Minecrafta robił, on ma strasznie dużo subskrybentów. Panie CTSG, poleć nas pan też. Fajnie by było. A, czy wiadomo coś o Need for Speedzie na Vita? Wiadomo o paskudnym Racerze, o bardzo fajnym Wipeaucie. Ten asfalt coś tam też asfalt, jest tragiczny. Asfalt, który nie jest zbyt fajny. Czy PSV ma funkcję kanałów RSS? To jest świetne pytanie i ja to sprawdzę. Escape Plan, króciutki, ale bardzo fajny z tego co słyszałem, sam nie miałem jeszcze okazji. Mamy tylko i wyłącznie dotykiem, więc troszeczkę upierdliwy, ale zdążyłem przejść dosłownie pierwsze dwie plansze. Wspomnę o czymś bardzo ważnym. Wygląda uroczo. Mi coś przypomniało się teraz. Zagram na casualu, żeby wiesz, przepraszam, bo zapomniałem, straciłem wątek teraz w tym momencie. Escape Plan. Przy preorderze PlayStation Vita otrzymywało się kupon na preorder i 5 funtów zniżki, czy 25 zł na dowolną grę. Rzecz w tym, że większość z tych kodów nie działa, więc jeżeli próbowaliście wpisać kod i okazało się, że kod zniżkowy nie jest przyjęty, albo że redeemuje wam się zupełnie inna gra,
To, co Sony widzieliście przed chwilą, to było przypadkowe dotknięcie tylnego panelu. Zapomniałem o tym kompletnie. Sony w ogóle wycofało wszystkie kody preorderowe, które nie zostały jeszcze wydane, ponieważ z jakiegoś chorego powodu nie działają tak, jak powinny. Więc jeżeli na razie nie działa wasz kod, nie przejmujcie się. Lada dzień powinny być z powrotem i faktycznie działać na prawidłowe gry. Tak więc nie znaczy to, że kod jest nieprawidłowy. Sony po prostu wyłączyła wszystkie kody, dopóki nie naprawią tego problemu. Rozumiem, że dzisiaj dzień wolny od pracy z powodu Wity. To ja wam wyjaśnię, że ja pracuję w domu, więc... A ja jutro o 14 muszę zacząć normalnie. A grę pracuję normalnie. Ale faktycznie wziąłeś sobie dzisiaj urlop, nie? Tak, dzisiaj wziąłem urlop po to, żeby móc przyjechać i pokazać wam to, co oglądacie w tej chwili. To, co gra Grem, to Super Stardust Delta. W trybie Delta, który daje właśnie te dodatkowe możliwości, bo mogę na przykład dotknąć sobie ekranu, który... Czy mogę pokręcić gałkami na maszynie arcade? A sięgnę tylko do jednej, ale niech będzie. Pokulam go trochę. Kto jest operatorem? Ruszany. Kto jest operatorem Wity w UK? A nie mam zielonego pojęcia. Wita, UK. Ale właściwie 3G mnie w ogóle nie interesowało, więc nie interesowałem się. 3G. Świetne pytanie. I... Nie Virgin? Vodafone. W Wielkiej Brytanii ekskluzywnie tylko i wyłącznie Vodafone. Czy będzie w przyszłości możliwość czytania komiksów tak jak na PSP? Nie, Sony kompletnie pozbyło się tej funkcji. Sklep z komiksami został zamknięty. Przykra wiadomość, ale niestety... Panowie mówią, że T-Mobile. A nie Vodafone, więc nie wiem teraz komu wierzyć. Google'owi? Założę, że kilku użytkowników, którzy powiedzieli to jednocześnie, się nie myli. Być może jest to jednak T-Mobile. My nie mamy w modelu 3G, więc niestety nie żyjemy. Szkoda było dopłacać za funkcjonalność, której A nie będę używał. A czy jest Simlock? Simlocka raczej nie ma. Nie sądzę właściwie. Szczerze wątpię, ponieważ nie ma abonamentu. Ile wyszło wam zapłacić za Vita i Starter Pack łącznie? Ja za ban... Kosztowałoby to około 250 funtów. Starter Pack kosztował mnie 2 dychy. Sam bundle, konsola, karta 4-gigowa i 3 gry kosztował mnie 269? Jakoś tak. Tardax ma pytanie. Czekamy na pytanie. Uwielbiam tę grę. Czy zaopatrzyliście się w memorkę? Oczywiście, jest ona niezbędna do odpalenia dużej części gier. W ogóle do odpalenia, nie tylko zapisu stanu gry, ale Uncharted nie ruszy, dopóki w slocie nie będzie wsadzona karta pamięci. W ogóle. Czy guziki na Wicie są zbyt małe? Ja tego nie odczuwam. Ja też nie. Jestem zdziwiony, bo myślałem, że będę miał problemy, ale zarówno 3DS, jak i Vita, jeśli chodzi o wielkość guzików, nie stwarza problemów. Czy Vita ma wbudowany alkomat? Nie, ale ma wbudowany akcelerometr. Czy opłaca się teraz kupić PlayStation Portable Fat? To zależy od ceny. Jeśli jest niezwykle tanie, to jak najbardziej, bo jest to konsola do gier. I zarówno 10 lat temu można było na niej grać w gry i można w niej grać generalnie... Lepiej Slim, oczywiście, że lepiej Slim, ale to wszystko zależy od ceny i od tego, czy faktycznie opłaca się. Sugerowałbym, jeżeli macie wybór, sugerowałbym wybór modelu 2000, który ma lepszy wyświetlacz. Bo te scaleliny na wyświetlaczu z 3000 potrafią niesamowicie drażnić. Chyba, że ktoś nie widzi takich rzeczy, to wtedy... Czy można mieć odpalone dwie gry na raz? Gry nie. Programy można mieć nawet 6, co już wypróbowaliśmy, ale gier... Właściwie to mogę sprawdzić, czy Stardust na to pozwoli, bo ona jest stosunkowo lekka. Przy uruchomieniu jednej gry poprosi nas o zamknięcie następnej, ale możemy wyskoczyć z gry i na przykład uruchomić przeglądarkę. Albo zsynchronizować trofki, albo sprawdzić, co znajomi porabiają, albo cokolwiek. Więc multitasking to fajnie. Czy można liczyć na gry pokroju Viva Piñata, a może już coś jest... dla kobiety, chociażby na PSN. No, są ci mali rozrabiacy, którzy są średni. Ale co tak naprawdę oznacza gra dla kobiety? Ja znam kobiety, które najbardziej jarają się na przykład Assassinem i... Guziki zdają się być spoko, ale osobiście mam wrażenie, że analogi są zbyt blisko D-padów.
No jest to konsola przenośna, trzeba się liczyć. Trzeba na jakieś kompromisy iść niestety. Czy analogi są większe niż na PSP? Główna różnica jest taka, że tutaj faktycznie są analogi. Są większe na wysokości. Jeśli chodzi o gabaryt, to właściwie chyba bym powiedział, że porównywalne, ale nie pamiętam, kiedy ostatnio trzymałem. Jaką wagę w roku ma grę? Niedużą, ale wystarczającą, żebym bez okularów widział za mało. Czy PlayStation Vita ma potencjał? Jak najbardziej. Dlaczego nie pokazuje trofeów z Vity na PlayStation 3? Prawdopodobnie trzeba poczekać na aktualizację Playa, gdzie dodadzą taką funkcję. Czy Vita będzie miała jakieś funkcje przydatne typu otwieracz do piw, alkomat, czy tylko jakieś pierdoły typu gry? Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ja tam lubię takie pierdoły. Czy konsole trzyma się wygodnie w grach, kiedy opcjonalnie można korzystać z panelu dotykowego, ale staramy się jednak go nie dotykać? Tak jak robię w tej chwili i generalnie tak. Jest dużo wygodniej, szczerze mówiąc, moim zdaniem, grając nie dotykając tylnego panelu, niż zbliżając ręce w kierunku środka konsoli. Ale to jest moje osobiste przeżycie. To jest coś, do czego trzeba przywyknąć po prostu. Nie ukrywam, gdybym nie starał się trzymać konsoli w kadrze kamery, trzymałbym ją w nieco inny sposób, ale nawet w tej chwili nie ma. Nie czuję jakiegoś specjalnego dyskomfortu. Czy Vita to odpowiedni prezent dla kobiety? O, wow. Neko krzyczy, że tak. Czy Vita zrobi herbatę? Nie. Czekaj, ja się mieszczę w kadrze, dalej mieszczę się. Który tytuł następny w kolejce? Coś jeszcze wam zostało do ogrania? Escape Plan? Escape Plan nam przede wszystkim. Są jeszcze domówki, ale generalnie... Niby jest przenośny, ale do kieszeni się raczej nie zmieści. Nie. No, niestety. Ale ja PSP też nigdy nie nosiłem w kieszeni. No, zawsze miałem futerał. W kieszeni jest trochę niebezpieczny. Miałem futerał i zawsze nosiłem go ze sobą w plecaku. Tak, po prostu zawsze zabierałem ze sobą plecak. Podobnie jak aparat fotograficzny. To co? Co teraz chcecie zobaczyć? Shaun of the Gamer. To jeszcze Escape Plane trademark. Tak. Więc Escape Plane. Czy amatorzy poradzą sobie z Vitą? Jasne, jest prosta w obsłudze, ma duże, okrągłe przyciski, jeszcze dotykowy ekran powoduje, nie chcę nikogo obrazić, ale konsole w założeniu są idiotoodporne, więc no... Czy długo jeszcze zamierzacie prowadzić transmisję? Ja mam nadzieję, że nie. Ale mówię to już od półtorej godziny. No, sukcesywnie zmniejsza nam się ilość ludzi na Wstałem już setka. Czy Grem nadal gra w Skyrim, czy już ją przeszedł? Grem dalej gra w Skyrim. Grem już troszeczkę znudził się Skyrim. Grem niestety nie dał rady skończyć Skyrim i prawdopodobnie nie da rady skończyć Skyrim przed premierą Mass Effecta. No, ale... Ale w dalszym ciągu uważam, że to jedna z lepszych tytułów zeszłego roku. Mam w tej chwili jakieś 260 godzin na liczniku. Kupić czy nie kupić? Jak się zastanawiasz, ja bym nie kupował mimo wszystko. Jest za wcześnie, żeby cieszyć się zakupem, jeżeli nie jest się pewnym, że się go naprawdę chce. Gdyby była naprawdę morze gier do zakupu, wtedy być może... Rzuć jakimś padem albo PSP, ktoś chciał porównanie wielkości zobaczyć. Z padem? No. O Jezusie Maryjo! O, już trzaskam wszystkim. Czym się tylko da. Chciałem się poprosić jakiegoś pada. Tu masz pada z Playa. Trochę się zakurzył. Trochę. Teraz się wypieprzę i wszystko porozmawiam. Jeszcze zapiszczałem jak baba na wykładkę. Chcesz PSP też? Tak wygląda porównanie gabarytów. PSP zwykłe. A tak wygląda PSP model 2 czy 3000? Model 2000, czyli ten odchudzony. Jest troszkę mniejszy. Niedużo, szczerze mówiąc. Myślę, że wyolbrzymiano trochę. Myślę, że wyolbrzymiano trochę różnicę w wielkości, mówiąc, że jest dużo, dużo, dużo większy. Jest faktycznie większy, ale nie jest gigantycznie większy. Jeśli chodzi o komfort użytkowania, to powiedziałbym, że jest porównywalny z pierwszym PSP. Nie. Waga jest ta sama, gabaryty są podobne. Czy kupicie mi Vitę? Nie! Czy posiadamy Reality Fighters? Też nie, niestety. Było demo? Nie było chyba demo. Nie. Jest jeszcze masa dem, których nawet nie odpaliłem. Okej, to ja zgarnę z powrotem PSP i pada. Rzucę to tu na dobrą sprawę. Więc, szanowni państwo, 15 minut max i będziemy się zbierać, więc chcielibyśmy jeszcze jakieś pokazać? Pytania. Escape Plan? Rzucę Escape Plan. Nie mam pojęcia, jak się w to gra właściwie jeszcze. Trzeba smyrać ekranu, a właściwie oba ekrany. Show us a game, no więc pokażemy wam gierkę. Ostatnio będziemy grać w grę.
Ale nie Tomb Raider. Co to jest w ogóle? Tak więc... kończymy tę imprezę. Czy ruszą z kieszeni, analogi się nie spieprzą? Jest szansa, że się spieprzą, bo są wypukłe, wystają bardzo. Akurat ten skórzany futerał, który wam pokazałem, jest skonstruowany w taki sposób, że klapka, która przykrywa ekran, nie dotyka analogów, ale skarpeta, jak to skarpeta, ta neoprenowa, sprawia, że analogi są dociskane przez nią. Ja będę zmuszony do tego, żeby kupić sobie jakiś twardy futerał osobno. Jest mi trochę przykro z tego powodu, no ale mówi się trudno. Ile kosztuje karta 8 giga na PlayStation Portable? Ktoś pisał, że jakieś 150 zł na PSP. Prawdopodobnie kupiłbyś za 50-60 zł. Nawet mniej, prawdopodobnie. Dam wam nową grę. Czy nosząc w kieszeni nogi się z pieprzą, to już było. Ile trzeba grać, aby wyglądać tak jak wy? Co to znaczy właściwie? 20 parę lat minimum. Nie, no ja zacząłem też wcześniej, w tej chwili mam 28, trudno powiedzieć. Ale nie polecam. Za ile mogę sprzedać PSP 3000 i 7 gier? Niech no pomyślę. Ktoś nas tu w jakieś homoerotyczne te rzeczy... 700 zł? 500 zł? To zależy od stanu i od gier na dobrą sprawę. Ale myślę, że 5 stówek można by jeszcze wyciągnąć. Zależy od stanu, przede wszystkim. Jeśli, czy ma jakieś megapiksele? A koniec panowie, musicie zrobić coś specjalnego. Jaką grę polecacie na początek? Stardust. Kong. I tak wszyscy kupią Uncharted. Uncharted albo Raymana. Raymana nie możemy... Rayman jest chyba najsolidniejszą ze wszystkich gier startowych i... Poza tym można ściągnąć sobie na dużej konsoli demo, ograć, sprawdzić, bo to jest dokładnie ta sama gra, więc jeżeli komuś spodoba się na Xboxie albo Playce, to... Czy wolę pada do Playa, czy sterowanie w Wicie? Chyba raczej mimo wszystko Playa, z uwagi na to, że jest to faktyczny kontroler. Ja Fata z 4 gigami kupiłem za 250 zł. Kiedy to było? Bo ja bym tyle nie dał. Za Fata nie dałbym więcej dzisiaj niż 100 zł. Za kartę 4 giga nie więcej jak 30 zł. Czy Wipeout ma multi poza ad hocem? Tak, ma. Przede wszystkim można grać z PlayStation 3. I wymaga tego online pasa nieszczęsnego. I ma online pasa. Świat jest w grze. Czy to zachęca trochę do no-life'owania? Czemu? Więc grę prezentuje teraz. Okay. Postacią steruje się Escape przez smeranie. Postać jest kompletnie ślepa, głucha. Jeżeli każemy jej iść do przodu, wpadnie na ścianę i dopiero wtedy się zatrzyma. Przypuszczam, że to jest mechanika, na której opierają się wszystkie zagadki. Co można wybierać? Lokoroko czy Assassin's Creed? Brałbym Lokoroko bez pytania. Assassin's Creed jest bardzo słaby, tak. Pewnie, że Lokoroko. Co lepsze, Vita czy Pegasus? Robi się późno. Atari. To już nie bardzo późno. Więc jesteśmy oceniani w Escape Plan na podstawie tego, ile czasu zajęło nam przejście danej planszy oraz ilu gestów użyliśmy. Dwie części Mass Effecta czy LA Noir? A Mass Effect. Dwie części tak. Mass Effecta. Okej, okay. W te plansze jeszcze nie grałem, nie mam zielonego pojęcia. Jak wrażenia pode mnie Mass Effect 3? Właściwie to myślałem, że to będzie topik na ten podcast, który mieliśmy nagrywać potem. No to zostawimy to pytanie w takim razie na przyszłość. Ja bardzo oczekuję Mass Effect 3. Bardzo oczekuję, ale generalnie ograwszy demo jestem troszkę rozczarowany. Znaczy właściwie to jestem mocno rozczarowany, ale i tak kupię, i tak zagram, i tak będę się pewnie dobrze bawił, ale nie tak dobrze jak powinienem, grając w ulubionego RPGa tej generacji. Czy nie martwią nas spadki FPS w Mass Effect? Są tragiczne. W Mass Effectie były widziałem analizę tego i w przypadku PS3 są jeszcze gorsze generalnie niż na Xboxie. Nie pamiętam, kto robił, czy Eurogamer, czy... Ale generalnie jeśli chodzi o wydajność na konsoli, no to już naprawdę zbliżamy się do granic. Aha, Leroy prosi o brak spoilerów z Mass Effect. To Leroy będzie musiał nie oglądać w takim razie tej części poświęconej Mass Effect.
Czy stworzenie konta w PSN jest płatne? Nie, konta na PlayStation Network są całkowicie darmowe. Dobra. Czy nowe menu w Wicie to dobre posunięcie ze strony Sony, czy mogli zostać przy XMB? O tym już rozmawialiśmy. Tak. O tym faktycznie rozmawialiśmy. Po prostu XMB nie sprawdziłoby się wcale na Wicie z uwagi na ilość ikonek. Za dużo przewijania po prostu. Nie jest, XMB nie jest przyjazne urządzeniem dotykowym po prostu. Nie wiem, czy ktoś z Was próbował kiedyś używać Move'a do sterowania XMB na PS3. Za dużo machania. Stanowczo za dużo machania. Czy opłaca się inwestować w PSP teraz? Czy go sprzedać i jest kupić? To jest masa fajnych gier. Ej, zatrzymaj się! To jest bardzo ważna informacja, że na starych konsolach jest dużo więcej gier do ogrania niż jest to teraz. Jeżeli nie ograłeś nigdy tych wszystkich gier... O, chyba zginiesz. Ups! Nie, bo zastanawiam się, jak obniżyć ten chwytak. Może ty to masz zrobić. Nie wiem, bo tu jest jakaś wajcha, a nie wiem, bo to może być równie dobrze coś, co wymaga użycia tego tylnego ekranu. Kiedy kolejny livestream? A to wszystko zależy od naszego wolnego czasu. Na pewno to ogłosimy, że... Więc jeżeli zaglądacie na naszą stronę bądź Facebooka, to nie przegapicie takiego... Fajne forum mamy. Mamy bardzo fajne forum. Brakuje nam trochę użytkowników. I jakby nas było więcej, to by było weselej. Trochę ci się rozmazuje znowu. Jestem chyba za blisko. Spróbuję troszkę to jeszcze oddalić. Czy sprawdziliśmy już może imprezę, czy ten czat ze znajomymi? Ja chciałem to sprawdzić, ale nie miałem z kim, Grema nie było w zasięgu. Może zrobimy to teraz, tak w ogóle. Czekaj, bo generalnie... Jak jest skończonością grania? Czy da się grać na Wicie, będąc w stanie upojenia wody ognistej? To zależy, jak cię, jak jeszcze dobrą masz głowę. Wczoraj wypiłem kieliszek wina. Ty skocz proszę z Escape Plany, spróbujemy zrobić party. No dobra. Jak widzicie, gra jest dziwna. Wygląda interesująco, natomiast jeśli chodzi o mechanikę, jest o tyle dziwna, że nie zajrzałem w instrukcję. Prawdopodobnie powinienem to zrobić, żebym wiedział, jakich opcji mogę użyć do sterowania. Nie, jaki archonik jest online? No właśnie, wstawmy do party. Cześć, zobaczymy. Sprawdzimy multitasking. Czy na ten rok są zapowiedziane super hity? To zależy... Na co? Na Vita? Na Vita, no wiemy na razie o Resistance, o Mortal Kombat. Monster Hunter ma wyjść w Japonii, to Monster na pewno Hunter, będzie hit, ale to właściwie... Wiemy... To w zasadzie chyba... To. No ja bym Bioshocka obejrzał, ale to nie zostało zapowiedziane w żaden sposób konkretny, zwłaszcza jeśli chodzi o termin. To ja stworzę teraz imprezę i zaproszę Shangrena. Do czego to służy w ogóle? Jest jak na Xboxie, mam nadzieję. Musisz poczekać chyba tutaj, żeby cię zaprosić. Zostałeś zaproszony. Czekam. You wanna join my party? Czy to prawda, że teraz deweloperzy źle kodują gry? Kilka lat temu takich problemów nie było. Teraz gry są po prostu dużo bardziej skomplikowane niż dawno. Dawniej. Chociaż nie bez znaczenia prawdopodobnie jest fakt, że gry wychodzą częściej, więc są szybciej kończone. Ninja Gaiden. A faktycznie, Twittera też mamy, chociaż Twittera, o Twitterze rzadko mówię. Dobra mi się, chłopie, bo cię już dawno zaprosiłem. Twittera również mamy, ale rzadko go w Polsce reklamuję, bo mało Polaków odwiedza Twittera. No popatrz, ja słyszę cię. A faktycznie. Tak, party działa i nie potrzeba nawet zewnętrznego mikrofonu, możemy korzystać z tego w Wicie. Więc słyszymy się nawzajem. Można wyciszyć mikrofon? Ja się podgłoszę. Halo, halo! Może jak engage'em teraz. Tak, oto. Czyli muszę przestawić naszą scenę z powrotem. Możemy, tak? Jak... Halo? Halo? Która kamera mnie bierze? Więc tak, faktycznie party działa. Wyskakuje z party. Dalej mnie słyszysz? Tak, dalej cię słyszę. Więc w multitaskingu też działa. A czekaj, ja wrócę w tej chwili do... Ja też skoczę do gry. I faktycznie działa. To jest genialna funkcja. Party działa mimo tego, że jesteśmy w grach. Dobra, i dalej nie wiem co mam zrobić. Party działa oczywiście po Wi-Fi. Tak, działa przez internet. Potrzebuje połączenia z internetem. Najprawdopodobniej nie będzie działać przez 3G. Ej, polska wersja, Frobisher Sims. Zdążę? Nie zdążę. Dobra, wyłączę party, dałem radę, czyli to wajcha to była ściema. Jak przytrzymasz guziola, to jest jeszcze opcja wyłączenia mikrofonu. O. Bez wyłączania gry.
Więc to też ciekawe. I zaskakująco działa. Ja też jestem zaskoczony właściwie. Nie spodziewałem się, że będzie działało. No teraz może na PS3 by wprowadzili taką funkcję. Dużo ludzi... Brakuje ramu. Nie ma bata, żeby to zrobili na istniejącym systemie. Okej, tylko jak teraz mam wyskoczyć z tej imprezy? Leave, okej. Nie, party nie działa jako push to talk. Party po prostu przesyła wszystko, co mówimy. Można wyciszyć mikrofon. A, kolejne requesty. Kolejni przyjaciele. Grem nie dostał żadnego, jestem smutny, ale on ma trudniejszego nika. A propos Engage'a, no, czekaj, no, podczas prezentacji Wiki przypomniał mi się gry na kartach NMC. Ja też mam Engage'a. Mam nawet kolekcję gier zapakowanych, jeszcze nie rozpakowanych. Pokażę wam, bo się lubię chwalić. Nie będę wyciągał ich wszystkich, ale oprócz samego Engage'a. Co na moim fejsiku słychać? Mamy kolekcję jeszcze oryginalnie zafoliowanych gier na Engage'a. To była ta okazja, którą tak tanio udało się dorwać. Miałem spore szczęście, udało mi się dorwać praktycznie dużą część całej biblioteki praktycznie za bezcen. Mam ich dużo więcej, nie będę ich teraz wyciągał, bo to nie ma sensu. I... Ojejku, a skąd aż dwa zaproszenia? Co, dwa zaproszenia? Na fejsie. Ja. Więc tak jest. Może korzystając z tej okazji wyjaśnimy sprawę, jak to wygląda z nami i Facebookiem i zaproszeniami. Facebookiem? To jedziesz. Bo obaj chyba mamy podobne stanowisko w tej materii. Tak, ale nie zatwierdzamy do znajomych. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysyłacie nam zaproszenia, natomiast nie zbieram, nie kolekcjonuję znajomych i staram się względnie kontrolować przepływ informacji prywatnych na temat mojej osoby. Bardzo zachęcam do tego, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć coś więcej na tego, co u mnie, rzeczy takie, które udostępniam publicznie, oznaczam jako takie na Facebooku i możecie po prostu sobie subskrybować takie statusy. Ktoś pyta o zawartość naszej Gamer Roomów, ja wyślę wam link, tak, bo całkiem niedawno zrobiliśmy wideo. Się już zdążył zdeaktualizować, ale mimo wszystko w dalszym ciągu. Tak, troszkę od tego czasu minęło, ale w dużej mierze wciąż... Więc reasumując, bardzo serdecznie wam dziękuję, nie obrażajcie się, ale nie akceptuję zaproszeń od osób, których faktycznie nie znam. Poza oczywiście pewnymi wyjątkowymi sytuacjami, ale tak jak mówię, alternatywą jest subskrypcja statusów. Archon ma 3 razy tyle stalkerów, ja mam w tej chwili chyba ze 33 osoby, które śledzą moje publiczne wpisy. Zajrzyjmy w ten face. Czy mamy kanał RSS? Oczywiście, że mamy. Pewnie, że mamy. Już wam daję linka do tego kanału. Tak, może nie będę upubliczniał informacji swoich znajomych, zerknę tylko co tam słychać. Więc ja wkleję, to jest link, to co wkleję, to jest link do naszego wideo z naszych pokoi. Przybyło mi trochę gier od tego czasu. Czy Engage QD jest lepszy i ładniejszy? Na ten temat porozmawiam już niedługo, bo planuję właśnie kolejny Time Warp z Engage'a. O, touch my ring. Gross. To jest link do naszego filmiku o pokojach, teraz jeszcze do kanału RSS, o który ktoś prosił. Więc Facebook, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na Wicie działa zaskakująco dobrze. Mhm. Zbanowałeś tę kamerę? Co ja zrobiłem? To nie ja, musiał być eksterminatorem. Albo Keller nas trollował, no to dostał bana. Nie pamiętam, jakiego mamy linka do naszego tego. W każdym razie, jak skoczycie na stronę główną naszej strony, znajdziecie tam link do kanału. Tak się tłumaczy, Exterminator. W ogóle generalnie dzięki serdeczne za to, że moderowałeś tam ten czat. Bez ciebie byśmy tutaj polegli. I to, niestety. I to srodze i sromotnie. Dziękujemy, że się zgłosiłeś. Wielkie dzięki. Czy i jak ekran dotykowy oraz tylni panel mogą posłużyć w grach erotycznych? Nie chcę wiedzieć. Ja nie gram w takie rzeczy. Real jest zdecydowanie zabawniejszy, symulacje pozostawię tym, którzy nie mają wyboru. Czy Nier działa na wersji tylko w
Wi-Fi. Nie. A nie! W dodatku lepiej działa w wersji 3G, gdzie jest dodatkowo GPS i dane sieciowe, komórkowe, które precyzują położenie człowieka w przestrzeni. Prawdopodobnie właśnie ze względu na gówniany net u mnie w domu miałem problem z tym, żeby uruchomić tam... Czy na Wicie działa RedTube? Nie działa nic, co nic ma związek flashy. Z Flashem. Nic kompletnie. Przykro nam. Czy chciałem sprzedać Engage'a? Na pewno nie. Więc to nawet nie podlega dyskusji. Co to jest LOL? Gracie w League of Legends, jak nie macie Elo? Ratio czy coś tam? Nie, ja nie gram w LoL'a i kompletnie się na tym nie znam. Ja gram na zachodnim serwerze europejskim. Zapraszam do zapraszania mnie. Jak kiedyś wpadnę, to być może dodam do znajomych. Ale rzadko grywam, więc nie mogę obiecać. Czekam na konkurencję w postaci podcastu. Zobaczymy, co wyjdzie z tym podcastem. Zbieramy się już dobre pół roku. Mieliśmy zrobić drugi epizod Q&A. Kolejny w kolejce zakup na Vita. Ja mam w planach Mortal Kombat. Jeżeli coś pojawi się po drodze, to na pewno też kupię. Ja Mortal to nawet i mnie korci, pomimo tego, że nie jestem jakimś strasznie oddanym fanem fighterów. Poza tym jestem straszną lamą w takie rzeczy. Bo... Macie Xperia Play? Nie. Dlaczego nie działa YouTube? Bo nikt nie napisał aplikacji, która by to obsłużyła. Być może strona główna YouTube'a działa, tego nie sprawdzałem. Sprawdzałem tylko, że YouTube na naszej nie doczytać stronie. Po prostu filmików. Odpalić stronę, odpali, ale wiesz. Okay. Będzie zainstaluj Flasha, jak klikniesz zainstaluj Flasha, to się okazuje, że na twoim... Kiedy gramy w LoL'a? Jak znajdę już sobie ekipę, która będzie za mnie prowadziła serwis. Czy Vita jest w stanie polewać po kierunkach? Mi nie polała, byłoby miło. Dobra, szanowni państwo, będziemy się zbierać. Chyba naprawdę późno. Powolutku czas kończyć. A pytania robią się coraz bardziej procentowe. Dziękujemy wam wszystkim za to, że byliście z nami tutaj dzisiaj. No strasznie fajnie właściwie. Ja byłem przerażony tym, że mieliśmy nagrywać cokolwiek na żywo. Do zobaczenia, Patryk Gaming. Jak bardzo nienawidzicie menedżera zawartości z PSV. Nie muszę go używać na razie jeszcze. Ja go używałem do tej pory raz. Jestem troszeczkę rozczarowany, że nie mogę po prostu przerzucać kontentu tak, jak mogłem to robić ze zwykłym PSP, dajmy na to. I trzeba to po prostu synchronizować. Wskazuje się foldery, które mają być synchronizowane między Vitą a PC-tem. Ale właściwie to będę robił to ekstremalnie rzadko. Przerzucałem screenshoty z Uncharted na komputer, żeby zobaczyć, jak one wyglądają. Nie wyglądają zbyt pochlebnie, ale to głównie ze względu na różnice w DPI, tudzież DPI, wyświetlacza Vity i monitora komputerowego. Monitoruję wasze pożegnania. Dziękuję wszystkim za miłe słowa. Do zobaczenia. Było super. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy. Mam nadzieję, że powtórzymy to trochę wcześniej, albo będziemy mniej zmęczeni. Ale generalnie... faktycznie padam z nóg teraz. Generalnie zrobilibyśmy to wcześniej, gdyby nie to, że jest kompletny środek tygodnia. Dokładnie. Zależało nam na tym, żeby zrobić to dzisiaj, w dniu premiery, tak żeby materiał był aktualny. Ale ponieważ jest środa i zależało nam na tym, żeby jak najwięcej osób mogło dotrzeć do tego materiału, no to niestety skończyło się godziną 21. Loczeks, pozdrawiamy. I w ogóle pozdrawiamy was wszystkich. Dziękujemy za kielonki i wszystkie super życzenia. A teraz, no cóż, będziemy się z wami żegnać. A ja się z wami będę widział niedługo, bo robię ten obiecany unboxing Last Story w wersji kolekcjonerskiej na Wii, a potem będzie Mass Effect. A potem będą gadżety od Razera brandowane Mass Effectem, a potem już nie pamiętam, co będzie, ale ja będzie. Ja się z wami zobaczę przy następnym Mortalu, prawdopodobnie najwcześniej. I cóż, dziękujemy za uwagę, zapraszamy na naszą stronę, naszego Facebooka, naszego Twittera, link do naszego serwisu znajdziecie w tym... Wszędzie. ...lewym górnym rogu, dla mnie jest on prawy. www.arneu, facebook.com/arneu, youtube.com/arneu, wszędzie nas znajdziecie, wystarczy tylko troszkę poszukać i pogrzebać. Tytuł tej strony nawet mówi, gdzie nas znaleźć. Tak jest, macie tak więc, znaki na 100% nas znajdziecie. Bawcie się dobrze. To jest Terminator jak zwykle. Do usłyszenia. Dał radę. Życzę wam dużo cycków, sobie też życzę dużo cycków. Byle cudzych, byle cudzych. Ja swoje niech zostaną takie, jakie są. Okej, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!